otwarty umysł, nie skupiamy się na jakimkolwiek przypadku, tylko faktycznie płyniemy z myślą. Bo to jednak skupianie się na konkretnej rzeczy nas zamyka. I nie podawajmy przykładów, bo to jest złe. Bo to jest złe i za to można być, nie powiem, zamkniętym. No za to można jednak zamknąć się w pewnych granicach. Ty, może się człowieku zamknij, bo jesteś zbyt podejrzany głosowo. Już, dobra, już ale nieraz o co ci chodzi, Marek, o co ci chodzi? Dobry wieczór, panie Elu, dobry wieczór, panie Marek. Jesteś już, kurwa, zbyt jaskrawy w tym świecie internetu, żeby ktoś ciebie nie namierzył. Wjeżdżamy mocno, łokieć, kolano. Nie wiem, Marek... Ja tu wchodzę, kurwa, już przestań tym, pierdolić, dobra, masz twój kanał, nie? To sobie rób twój kanał. Marku, rozmawiamy ze sobą drugi raz w życiu. Pierwszy raz rozmawialiśmy o... Mam nadzieję. Jesteś zbyt charakterystyczny głosowo, żeby ja się nie pomylił co do osoby. Przestań pierdolić i wmawiać ludziom, bo teraz ty sobie teraz bierzesz w tym momencie całą swoją publikę według swojego głosu, że będziesz im tam farmazonił, tak przedłużał swoje wypowiedzi w taki sposób, wydłużał zdania. Dobra, dajmy dojść do głosu odpowiednim osobom. Teraz przyszła Ela, tak? No to niech ona się Marek, ostro. Zamknij ryj, bo już ciebie namierzyłem. Jesteś hejterem. Marku, jestem ogromnym fanem Eli. Jesteś Elu? Ela już weszła do nas? Tak, jest. No jest tutaj. Marku, mam nadzieję, że zostaniesz pierdolony teraz z nienacka. Słuchajcie, Marek, ale to tylko ty jesteś hejterem. Dzień dobry. Marek hejter. Pierdalej. Chwileczkę. Witam, tutaj Ela Gawin. Włączyłam Markowi funkcję administratora, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tutaj na tym moim serwerze Markowi dokuczał, więc skoro mnie nie było, widzę, że tutaj mu dokuczacie. Dostał funkcję administratora, Możesz teraz, Marku, te osoby, jeżeli zapamiętałeś ich nazwy, to teraz je możesz zbanować. Polecam ci zbanować, nie dawać przerwy żadnej, tylko po prostu wyrzucić z serwera. Elu? Więc zacznę od tego, bo... Dobra, Elu, uważaj, nie daj dopuścić do głosu pewnych osób. Ja tylko chciałam powiedzieć... Uważaj na to, nie daj się zmanipulować. Zasada na naszym kanale jest taka, że owszem... Mamy tutaj jedyną osobą, ale chwileczkę, czy ty możesz, czy ja mogę się odezwać, czy mam się wyłączyć i przyjść za chwilę? To mów, kurwa, skoro chcesz. Bo myślę, że te 300 osób tutaj jest, żeby posłuchać ciebie czy mnie? Nie, bo ja swoje... Walka o atencję. A gówno mnie to interesuje. Marek, tak. Pani Elu, czy mogę zadać pytanie osobiste? W sensie, czy mogę się zwrócić do pani bezpośrednio? Dobrze, ale ja chciałam tylko skończyć po prostu tą informację, więc... Jasne, więc proszę kończyć. Funkcję administratora i jeżeli ktoś ciebie obraził, to teraz... Nie obraził, ja pilnuję ludzi. Zablokuj, po prostu... To jest trywialna sprawa, że ja coś mogę. Dalej, przejdź do następnego. Dobry wieczór, jestem. Ja chciałam zapytać jedną rzecz. A dlaczego ty po prostu nie blokujesz ludzi, tylko dajesz im wyciszenia? Zablokuj po prostu, wypierdol z serwera. To było wcześniej, w tygodniu tak robiłem. Jesteś w stanie wypierdol się tak jak kiedyś Elkę. Komukolwiek? Tu nie można się po prostu cackać, tylko się daje bany. Pani Elu, ja się jeszcze, z panią najbardziej zgadzam. I jeszcze jest taka kwestia, że Ja przepraszam bardzo, ale chciałam powiedzieć taką rzecz, że jedyną osobą, która może tutaj krytykować Marka na tym serwerze, jestem ja. Bo po prostu różne są sytuacje, czasami mam ochotę się wyżalić, coś tam powiedzieć, ale jeżeli to robią inne osoby, to niestety ja jestem ponad regulaminem, także... Dobra, jak komuś dokuczam, no to trudno, bo to jest mój serwer, prawda? Ale jeżeli ktoś wchodzi i dokucza Markowi, no to niestety musi opuścić naszą społeczność, dostaje bana.
I ludzie mu się to myli, no nie? Ludzie myślą, że ja go tam obgaduję, no to dobra, to ktoś sobie wejdzie i go wyśmiewał. Ale ja jestem ponad regulaminem, bo to jest mój serwer, no wybaczcie. Chciałam po prostu tylko tak, taką sprawę wyjaśnić na początku. I jak ktoś jest inteligentny, to rozumie, a jak ktoś nie jest inteligentny, no to nie rozumie. Tak. Jak cię usłyszałem, to od razu mi się uśmiech na twarzy zrobił, no, trochę miło się zrobiło, no fajnie. Marek, a nie pamiętam, wcześniej mówiłeś? Czy ja mogę? Panie Elu, czy ja mogę prosić? Tak, tak, już. Bo to, przepraszam, ale to trzeba po prostu pewne rzeczy przypominać cały czas, no nie? Jedyną osobą, która może ryzykować Marka na tym serwerze, jestem ja. Jeżeli to zrobi ktoś inny, wylatuje. Nikt tutaj nikogo nie obraża. Panie Elu, czy ja mogę poprosić o 30 sekund? Ela Gawin, kurwi strako. Tylko się czasami tam zniszczy na Marka, to sobie coś pisze, ale to nie upoważa nikogo, żeby ludzie dokuczyli. Ja tego nie będę akceptować. Dokładnie, to chrześcijański serwer. Pani Elu, czy ja mogę prosić o 30 sekund z Markiem i ja jak najbardziej zgadzam się z tym, co pani mówiła. Bo ty nie zgadzasz. No ale ja nie rozumiem. Nie wiem, że to sobie panu pisze, ja mi się już nie chce. Bo ja się połączyłam na serwer i chciałam coś powiedzieć, a ty mówisz cały czas, pani Elu, pani Elu, pani Elu, pani Elu, pani Elu, pani Elu, pani Elu. To ja nagle się mogę tutaj odezwać, czy nie? No, to nie musimy nie, pani Elu, bo u mnie przerywało i ja nie byłem pewien, czy pani już skończyła myśl. Tak, ale jak weszłam, to słyszałam, że ty mówiłeś, no to może możesz oddać głos, nie? Po prostu pani weszła, kiedy my nie, z Marmi... Wydaje, że ty rozumiałeś swoje 5 minut, nie? Oczywiście. Ela. Mam wrażenie, to są że ty osoby, których ty powinnaś unikać. Teraz są na serwerze, teraz aktualnie i próbują się wypowiadać. Uważaj, bo ty się znasz na głosach wśród ludzi. Uważaj, Elu, i nie daj sobie dopuścić do głosu z takich osób. Chciałem tylko powiedzieć, że pani Ela weszła w trakcie, kiedy rozmawiałem z Markiem i dlatego wydawało jej się, że jej przerwałem. A jej no tak, nie przerwałem. No tak, że wszystko, co już chciałeś powiedzieć, to już chyba powiedziałeś, nie? Nie, chciałem przeprosić Marka, że nie jestem tą osobą, za którą mnie uważa. Słuchajcie, uważa mnie za do moich fanów, kto jest, kim jest ta osoba, która mówi, bo ja go chciałam po prostu zbanować, no, przepraszam. Madame Mao. Uprzejmie proszę zamknąć ryja, jeśli jesteś trochę zbyt otwartą osobą, żeby prowadzić tę konwersację między nami. Chciałam zapytać moich fanów, jak się nazywa ten użytkownik, bo chciałam go zbanować. Uszatek. Kitk. Madame Mao. Madame Mao. Madame Mao. Kota! Będziemy mało. Nie ma lepszych wśród nas, żeby mogli się wypowiadać w taki sposób, aby kontrolować konwersację, czyli wypowiedź, no właśnie dialog, dyskusję, chociażby coś takiego. Nie mam mieć ponad nami, ponad mną, ponad Elą, nie? I jeśli ktoś taki się znajdzie, to z momentu ma wypierdalać, bo nie będzie nikt nas kontrolował. Jak się nazywa ten użytkownik? Chciałam go wyciszyć. Elu, go napisałam ci na pif. Mam zrobić. Madame Mao. Madame Mao. Korzystam nie, nie daj sobie Ela w kasę wejść. Nikt nie będzie nas kontrolował. I ale nie ma. Nie ma Madame Mao. Uciek. Uciekł, po prostu nie dałam, próbowałam się dowiedzieć, nie dałam. Znowu uciekł. Dobra, za Buziaczek. Każdym razem ucieka. Po prostu Buziaczek pisze, że zlikwidował go. No, bo Buziaczek umie go po prostu zablokować, jak on ucieknie z serwera. Słuchajcie, no witam. Dobry wieczór, tutaj Ela, Gawin. Cześć, Ela. Ja bym na wstępie chciała prosić, żeby Marek się już położył spać i nie brał udziału w tej rozmowie, bo jest późno, nie wyśpisz się po prostu do pracy. Nie będę nic mówić złego o tobie, nie musisz się martwić. Tak sobie tylko chciałam porozmawiać z widzami. Uchylam, jako wysoki sąd uchylam to okno właśnie.
Ela. Także połóż się po prostu spać. Miałeś już dzisiaj, robiłeś nie, live. Nie, nie będzie, nie będzie czegoś takiego, żebym ja zasnął w przeciągu godziny. No Marek, nie, ale proszę komputer cię. I spać. Masz jedyną okazję w życiu, że no, rzadko się zdarza, żebyś poprowadziła ze mną sobie jakąś fajną rozmowę. Dobra, Marek, wypierdalaj. Turbo. Nie ma wypierdalaj ode mnie coś takiego. Nie można mi życzyć i spać. Nie, akurat się poświęcę. Akurat będę chciał sobie zero posiedzieć. Marek, siedź jeszcze. Ale ty możesz z nią gadać w każdej chwili, a ona teraz chce ale gadać ona z się błąd znawać no wśród dobra, ludzi, nie kiedy jest ze mną robić, co ty robisz? Ale głowę nie chce cię powiadać, właśnie kiedy ona ma świadomość taką. Ty hejterko, kurwa, tam pieryja, bo ja tu mówię. Słuchajcie, uspokójcie się, Marek. Marek ma prawo tutaj być jak każda osoba, więc jak nie chce wyjść, no to nie musi. Po prostu ja tylko go prosiłam. A nie, dajcie mu spokój. Każda osoba, która będzie wysyłać Marka do spania, dostanie bana. Czy w głowę pomieszało? Co? W głowę pomieszałeś sobie? Marek, jakiej oliwki używasz? Nie używam, bo wolę suche skórę mieć. Odpada mi od twarzy. Wszystko, cokolwiek. Widzieliśmy, jak lałeś oliwkę na filmiku. To ja wiem. Zachowaj to dla siebie. Masz to szczęście, żeby zobaczyć taki filmik. To bądź uradowaną. Jakie szczęście? Oglądać 5-centymetrową szuleję? To nie jest szczęście, to jest tragiczne. Nie ma czegoś takiego jak 5 centymetrów w moim przypadku. To chyba widziałeś coś z tego nie. Zgadzam się, że ludzie są debile i nie zasługują na nasz szacunek. Możemy naszą twórczość... Tak. Na pewno nie na oglądanie tej stulei. Mało jak ludzie. Ale ma większą łechtaczkę. Ola, chodź tutaj porozmawiaj z nimi, bo ja już nie nadążam i będę robił... Marek! Ja bym mogła ich wyciszyć, jakbyś cały czas nie mówił, to bym znalazła, kto to mówi i bym dała pana. Nic byś nie znalazła. Masz admina, to kurwa strzelaj i banuj tych ludzi, a nie gadaj. Masz admina. Strzelaj do... Właśnie, dobra. Ela, nie denerwuj się. Dawaj do Polaka. Na chwilę będzie twój czas, Elu. Pisałem ci, nie wchodź na głosowy. Pisałem ci, nie? Strzelaj do Polaków. To ma znaczyć nie wchodź na głosowy, jak to jest jej serwer. Głupie. Zamiast rozmawiać z nimi, masz administratora. Ja chcę, żeby cię Ela wysłała. Oczywiście, nie? Mówi jakieś głupoty. Zbanowałeś chociaż jedną osobę w ciągu ostatnich 10 minut, bo masz admina. Nie, bo ja telefon mam przy sobie. Przy uchu, no to nie? Zbanuj kurwa kogoś. Nie, no, bo ma wyjebane. Ale Elu, chcesz być niewyspana? Ja też nie będę wyspany. Ban. Nie, nie chodzi ban, o to. Ban. Możemy jakąś normalną rozmowę przeprowadzić. Ja w chwili nie masz, ja się wyłączam, bo się nie da rozmawiać. Kurwa. Barnuk. Pani Elżbieto, otrzymałem bana mimo wysłania pani donate'a, jednocześnie nie złamałem regulaminu, nie obrażałem nikogo, to nie była mowa hejtu, dostałem bana mimo to. Wysłałem pani donate'a, a mimo tego zostałem zbanowany, oczekuję odwrócenia tego bana. Nikt to rogaty rogacz. Spierdolony osioł chyba. Nic dobra, innego. Murem za rogatą, Marek, kurwa. Ja pierdolę. Marek, zamknij mordę. Jak ty. Dobrze, to po prostu proszę do mnie napisać na Discordzie, na Privie, ja sobie to sprawdzę. Na live'ie był donate wysłany, tak? Proszę pani, nie mogę do pani napisać, ponieważ dostałem bana na Discordzie. Proszę odblokować użytkownika, którego zbanował Marek Mangowski. Rogaty Rogacz to jest mój nick. Babciu. Ja cię nie zbanowałem nigdy w życiu. Nie mam, nigdy tak, czegoś takiego jazdy. Nie robiłem. Ela, Marek tak informowany mi ja bany. W tym momencie wysyłam publikację ze środowiska Iskarioty, co w sobie wrabiają dzisiejszego wieczoru, że pisałem coś o godzinie 15, a czegoś takiego nie robiłem, bo spałem w tym momencie i jednak, że ktoś chce, aby ktoś uwierzył, że to są moje teksty. W Discordach około ja to wysyłam do Eli wszystko. Rozmawiałeś na głosówkach ze wszystkimi. Pierdolisz. No. Żydów też tak sprzedawałeś? Ty, kurwa. Ty gadasz, a później się tego wypierasz.
kurwa. My cię kurwa zamorduje, kurwa. Ej, Marek jest sprzedawczykiem. Groźby karalne. Naprawdę. Ja mam konwersację przeprowadzić wśród takich ludzi, którzy kurwa nie mają inteligencji za grosz. Wściekły alkoholik. Kurwa. Marek, posłuchaj. Jeden i drugi oni jest to nagrywają, rozumiesz? Oni to nagrywają, to jutro wszystko będzie w sądzie rodzinnym, który chce mi odebrać dziecko. Możesz się no trochę... No to dobrze, uspokoić. To obydwoje możemy odejść, ale ja może bym wolał ale ja nie zamierzam odchodzić, ale... Ja też nie. Chciałam sobie porozmawiać... Dziecko, to wypierdalaj z internetu. Chodzi o to, że... Zaraz zobaczę, kto nie chce słuchać moich wypowiedzi. Głosną? Jest to nagrywane, trzeba się jakoś zachowywać na poziomie i... Nie, nie warto. Zawsze ma być ogień z kurwami. No to nie, no to po prostu tak, jak Marek się nie uspokoisz, to będę cię musiała w ogóle wyrzucić z serwera. Dlaczego? Nie możesz rozmawiać w normalny sposób z tymi ludźmi, oni cię nagrywają, co ma powiedziałeś. Chcę porozmawiać z widzami i nie mogę się dostać do głosu. Wywal go, Ela. Bo cały czas ty krzyczysz, ty mówisz, to kurde, to jest, ja sobie zapowiedziałam rozmowę o północy z moimi widzami. A dlaczego ty tutaj cały czas rozmawiasz, ja nie mogę się specjalnie nawet odnaleźć? Specjalnie na twoje życzenie robisz sobie wbrew. Dobra, bo ja się żegnam. Nie da się, bo Marek opanował serwer. Dobranoc. Żegnam wszystkim. Nie mam nic do powiedzenia. Marek, ty problem. Elu, wycisz go i tyle, przestań. Wyjeb Marka. Ela, zostań. Wypierdol go, to w końcu twój Discord. Dobranoc. Elu, nie zostawaj nas. A już się popłakała i weszła. Brawo. Co zrobiłeś, kurwa? Co zrobiłeś, kurwo? Wołaj ją. No to co zawsze robi, no. Elka też jakby chciała, to by mogła podium zrobić, a woli pierdolić po prostu, że nie może dojść do głosu. Dlaczego po prostu go nie spanuje? Nie rozumiem tego. Bo go kocha. Marek, a nie pamiętasz, że... Marek po kawie. Śmieciu. No i zjebałeś, Marek. Marek, co tak cicho teraz? Odkąd siedzi cicho, to stężenie alkoholu spadło 4 promile. To co tam u was? Rób sobie zieloną obwódkę wokół swojego niku, nie? Ja tylko na to czekam. Powypierdalamy tych ludzi. Buziaczek też teraz jest na czatach. Marek, no zawołaj Elę. Ela jest, wbiłem. Gdzie jest Buziaczek? Zgubiłem go. Ela jest. Ela poszła płakać przez ciebie, Marek. Dumny z siebie jesteś? Kurwa. Cień księżycowego misia masz wypierdalać z naszego serwera. Uprzejmie proszę, zanim ktoś to zrobi z naszej sprawy. Skoro jesteś taką kurwą, no to życzyłbym, abyś nie robił więcej niczego nam wbrew, czego my sobie nie życzymy. Doszły do tego podrabiane, fejkowe moje posty dzisiaj. Dlaczego? Ale co ty pierdolisz? Przez pół dnia siedziałeś na różnych głosówkach, na różnych serwerach i gadałeś z hejterami. O 15 to ja spałem najebany. Dostaje ode mnie bana. To się przyciska palcem, zarządzanie użytkownikiem, następnie się przyciska palcem ban i go nie ma. Mhm. Masz odwagę, Marek, kogokolwiek zbanować, czy się wstydzisz? Szukam, cały czas szukam. A umiesz złożyć zdanie bez wąkania się? Nie, bo jest. A jesteś za mało asertywny, nikogo nie banujesz, tak? Na swoim serwerze, na swoim kanale. Też się wstydzisz kogoś zbanować. Wiesz, na czym polega asertywność, bo nie na banowanie. A wiesz, dlaczego się nie odzywałem przez kilka minut? Bo chciałem poznać tych ludzi. Zbanowałeś chociaż... się w końcu ktoś odezwał pierwszy niż ja. Odpowiedz mi, zbanowałeś chociaż jedną osobę dzisiaj na swoich live'ach? Nie, bo ty się nie potrafisz zbanował Helenę. Postawić, nie? Jakich ludzi, Marku, kanalie? Ale już to mówiła tydzień temu. Się,
W moich live'ach to były tylko włączenia, żeby się pokazać przed ludźmi, a nie moje live'y. To nie ma w ogóle takiego znaczenia, takich jak ty robisz live'y. Twoje live'y są zawsze lepsze. Znalazłaś inną osobę na live'ie, jesteś w stanie się komuś postawić? Nie jesteś w stanie się postawić. On nawet nie jest w stanie postawić. Nie, Discord to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj ja mam pole do popisu. Na Discordzie mam pole do popisu, przepraszam siebie. Masz odwagę się postawić Iskariocie, czy będziesz mu wysyłał filmy z mojego mieszkania? Nie postawić Iskariocie. Oni dzisiaj razem rozmawiali jak najlepsi koledzy. Normalnie ze mną rozmawiała? Czy będziesz się kłócić ze mną za każdym razem przed live'em? Bo nikomu się nie postawisz, nie? Co ja zrobiłem złego? Wysłałem ci masę filmów, zdjęć. Daj w mordę Iskariocie! Co było moim błędem? Pytam się ciebie teraz w tym momencie. Jesz i pizdy, idiotko, kurwa. Wiesz, co powiedział mój były mąż? Że pojedzie do ciebie i da ci w mordę. To ja mu dam w mordę, jeśli kiedykolwiek spotkam. Zadzwoń do Marka i go wyrówni. Marek u ciebie i da ci po ryju za to, że sfilmowałeś ja i zagroziłeś mojemu dziecku i Andrzej przyjedzie do ciebie i da ci w mordę. Bo ty mu tak powiedziałaś w ten sposób. I fajnie by było, jakbyś ty potrafił wsiąść w samochód i dać w mordę Iskariocie. Potrafisz komuś dać w mordę? Nie znam tego człowieka, nie wiem, nie znam jeszcze zamieszkania chociażby. Potrafisz komuś dać w mordę? Mordę kudasa daje, kurwa, już zamknij pizdę, nie drzyj się, idiotko. A jak mnie wyrzucał z hotelu start człowiek z recepcji, to potrafiłeś stanąć w mojej obronie i dać w mordę? Nie. Ty się nigdy nie postawisz i dlatego nie potrafisz dać bana, prawda? Wstydzisz się dać bana, nie dasz nikomu bana. Ja mam swój bagaż, odległość kilkaset kilometrów, ja nie mogę robić pochopnych decyzji, żeby mnie ktoś wypierdalał z jakiegoś hotelu. Nawet ty, ani hotel mnie nie przyjmie i co ja mam wtedy zrobić? Ja się chciałam zapytać. Co ja mam wtedy zrobić, powiedz mi? Halo, ziemia do Marka Łangowskiego. Odjebał ci teraz? Bana. Kurwa, jesteś administratorem tutaj, daj kurwa bana. No zaraz, zobaczmy, komu tak bana. Ale daj chociaż jednej osobie bana. Zaraz zobaczę, kurwa, kto ja chcę. Hejterom masz dawać bana, rozumiesz? Zaraz zobaczę, dobra. Poczekaj. Nie musimy się kłócić, Ela, teraz, nie? Przy Nari to jest hejterka, która cię blokowała na kanale Różowe Pantery. Dlaczego ją dzisiaj odblokowałeś? Ona ma mieć bana. Nari? Nari jest... Nari jest... Nie, jest taka wcale zła. Dlaczego? Podobno jest dzisiaj w szpitalu nawet i nie mam okazji, żeby odczytać wiadomości od niej. Bana! Weź, nie, przestań, nie mów tak o niektórych osobach. To mój błąd był, że... Nie jest taka zła, że mnie nazywała kurwą dziwką, że powinni mi zabrać dziecko, że nie dała wiem, nam... Nie tak było. To jest Nari. Bo powinni. Chodzi o Nari, ale nie o inne, osoby, przepraszam. Dobra, Marek. Wiesz co? Jednak odbieram ci tego administratora. No i po co ty to robisz? Ja ci mówię o konkretnej osobie, nie o osobie, która cię nazywała jakąś dziwką, szmatą i tak dalej. No i po co? Ludzie mnie hejtują, a ty sobie z nimi współpracujesz. Nie współpracuję, dostała tylko trochę atencji, nie? Ela, dobra, poczekaj. Marek, Ela, słuchaj, przesiedzimy razem. Przesiedzimy, będę miał ja swoją władzę, będę mógł banować, tak? Mogę teraz? Ale ty nie mogę. Ale ty nie banujesz swoją władzę. Bo nie widzę tego teraz. Ty nie banujesz, nie korzystasz ze swojej władzy. Odblokowujesz hejterów. To jest jebany. A wie pani, że dzisiaj Marek z hejterami rozmawiał na innych serwerach i to tak dość dużo. I streamował i o pani mówił. A mi wysłał pani sam. Dobrze, naprawdę nie widzę Discorda. Możemy rozmawiać, ale czy ja mówię tak kogoś... Powinny wyglądać live, no. Jest zajebiście. Ale demesy. Nie. Nie, gówno mogę. No, racja, gówno mogę, no. Nic więcej.
Za każdym razem powtórka z rozrywki. Ale kiedy chcesz pomagać Eli, wiesz, z czystego serca. Nie, dobra, dostajesz tylko właśnie Marcin nic. Nie jest administratorem, bo stwierdził, tak, że tak nie jestem. Jest taka zła. To może jedź do niej jutro, umów się z nią, nie jest taka zła. Może do Sabriny jedź, nie jest taka zła, a może do Rozali. Nie, życzę ci tego tobie, żeby ten serwer w końcu się tak rozpierdolił po raz kolejny, bo ja już nie będę w stanie pomagać tobie po raz kolejny. Słuchaj, a masz dobra, jeszcze... Dobra, pierdolony, dlaczego tak kurwa brzydko mówisz? Masz jeszcze te godziny odjazdu do Poznania? No to jedź do Martyny. Masz jeszcze te godziny odjazdu do Poznania? No to jedź w środę do Martyny, nie? Byłeś umówiony, to jedź do niej. Ale czemu on cię tak hejtuje? Tylko nie zapomnij oliwki. Marek chyba zapomniał, że na innych serwerach dzisiaj rozmawiał o pani. Hejtował. Tak. Nie, Eluś, ja bym czegoś takiego tobie nie robił. Przecież. Marek Angolski popycha dzieci na ulicę. Marek, co ty pierdolisz? Siedziałeś na Iskariocie w momencie, w którym montował jego film, jeszcze wybierałeś z nim, jaką muzykę podłożyć pod to. Nie, tego nie robiłem. Jeszcze macie, taki, że zapomniałeś o tym, macie o moje fejkowe jest nawet wypowiedzi jeszcze. Możecie wszystko zrobić. Filmowałeś ten chuj też był. Dobra, wszystko jest fejkowe. Co od Discordy pochodzi, wszystko jest fejkowe. Nie, to nawet Marek, nie warto mi się przyznawać do jakiejkolwiek czynności. Marek, a to dwa filmy z mieszkania. Marek, to też jest fejkowe? Marek. Przecież wiesz, że to ja jestem. Czemu kłamiesz? Jeszcze kurwa się śmiałeś i cieszyłeś z Elki. Czemu ty kłamiesz? Kłamiesz to ty. Jeszcze film specjalnie nam wysłałeś. Ja wiem, że bana dostanę teraz, ale przecież jeszcze się śmiał kurwa z filmu i jeszcze mówiłeś, że śmieszna piosenka. No co ty kurwa kłamiesz, chłopie? Nie. Bądź tak szczernie jaja. Mniej chociaż Marek ma tyle jajka, żeby się Elce przyznać. Wiesz? O jakim filmie chodziło, że jeszcze śmieszna piosenka? Ty jesteś fejkowy tak samo. Dobra, za te błędne argumenty możesz wypierdalać. Można było się ze mną dogadać w jakikolwiek sposób. Waliłeś takie śmieszne. Ja mam takie pytanie. Wybierałeś jaki film do Iskariocie? Daj mi admina z powrotem, bo ja tutaj nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Ty słyszysz, co się dzieje? Debilu jebany, nie umiesz używać nawet tego admina. Słuchajcie, ja chciałam admina, żeby odblokować hejterów. Nie, ja... To jasne. Ela, dobra, bo będzie Marek... naprawdę bardzo wielkie gówno, skoro ty jeszcze mnie... Dajcie Ale... Eli coś powiedzieć. Miałeś Ela. Admina, zbanowałeś chociaż jedną osobę? Nie dałaś ty mi dojść do głosu. Admina, to, żeby... Rola admina polega na banowaniu i wyciszaniu, a ty co robisz? Odbanowujesz hejterów. Nie masz prawa odbanowywać, możesz tylko banować. Ja odbanowuję. Dobra, to jestem takim samym współwłaścicielem serwera, jak i ty. Nie tak? Jestem współwłaścicielem serwera, ja no, to nie będzie, no to nie będziemy na serwerze, sam opuszczę pewnie jeszcze go. To wypierdalaj. Dlaczego nie mam takich samych uprawnień co Ale do życia, co ja do praw? Banuję osoby jednego dnia, które mnie wyzywają, a ty potem przychodzisz i odbanowujesz, bo te dziwki się podrywają. Nie podrywają, kurde, życzę dobrze tym ludziom. Że cię Nari podrywa. Przywróć mi admina, bo będzie naprawdę gówno się będzie działo, bo ja nie potrafię powstrzymać w inny sposób tych ludzi, jeśli zauważą, że jestem bez admina. Oni zrobią się naprawdę Kongo, kurwa, na serwerze. Mówię ci, przywróć dla swojego bezpieczeństwa. Mi admina. Będę mógł w stanie jakoś zapanować nad tym. Ale ci się dupa. A ja ci proszę kurwa, Marek Security normalnie. Rób coś takiego chociażby. Proszę cię, chociaż jak nie mam kiedy cię o coś poprosić, to chociażby teraz proszę cię o to. Nie? Manipuluję. Prosisz, bo ty tylko odblokowujesz hejterki, które cię podrywają na priv. No dokładnie. To nawet nie one go podrywają, tylko on je podrywa. Serwera, tak samo jak ci zlikwidowali konto, za co? A wiadomo za co. Za masowe zgłoszenie. A ja chcę na tym zapanować i proszę mi, zwróć mi admina, tak jak był. Przecież ty nie banujesz, to tylko unbanujesz hejterów. Na moim serwerze, tak. Ela, słuchaj, dzisiaj Marek mojej koleżance napisał, że jak wyślę jemu zdjęcie cycków, to on jemu prześle
jej prześlę ten filmik z łazienki, bo Marek też nagrał twoją łazienkę. Co jest nieprawdą? To jest nieprawda. Marek prowadzi barter. Nieźle. I to jeszcze do Nari. Nie, nie ma czegoś takiego, ale słuchaj, czegoś takiego nie ma. Albo dasz radę sobie z tymi hejterami. Winny się tłumaczy. Proszę cię, tylko daj mi admina. Może będę mógł zapanować. Marek, to powiedz, dlaczego nagrywałeś dom Eli? Przecież to jest jej prywatna rzecz. O to chodzi. O to wystarczy mnie nie wkurzać. No właśnie, nagrałeś mój dom. Czy ja to mogę nie przyjechać? To nie jest sprawa, którą można by było teraz w tym momencie rozważać. Ty rozumiesz, dobra, że masz trochę więcej nad głową. Dlaczego? Ja przyjadę do ciebie. Czy ja mogę nagrać twój dom? Możesz. Pokój twojej matki. Nawet nie wiem, czy bym chciał cię wpuścić po takich zachowaniach, jakie ty reprezentujesz sobą. Mogę nagrać twój ogródek, te gumowe opony w twoim ogrodzie, po co to trzymasz? Może ja pojadę i ponagrywam, ja dobrze nagrywam, fajnie ci nagram swoją chałupę. Na ribę wpuścił. Marek, może chcesz jakim... po prostu pokazać wszystkim, co masz w domu, słuchaj, ja przyjadę i nagram wszystko. Możemy się umówić na środę, ja przyjadę do ciebie, nagram twój dom, wrzucimy do internetu, dobra? Ja mogę Marek, te opony jakie miałeś zajebać intencje, nagrywając mieszkanie Eli? No, tak chcesz. Może ten, łazienkę nagram, kuchnię, zobaczymy w jakich warunkach żyjesz. Dobra. Zobaczymy to twoje pierwsze piętro, dlaczego jest niewykończone, ogródek cały, sfilmujemy cały dom, dlaczego nie jest wytynkowany, sfilmujmy to. I co cię to interesuje, ale ja ci ale daję teraz... Jak pieniędzy za nagrania dostałeś? Ja ci daję teraz pomocną rękę, daj mi admina, bo będzie naprawdę gówno i ci buziaczek żaden nie pomoże, bo nie będzie cały dobra czas. 24 na dobę. Ale teraz się nie Discord. Chcesz zobaczyć, jakie okrutne rzeczy mogłyby się pojawić na Discordzie? To nawet nie jesteś w stanie tego sobie wyobrazić. Bo będzie się z nim wysyłać. Proszę, nie daj mu się. Zrób to z czystej logiki, że słuchaj, powinno ja się... chcę przyjechać. Jak coś, to zmontujemy drugi film. Spokojnie, Marasku. Ja chcę przyjechać. Marek, ty jesteś pierdolnięty. Dzisiaj na Iskariocie pytałeś o link do gangusiów, bo nie miałeś linku i teraz mówisz, że nagle z nikim nie rozmawiałeś. Weź ty się jebnij w łeb ten. Co? Marek oszukuje, jeszcze na nie zapraszał. To jest jakiś argument? Jeszcze. Tak, jeszcze na Pandorze gadałeś i mówiłeś o Eli. Marek farmasta. Czemu wysłałeś ten film? Czemu nagrywałeś jej dom? A dlaczego Ela mówiła o mnie w ten sposób? A dlaczego zrobiła tak, a nie inaczej? Farmazon, nie odpowiada się. A dlaczego nie? Nieładnie. No ale Ela mówi coś o tobie, a nie nagrała twojego domu. Marek Farmazon. Ona zachowuje się w 100% fair do ciebie, a ty nie. Ostatnie ostrzeżenie, Elu. Proszę, oddaj mi admina, bo grozi ci, ten pani serwer to może być ale naprawdę twoja grozi pułapka. Marek grozi pani Elu, słuchaj. Przestań jej grozić. Elu, to może być twoja pułapka, ten serwer. Najgorsze skurwysyństwo się pojawi, dopóki ja tam nie będę uczestniczył jako administrator. Co to jest kurwa za szantaż, Mike? Jedyny, ale... kto udostępnia, to ty. Dokładnie, ty chcesz zaprosić no tych wszystkich Marek skurwysynów, co tutaj zrobią rozpierdol. No i Marek już ich odbanowywał przecież. Marek no już ich odbanowywał, bez kitu. I Nari zaprosił. Nari jest niewinną osobą, kurwa. A no niewinną, niewinną, bo ją podrywałeś, ty kurwa zboczeńcu. No panie Elu, widzi pani, on broni Nari. Mówi, że jest niewinna. Nari tutaj nie wsadzi dupy na ten serwer, rozumiemy się? Dobra. A Marek mówił, że jest niewinna. Zrozumiano? Jak Marek odzyska admina, to może wsadzić. Nie, Marek mówi, że ona jest niewinna. No właśnie, ja to wtedy chodzi, nie chcę patrzeć na ten serwer. Jeśli nie odzyskam admina, to ja nie chcę patrzeć na ten serwer nigdy więcej. To zamknij oczy. Wszyscy hejterzy zrobią najgorszy ściek na tym serwerze. Opublikują naprawdę okropne filmy, jak się morduje ludzi. Co ja mogę zrobić w tym momencie? Tak, a ty mówisz, że to ty mówisz, że zrobisz konto. To ty mówisz, że to ty, a nie. A ja miałem akurat wtedy dostęp do telefonu i do Discorda. I nie banowałeś. Czyli Malik sugerujesz, że jak nie odzyskasz admina, to ty nakłonisz hejterów, żeby takie filmy wysyłali. Ciekawe. Jeszcze Żydów sprzedawałeś. Dobra, Elu, mam nadzieję, że postąpisz racjonalnie jakoś. Trzeba dobrze pilnować tego serwera, bo... Właśnie postąpiłem. Nie jest 24 na jak dobę było? Ale ja cześć, chuje ode mnie za Marek, to nagranie jak Elę kurwą nazywałeś?
Ela, dobra, jeśli wolisz myśleć według swojej logiki, którzy zostałeś ci... Zostałeś Adminem, kurwa, zbanujesz kogoś? Babciu... No dobra, fajnie. Kogoś? Fajnie, dobra. To powiedz, kogoś ci... Dobra, skoro dalej nie wzięłaś to pod uwagę, dlatego że ja ci cały czas minowałem do serwera... Dostałeś Adminę jebany, debilu. Na zbanuj 5 osób. Mogę poczekać? Dobra. Babciu... Albo weźmiesz teraz pod uwagę albo to, co ja mówię, albo przywróć mi, bo się stanie coś naprawdę bardzo złego. Ci... Babciu... Marek, czego kurwa ojebana grozi żelce? Dobra. Dostałeś admina, możesz kogoś zbanować teraz? Jesteś w stanie? Potrafisz? Mam go teraz? Dobra, zobaczymy. Babciu. Jesteś w stanie wybrać na odwagę, żeby kogoś zbanować? Na chuj ci ten admin, jeśli dobra, nie dobra, mam, dobra, mam, bo już myślałem, że chcę, że będę musiał zniszczyć ci ten serwer, wiesz, gdybyś tego nie zrobiła. Słyszę tego maciarza, kurwa. Dobra, 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 uspokój mi się wszyscy, nie zrobię tego już takiego. Na co ty mu pozwalasz, Elu, przecież on chce zniszczyć ci serwer. Weź sobie kartę, wypisz Marek, sobie jesteś porażką. I zbanuj, dobra. Potrafisz planować, albo się ze mną rozmawia. Trafisz banować, ja ci powiem, jak teraz, się banuje. Ja w telefonie siedzę, kurwa. Niełatwo być paladynem, to też jest gość z serwera i karioty. Banuj go i nie dyskutuj, tylko banuj. Ale ja nie lubię tak banować ludzi. Aha, no to jak nie lubisz, to cię odbieram, admin. Na kredy niemiłości. No to co nie lubi banować ludzi? Elu, słuchaj, dostał bana, tylko ci tak mówię. Dobra, ale nie chcij tego, żeby dostał tylko jeden administrator. Bo jaki ty kurwa jesteś ciemniacz, ja pierdolę. Ja tylko chciałem przedstawić, że Discord to nie jest takie proste i sprawne środowisko, w którym można funkcjonować. Tutaj można się tak zaczepić, nawet prawnie można się zaczepić tak, że policja do ciebie przyjedzie z gówno powodu. I proszę ciebie, nie rób sobie czegoś takiego, żeby odbierać administrację coraz to kolejnym osobom, bo będą prowokacje różne robione, bo teraz dzisiaj ja mam, że te fejkowe wiadomości o 15 jakieś napisałem. Chociażby w ten sposób, nie? Ale zrobię jutro fejkowe... Ja sobie chciałam porozmawiać z widzami. Pójdziesz spać tak, już? Tak, to sobie porozmawiaj. A już nie będziesz miała może więcej żadnego mojego poparcia w tym świecie. Skoro nie potrafisz wytrzymać krytyki moich słów, bezpieczeństwa z mojej strony. Dobra. Jeśli ja chcesz, nie akceptujesz mojego bezpieczeństwa, to nawet nie wiesz, jaką apokalipsę mogę ci sprowadzić. Ty właśnie grozisz Eli. Twój profil na serwerze. Ciszej troszkę, dajcie posłuchać. Słyszysz? Ja tylko to blokuję, żeby tych ludzi od siebie odseparować. Nie, że mówię im, nie róbcie czegoś w tym... A ty tego nie szanujesz. Jesteś kurwa bezczelna. No, naprawdę super bezczelna. Jak potłuczony pierdolisz. Ale to też piękny fikołek, rozpłakać się grożąc komuś. Bez kitu. Dobra, ale ja wiem, jestem świadomy tego, co się może stać z jej serwerem. Po chwili, jeśli wydam jakieś przyzwolenie. Dobra. Nawet dołożę do tego cegiełkę. Nie byłem szanowany. Dzisiaj dalej nie jestem w dalszym ciągu szanowany. Trochę szacunku dla babci. Kurwa, i co? Jeszcze na łzy mi się zbiera. Jeśli się zbierze, no to będzie po serwerze, mi się wydaje. Nie poczekaj. Dawaj! Zaryć to! Marek, dalej grozić. Najebany to do spania. Nie ma najebany, kurwa. Ja akurat dzisiaj coś wiesem. Babciu! No, Dymkowski, kurwa, gdzie jest dzisiaj? Może zaprosić go trzeba. Idzie, twoje. Babciu! Ty z Dymkowskim już dzisiaj rozmawiałeś na serwerze u hejterów. No, no. Dobra, ale on jest fajny gościu. Dobra, napiszę coś do Eli teraz na Messengerze, bo ona jest nieświadoma, ona jest głupia, ona woli rozmawiać z wami niż z prawdziwymi ludźmi.
Nie mogę, kurwa. Ja nie jestem prawdziwym człowiekiem. Marek, nie błędę. Marek, Elka cię słucha. To prowokuje do pewnych reakcji ze strony danej osoby, nie? Że będziesz... Ej, Marek, czy ty właśnie na serwerze Eli powiedziałeś, że ona jest głupia? A co, nie jest? Kiedy była mądra? Marek, ale nie obrażaj Eli, co? Ale jest normalna jesteś i świadoma tego, co robi. Ona nie jest świadoma. Nie jest normalna. Jest normalna. Ela jest normalna, a ty ją obrażasz w tym momencie. Nie rób tego. Dlaczego ją hejtujesz? Dobra, to nie będę robił. Uważasz ją za to, że dała ci admina? No nieźle. Takiego chamskiego wnuka powiedz, to ja jest nie widziałem. Dobra, zadzwonię do niej teraz, ale się rozłączam z wami, okej? Okay? Zadzwonię. Serce bolesne niczym u Konona. Dobranoc. Dlaczego ty hejtujesz Elę w tym momencie, człowieku? Rywa, ten... Mara, dawaj kolejne, kurwa, filmy, zmontujemy coś jutro na szybko. Marek, a pomalowałeś te ściany Eli? On ma jeszcze pawlacz zrobić. Kiedy operacja, a o co chodzi z tymi screenami? Marek udostępnił jakieś filmiki z domu Eli, jakieś screeny powysyłał na wszystkich hejterskich serwerach i to bardzo niefajne było, bo to Ele w złym świetle wstawia. Coś nowego. Słuchajcie, nie wiem, czy mogę się odezwać w końcu, czy nie. Pewnie, że tak. Prosimy. Elu, jak najbardziej. Nie. Mów. My od razu już nie. Słuchajcie, więc tak. Mamy tutaj Rachel, doktor Rachel jest administratorem, ja, Buziaczek, i Marek jest administratorem. Nie obrażamy Marka i po prostu dajcie nam spokój, no nie? No dobrze. Nie, Alu, jak najbardziej, tylko no też troszeczkę walczymy o ciebie, żeby Marek cię nie hejtował, no bo naprawdę chcielibyśmy z tobą dzisiaj porozmawiać. Ja się o tym mówił? Marek nazwał... Kurwa, Marek przed chwilą nazwał... No. Ja nie potrzebuję... adwokatów, ja potrafię sama wystąpić w swojej obronie, także bardzo proszę mnie nie bronić. Elu, a czy stresujesz się przed rozprawą 15? Ja nie mam żadnej rozprawy 15. Może ty masz jakąś, może idziesz do więzienia za zabójstwo. No ja ci mogę go wysłać. Elu, ja mam film, jak Marek cię obraża. Mogę ci go wysłać, jeżeli chcesz. No dobrze, wyślij. Już go tylko przytnę i już pani wyślę na link. Ja mam film, jak Marek ściąga skórkę z chuja, też mogę wysłać. Cześć, Uwu. Ale to każdy widział chyba. Słuchaj, to do tego filmu sobie po prostu analizuj się, oglądaj sobie. Nie, tak się za Marek mały. Nie ściąga skórki, bo ma stulejkę. No ale wiesz. Ale skoro cię to interesuje, to sobie oglądaj, nie? Nie, mnie to nie interesowało. Może się podniecisz, wiesz. Nie, z tulejką nie. Ale nie musisz mi wysyłać, bo ja go widziałam nago, wiesz, nie musisz mi wysyłać. Ja mam. No dobra. Tylko ty się tym podniecasz. Ale wiesz, skoro cię to bardzo interesuje, to sobie oglądnij przed snem, wiesz. Nie, brzydzi mnie, wiesz, odruchy wymiotne mam. No to... Zresztą normalną kobietę brzydzi. Nie, Lu, czemu na nas jesteś zła? Przecież my cię bronimy. No, karalne jest wysyłanie chuja bez zgody drugiej osoby. No to skoro jest karalne, to, no to zgłoś go na policję,
A daj nam spokój, no od tego są organy, no nie to, jak ja ci mogę pomóc? Ja nie jestem policjantką. Ale to jest twój wnuk. Elu, a zarysujesz się przed rozprawą i zabiorą Marysię? Jeżeli ktoś ci wysłał jakieś niestosowne filmy, nie wiem, czy mieszkasz na jakiejś takiej bardzo małej miejscowości, że tam nie ma komendy policji, no to wsiądź w autobus, pojedź do większej miejscowości i zgłoś tam, no to co za problem? Organy to są odgrania w kościele, Elu. Elka no, mieszka na prowincji. Przecież zgłaszanie mi tego to nic ci nie da, bo ja nie mam żadnej mocy sprawczej, żeby to powstrzymać czy wyciągnąć konsekwencje, więc zgłoś się do... opanować swojego wnuka. Mogą, no nie? Zaapeluj do wnuka. Nie mam wnuka. A Marek? Elu, my wiem, że ty Marka kochasz, ale to jest toksyczna miłość. On cię niszczy i niszczy ten twój serwer, naprawdę. Ja się tutaj połączyłam, nie mam ochoty rozmawiać o Marku. Nie, no właśnie o to chodzi. My chcieliśmy z tobą porozmawiać o jakichś fajnych rzeczach. Panie Elu, ja pani już wysłałam na wiadomość prywatną ten kawałek filmu, gdzie Marek panią obraża. Ale gdzie, jakim komunikatorem mi wysłałaś? Gołębiem pocztowym? Nie, proszę pani, tutaj na Discordzie. Mrówka poszła z listem. Nie, bo ludzie mi różnymi drogami wysyłają, tylko nie mówią jakimi, a jest bardzo dużo możliwości, jest SMS. No tak, a najczęściej to wysyłają tym gołębiem. Każdy korzysta Instagram, jest Twitter, ja muszę wiedzieć, gdzie, tak. Nie? Dobrze, przepraszam. Elu, ale nie denerwuj się na nas, naprawdę. My naprawdę chcemy dla ciebie dobrze. Mówi mi ktoś, wysłałam ci na wiadomość, ale gdzie, nie, gdzie ta wiadomość? Nie, nie mam. Ale ona mówiła, że ci wyślę na PW. Dobrze, pani Elu, przepraszam, że nie doprecyzowałam. Tutaj na Discordzie do pani wysłałam. Elu, my naprawdę cię bronimy teraz mocno. Ale ja nie potrzebuję żadnej obrony. Ja powiedziałam, możemy skończyć z tym, albo się wyłączam. Dlatego twoja nie potrzebuję adwokatów. Ja się potrafię bronić sama. Dziękuję bardzo. Nie dlatego potrzebuję. Moderatorka za ciebie pisma pisała. Mogę zrezygnować? Nie chcę waszej... Nie potrzebuję żadnego prawa. Przepraszam. Nie, no, ale ja nie potrzebuję, słuchajcie, ja nie potrzebuję żadnych rad. Z kim się mogę dupczyć, a z kim nie. Nie potrzebuję żadnych rad, z kim mogę współpracować. Popatrz w internecie. Nie potrzebuję żadnej ochrony, ani nie potrzebuję o pomocy psychologicznej, ani psychiatrycznej. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie tak bardzo ludziom służyć pomocą, to skupcie się na swoich najbliższych osobach, rodzinie, matce, siostrze, bracie. Ja nie potrzebuję waszej pomocy. Dziękuję bardzo, rezygnuję. Dziękuję, nie chcę. Mogę mnie... Potrzebuję sprzątaczki, kurwa. I don't need your help. Nie potrzebuję sprzątaczki. Mam kogoś, kto mi tutaj pomaga, sprząta w domu. Ja nie potrzebuję. Czy wy potrzebujecie jakiejś pomocy? Nie, nie. Skądże? A ja też nie potrzebuję, więc dziękuję. Z góry dziękuję. Thank you very much. I don't nie, need your help. Nie, my okay? Tylko potrzebujemy rozmowy z tobą. Ja nie potrzebuję żadnych konsultacji. Ja sobie nad swoim życiem, ja przeżyłam 50 lat bez waszej pomocy. Przeżyję następny rok też bez waszej pomocy. Dziękuję, nie chcę pomocy. Weź się za sprzątanie. Rozumiem cię? Ja mam tutaj, co potrzebujesz. Elu, ale my tylko chcemy z tobą porozmawiać. Ale ja proszę, nie chcę wyjść słowo komuś cały czas, halo. Bo wiecie co, wchodzę na ten Discord często i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym złapała Elę na żywo, że jest. Chciałam tylko powiedzieć dobry wieczór, Elu. No to się nie da, oni wszyscy mówią. Ela? Powiedzieć. No właśnie teraz też przerywają, kurde. Chociaż jedno słowo bym chciała z nią zamienić, tą kobietą. Nie dacie jej dojść do słowa w ogóle. Zastanawiam się, po co tutaj tyle osób siedzi wieczorem i tak po prostu się przekrzykuje, to jest bez sensu. Nie. Jeszcze raz, nie przydałaby się tutaj jakaś... No i jeszcze będą mi mówić. Uwolnić małpy. Moderacja. Słuchaj, słuchajcie, jedno przez drugie. Siedzi czy sam. Jebać. I będą mi mówić, z kim mogę iść do łóżka jutro, a z kim nie.
Ela, jeżeli ciebie denerwuje temat... Bo im się wydaje, że oni mogą o tym decydować, nie? Ale nie słyszycie tego, że ją denerwują te tematy? Przecież to jest jasne, że ją denerwują te tematy. Jutro jest 13 czerwca, tak? Wszyscy mają tak. Już pomysł, tak? Mam iść do psychiatry. No nie, już macie plan na mój jutrzejszy dzień, tak? O której mam? A o której mam godzinie zacząć sprzątać mieszkanie? Może po prostu... A chcielibyście kluczyki od mojego samochodu? Może ktoś chce kluczyki od mojego samochodu? Nie, bo to gówno. Chcecie się przejechać moim samochodem po mnie. Człowieku. Ale nie chcecie kluczyków od mojego samochodu? No nie krępujcie się, przyjdźcie jutro na 11. I pojeździcie sobie po Krakowie. Akurat mam zatankowany pełny bak. Może się chcecie przejechać, kurwa, moim samochodem, nie? Zbanować, jeśli nie mam takiej możliwości, żeby na to. A może w ogóle by ktoś chciał na przykład sobie przyjść do mojego domu i sobie obiadek ugotować? No to, kurwa, nie krępujcie się, przyjdźcie sobie. Bo wy uważacie... Lodówka pusta jest to, co tam. Na śmieci wyrzucić. Ej, słuchajcie, weźcie, przestańcie, naprawdę. Ja nie wiem, nikt, kurwa, nie miał z was... Bajzów w domu, ludzie. Wielkie mi tu halo. No to nikt nie miał nigdy sypu w domu? Nikt? Nigdy. Chciałam mikrofon. Elka, o czym chciałabyś porozmawiać? O właśnie. Wyciszyła się. Ciekawy temat jest. Elu, ja tutaj jestem pierwszy raz i nie wyobrażałam sobie tego w taki sposób. No, ja też jestem pierwszy raz tak w sensie z Elą i w ogóle zastanawiam się, po chuj wy to robicie, kurwa, ludzie, po co? Kurwa, tak to, dobra, tak to, to wygląda, o co ci chodzi? Nie wiem, tak jest. No bo tak wy krzyczycie, nic nie rozumie, nic się nie rozumie, ona podnosi jej się ciężko. Ona podnosi głos, cicho. Ja nie wiem, jak to w ogóle słyszycie w ogóle, nie wiem. Ja, może za głośno, sorry. Ale jej w ogóle nie słychać. I podnosić jej ciśnienie, to o to chodzi? Że tak jest. Podgłoś ty. Nie. Bam. Nie jest jeszcze Ela, to tak siedzi bardzo cicho. Prawda jest taka, że to Elka powinna zadecydować, o czym chce rozmawiać, jeżeli nie chce rozmawiać, bo wyciszyła się. Jeżeli nie chce rozmawiać na tematy związane z Markiem, to ok. Możemy porozmawiać o czymś innym. Chill out. Cicho, granat. Zastanawiałam się po prostu, czy się da jakoś rozmawiać. Ale o co chodzi? Wy chcieliście porozmawiać o tym, że mam burdel w domu, karaluchy, brud, dlaczego jestem taką świnią, nie ma dlaczego kleję wódę, dlaczego jestem taką dziwną, ja mam taki po prostu chleb w mieszkaniu, dlaczego jestem takim gównem, o tym chcieliście porozmawiać, tak? Ale nie, dasz mi powiedzieć, mogę coś powiedzieć, że... Projekcja wjechała. Wy wszyscy jesteście tacy idealni, wspaniali. No właśnie to mówiłam przed chwilą, że niech mi powie ktoś, kto zawsze miał czysto w domu. Świnią na całym świecie, nie? Ja. Nie wszyscy, ale ja jestem blisko ideału. Jest tylko jedna świnia tutaj na tym kanale głosowym, nazywa się Ela Gabi, tak? Ale jest ta... Nie jest takiego. Jest jeszcze Marek. Jego mamusią, jego bratem, jego tatusiem. Wszyscy mają czysiutko poskładane, tylko jedna świnia to jestem ja, zawsze wszystko robię źle. Reszta dokładnie. Jest sam ideał. Pani Elu, ale nikt tego nie powiedział. W tym momencie pani sama siebie nakręca. Tak, ty jesteś idealna. Jutro wstaniesz, będziesz robić pranie, będziesz malować, będziesz czyścić. Po prostu Joanna Dark poświęca. Jeżeli ty chcesz o tym gadać, Elu. Jak jest pożar, to się ja rzuca, tego nie będę robić, bo mam od tego ludzi. No jasne, no. Chodzisz do porządnej pracy, a ja po prostu się lenię, jestem jakimś bucem i bardzo. Mogę coś powiedzieć? Cokolwiek takiego powiedział. Nie dość, że jestem największym jestem zaniedbana, że jestem kurwą, że jestem alkoholiczką, że mam gnój, że mam chleb, jestem pojebana, jestem terapeutycznie. Wszystko mam rozjebane po prostu. Jestem stara, nie zasługuję na to, żeby mieć jakiegokolwiek faceta. Jestem gównem, trzeba się na mnie wystrać. Ela, banuj te dziwki. Kopnąć mnie w pysk, tak? Wy wszyscy jesteście świetni, a ja jestem do dupy, okej? Okay? Tak, dokładnie. Ela? Jeżeli nie chcesz rozmawiać na temat mamo, gratuluję. Ela, o halo, czym chcesz rozmawiać? Zamknij się, granat. Chcę rozmawiać o tym, jakim jestem brudasem, jaką jestem. Halo, dobra, nie popłacz się tam. O tym chcę rozmawiać dzisiaj.
Ty dzisiaj jedłeś na obiad? Halo, czy mnie słychać? Powiedz o tym, jak wszyscy są wokół idealni, jaka jest jedynie. Ale przestań, nie ma ludzi idealnych, przestań. Ela, ty jedłeś na obiad? Boże, zapnij się, granat. Idź poszukaj swojego chromosomu. Ona ma ich za dużo. Prawda. Boże, co to za chamski komentarz. Odwal. Dobra, weź wypierdalaj. Halo, czy mnie słychać? Nie ma to jak słychać, piękny słychać? Abelizm. Tak. Słychać cię. Halo, czy mnie słychać? Tak, słychać. Tak, słychać cię. Halo, czy mnie słychać? Kurwa, zamknij się, debilu. A co ostatnio widziałaś? Jakiś film? Jakiś serial? Dobra, dzwonię do Eli, bo nie wiem, co teraz powiedzieć. Halo, czy mnie słychać? Słychać. Aha, aha. Marek, tyle nie się wypiłeś. Kto to powiedział? Marek się obraził i wyszedł. Madame Mao. Elka, bardzo chętnie z tobą porozmawiałam na spokojnie o czymś kompletnie związanym z... Cicha autystyku. Twoim... Pan Jabłko i pan Gruszka. Pan Gruszka, pan Pietrusz. Tak na spokojnie. Pan Jabłko jest malutko. Zajebią mnie za ten film, co mi nagrałeś, rozumiesz? Zamknij się. O jaki film ci chodzi? Nie interesuj się, hejterze. No właśnie nie jestem hejterem. Taśmy Watykanu, część drugą. Słyszę po głosie, że jesteś hejterem. I co było? Powiedzcie mi tak szczerze. Co było takiego na tym filmie takiego strasznego i co tak, nie wiem, zasługuje na taki kurwa lincz. No dzień dobry, coś się rozłączyło. Czy mnie słychać? W mieszkaniu bałagan, to tak ją traktując, nie osiągniecie niczego. Taka prawda. Jeżeli ja coś nie powiem, jeszcze raz powtórz. Powtórz jeszcze raz, bo nie słyszałam. Co nie mówiłaś? Chodzi mi o to, że... Ja zamiast fotowoltaiki. Nie ty. Dziewczyna. Nie wiem, co osoby chcą osiągnąć tak, przychodząc do Elki, pasywno-agresywnymi komentarzami. Możecie się z nią nie zgadzać, ale tak naprawdę przychodząc i mówiąc do niej takim tonem, przychodzicie po to, żeby się kłócić. Dokładnie. A prawda jest taka, dokładnie, że nie wiem, jak to się skończy. Tym, że Elka da wam bana, wrócicie z swoich konta i będziecie kontrolować. Kto to powiedział? Jesteś idiotą po prostu. Taka prawda. I to będzie taki niekończący się ciąg banów i wracania z tym. Łączne 40 też. Zestrałem się w pantalony. Spróbujmy raz porozmawiać o czymś wesołym. Granat, upośledzona debilko, zamknij pysk i policz te chromosony. Masz to mięso chromosom wybrany. Chromosony, tak. Abelistyczny język. Jaki język? Przepraszam, ja dzwonię z fotowoltaiki. Nie abelistyczny, tylko ableistyczny. Przepraszam, jestem po 10 godzinach z pracy, dopiero co wróciłam do domu. Dobra, mnie rozłączyło wcześniej, słychać mnie teraz? Jo. Słychać? Nie. Elu, mów coś do nas. Nie ma już. O. Ela 3 złote. Ryka siada. Znacie ją. Pongowski? Też nie chyba. Chyba do niej Marek zadzwonił. Szkoda im. Ej, wiecie co, mogę coś wam powiedzieć? Ja się kurwa i nie dziwię czasami. Wiecie, naprawdę. Ja może też. To nie,
bo to nie jest miejsce może, ale słuchajcie. Ja półtora miesiąca temu zostawił mnie facet z dwójką dzieci. Tak po prostu wyszedł do domu, kurwa, i nie wrócił. Ja nie dałam rady pokładać kurwa prania, ani nic zrobić. Wiecie? Nie mogłam kurwa nic zrobić. Ale wyszedł po mleko czy po chleb? A chuj, czy tam chodzi po to wyszedł? Po prostu mówię, o co chodzi. Mój stary po mleko. Właśnie widać po tym, jak mówicie teraz coś, jak macie wyjebane na to, co ludzie mówią, no. Nie, ale to posprzątasz za tydzień. Posprzątasz za tydzień, za dwa, a tam jest chleb od lat. Ale słuchajcie, może ona po prostu nie da rady, kurwa. Po prostu może się czuje tak samotnie i tak chujowo i tak beznadziejnie, no, że nie da rady. Dlatego właśnie powinna trochę się odciąć od tego wszystkiego. A nie, przecież jest zajebana internetem cały czas, ona tym żyje, ona nie będzie rady ogarnić, kurwa, wszystkiego. Hej, słuchajcie. Ładnie, no, są priorytety, no, są ważne rzeczy i ważniejsze, nie? No tak, więc nie wiadomo, co jest ważne i co jest ważniejsze, tylko ja nie wiem, co takiego było tam w tym domu, co wymagało takiego strasznego, kurwa, nie wiem. Boże, to tam jest, karuchy i soruchy i w ogóle. Kilo papierów. Grzyb na ścianie, grzyb na ścianie, grzyb w łazience, grzyb pod paznokciami, grzyb na patelni. Tam nic złego nie było. To wszystko jest fotomontaż, hejterzy nakręcili. Cześć, ja mówię poważnie, pytam się poważnie. Słuchajcie, kilo no ja co? Poważnie. Że co, podłoga brudna, papiery porozwalane i kurz. No ale to nie to chodzi o brud na podłodze czy cokolwiek, tylko chodzi właśnie o to, że kurwa ktoś to udostępnia. No właśnie nie wiem po co. No ale ty właśnie wychodzisz z perspektywy człowieka, który został przed chwilą zostawiony. No ja wiem, rozumiem, zła sytuacja, smutna, nie powinno tak być, no ale nie się stało. Chodzi, że człowiek nie ma siły, no, że nie ma siły na pewno. Nie, ja wiem, ja to, każdy to pewnie z nas wszystkich tutaj rozumie, tylko no... Ale... To nie jest kurwa opcja, żeby, nie wiem, chodzisz, szukasz atencji w internecie, też nie. No takie rzeczy załatwia się w własnym mirze domowym. Przepraszam, ale wszyscy wiemy, jak Elka zareaguje na taki sposób rozmowy z nią. I ban, robienie, ban, z tej, ban. Robienie z tej rozmowy kolejnej pyskówki, gdzie tak no naprawdę... Właśnie. No to jest przynajmniej zabawnie, a nie siedzenie i lizanie dupy. Ela, jak ci minął dzień? Dobrze, uwu, jazda z kurwami. O, uwu, no bo nie rozumiem tego. A gdzie? Proszę, to, że ludzie czasami... Czemu nie odpisujesz, uwu? Pisałem ci wiadomość, że jesteś taka zajebista dziewczyna. Ja nie miałam wiadomości dzisiaj. Nie dzisiaj, wcześniej. Aha, to sorry, to nie zauważyłam. Strasznie lubię słuchać ciebie. Bardzo. Uwu, pięknie jedziesz z kurwami. Uwu jest mega inteligentną osobą. No ja jestem głupia jak but akurat. No właśnie nie. Dwa wiecie jeszcze tak... Dziewczyna, która się rozstała. No. Czy rozstała się dlatego, że jak się przygotowałaś na przyjazd swojego faceta, na którego czekałaś miesiąc, czy tam dwa, nie zdążyłaś posprzątać mieszkania i się dziwisz, że potem jest nie halo? Ja rozumiem. W tym momencie jesteś w sytuacji, że jesteś w złej sytuacji, no bo facet cię zostawił. Wiadomo, to jest dołek psychiczny i tak dalej. Ale jeżeli jesteś w tej euforii, chcesz spotkać nie kogoś... Nie ma takiej opcji, kurwa, że nie ma posprzątanego mieszkania i wszystko, blisko ogarnięte no na ostatni guzik. No właśnie o to chodzi. To sprzątasz, żeby się pokazać. Bo to wystarczy, że sprzątasz codziennie, a później nie pogadaniasz. Tak, tylko że ona ma inne ale priorytety. Ale możecie być sami. Właśnie o to chodzi. Ale Duba się nie rozciągnie. Jak można sobie... No właśnie, Duba się nie rozciąga. Jak można 3 razy dziennie siedzieć na czymś i opisywać swój dzień? No ale jak ty masz kurwa czas codziennie sprzątać, to ja kurwa podziwiam. Ale o to chodzi, ona nie musi codziennie sprzątać. Ona miała raz posprzątać. Raz na kilka miesięcy. To wszystko. Nic więcej. No i tego nie zrobiła, bo ma inne priorytety. No ją priorytety w dupę ugryzły. Tak niestety. Kwelowa wróciła. Halo, słychać mnie? Słychać cały czas. Nie słychać. Wiecie co? Mnie odwiedził znajomy na przykład i było mi bardzo głupio przed nim, jak przyszedł i zobaczył stertę ubrań i ja mówię, że... I on wiedział, ile to czasu leży. Ja mówię, ty, ja nie dam rady, po prostu kurwa, nie mam siły. Nie dał mi... Wiecie co? Siedziałam sobie w kuchni i gapiłam się w ścianę. Nie da się niektórych rzeczy zrobić. Nie wiem czemu. Taki dół, kurwa, się łapie. To
Ja ostatnio dotarł do mnie komputer i po prostu nie miałam przez ponad 4 dni czasu poskładać pudeł. Dobra, chuj nas obchodzi, Ela jest. Prawda jest taka, że dobra, no. W spokoju. Witamy pani Elu. Czy będziemy karani ciszą teraz? Nie, rozmawiałam z Markiem przez telefon. Marek dostał zlecenie od Albusa Iskarioty z serweru Przystanku Zborowo, żeby przyjechał do mnie jeszcze w tym tygodniu, żeby mi sfilmował resztę mieszkania. I przyjedzie czy nie? Przyjmie go pani czy nie? W środę chce przyjechać. Rzekomo, bo się za mną bardzo stęsknił. Natomiast chodzi mu o to, że chce sobie sfilmować jeszcze te pomieszczenia, których nie zdążył sfilmować, jak był. Elu, ale to dlaczego się na to zgadzasz? No właśnie po co, Ela, powiedz. Ja nie wiem. On działa na swoją szkodę. Naprawdę. Ja się nie zgadzam, tylko mówię, jakie są plany, nie? Ale w jakim celu oni to robią w ogóle? Elu, no oni chcą cię przedstawić w najgorszym świetle, a naprawdę jesteś dobrą osobą. A czy jest to w mieszkaniu, czy nie? Czy ma syf? A ja mam takie pytanie. Czy ja sobie mogę jutro przyjść do kogoś, może się zgłosi ktoś na ochotnika i sfilmuje mu mieszkanie? Zapraszamy. Tak. Ja mogę sfilmować moje mieszkanie, chcesz? Ela, ale no akurat... to przyjemnie, sfilmuję, co masz w szafach, gdzie sobie trzymasz dokumenty, gdzie sobie trzymasz jakieś cenne rzeczy, tak żeby złodzieje wiedzieli, po co mogą przyjść, nie, do tego domu, może tak po prostu... ale właśnie o to ja... chodzi. Nie, ale ja mam... Ela, ja nie mogę tego mówić, nie, po prostu... Ja mówiłam, właśnie mówiłam, że ja mam w domu syf, bo nie dam rady nic zrobić. Ale nie o to chodzi po prostu, ja mam w domu różne cenne rzeczy, nie? I no, co? I przychodzi ktoś i filmuje i wrzuca do internetu, co, gdzie ja mam? No nie. Nie, no nie można tak robić w żadnym wypadku. Ale widzicie, bo nie, my nie patrzyliśmy z tej perspektywy, nie? Ja nawet na to nie pomyślałam o tych cennych rzeczach. No naprawdę. A nie pomyślałaś, tak? No nie, ale naprawdę. Ela, no. Spokojnie, to osoba jest... Tak, żeby złodziej sobie mógł przyjść i żeby już wiedział dokładnie, aha, tu jest telewizor, aha, tu jest komputer, aha, tu jest to Elu. I będzie w sposób tak się dobrze, że w takim razie można mówić, że czyjaś matka jest alkoholiczką i że czyjś brat komuś zęby wybił, nie? Panie Elu, czemu Anka Kosińska źle o pani mówi? Nie znam takiej osoby. Pani Elu, jak się pani teraz czuje? Ja się czuję bardzo dobrze i jestem w stanie sama kierować swoim życiem, nie potrzebuję żadnych kierowników. Ale pani no to jest... zna, a nie. Nie, no i bardzo dobrze, tylko no Marek robi trochę syfu, trzeba to powiedzieć. A widziała pani, jak panią wyzywał na live'ie przed chwilą, tutaj na Discordzie? Słuchaj, skoro uważasz, że Marek robi syf, no to nie umawiaj się z nim, nie? Nie przyjaźnij się z nim, a chuj ci do tego, co ja robię, z kim się kontaktuję, nie? Elka, przepraszam, że tak głośnie, ale... Nie lubisz go? Zachowaj sobie tą opinię dla siebie. Ela, jeżeli nie chcesz rozmawiać na ten temat, to jest twój Discord. Możemy rozmawiać na jaki chcesz temat. Możemy rozmawiać na temat filmów, książek, seriali, na temat... twojego samopoczucia na temat tego, co zjadłeś na obiad, czegokolwiek. Ja się tylko chciałam po prostu wydać oświadczenie na temat ostatnich wydarzeń i położyć się spać i koniec. No, nie udało pani się, bo... Stosunkuje się, bo pani nie udało się. Czyli chcesz już skończyć live'a? Kurwa, nie ma żadnego live'a. W sensie tutaj. Ela, taka prawda. Jesteś, jak to pani mówisz, showmanką, bardzo doceniam feminatyw. Halo, słychać mnie? To twoje show, ty je kontrolujesz. Nie, nie słychać cię.
Dlatego na przykład bardzo dobrym pomysłem jest to, żebyś na rozmowę chodziła na podium, bo tam możesz wyciszać osoby, które po prostu przychodzą po to, żeby trollować i ciebie obrażać. No i zobacz, ja bym była już wyciszona, tylko nie wiem ale czemu. Ale pani, pani zna panią Anię, bo pracowała w G Studio, jest z Słukowic. Ja się poczułem, bo teraz może Ela sobie pójdzie. Jestem pierwszy raz, kiedy jesteś Ela, kiedy słyszę cię na żywo i jakkolwiek to odbierzesz, szacun za odwagę. Słuchajcie, mi się nie zdarzyło nigdy w ciągu mojego całego życia i 30 lat pracuję w branży fotograficznej, żebym poszła do kogoś do mieszkania i w czasie, czy tam do firmy, do sklepu, gdziekolwiek, nie? I żeby bez zgody sfilmować, nie zrobiłam tak nigdy. Ale... Ty po prostu zrobiłeś zdjęcia. Ale my cię bronimy, a ty jesteś o to na nas zła. Ale czuję się głęboko zgadzam z Elą. Takie zrobienie takich nagrań jak w domu to jest dosyć mocne naruszenie pewnego poczucia prywatności i bezpieczeństwa. Dla większości z nas dom powinien przynajmniej być miejscem, gdzie czujemy się pani bezpiecznie. Elu, pani to znaczy, to jest... To jest naruszenie... To jest naruszenie dóbr osobistych, to jest złamanie prawa, to jest złamanie nękanie. Prawa nie do końca, bo tutaj jest bardzo... A, tak. A co A było ja spowodowane jest... temu właśnie, że się pojawił ten film w internecie? Ja dlaczego? Ja dlaczego się pojawił ten film w internecie? Słuchaj, pytanie jest, czemu go w ogóle miałeś? Pytanie. Elu, czemu miałeś ten film? To jest pytanie. Pani była asystentka będzie panią, więcej, będzie o więcej pani filmów w internecie. Pani Ania. Dobra. Skoro nie chcesz się pogodzić Ela ze mną, no to zniszczę ci życie tak, żebyś tak samo jak mi spowodowała to życie, że zniszczyłeś. Ale nie pozwalaj na to. Nie dobra, to pani wyjebie. Nie chcesz się pogodzić? Dobra, vice versa. Robisz mi czemu źle. Jej grozisz? Źle się nie zachowuje jak dziecko, Marek, kurwa. Nie, nie obchodźmy się dziecko, nie będzie akurat taki moment. Wczoraj płakałeś, że ona ci grozi, a teraz ty jej grozisz. Dobra, podałam dla ciebie, żebyś go porzuciła. Kurwa, dlaczego ona rozmawia z wami, a nie ze mną? Przez chwilę zadzwoniłem. Cześć, Kalgon, dzięki za zadzwonienie. Dobra, nie, ze mną nie jest warto rozmawiać. Najlepiej jest sprzedawać prywatny internet, to jest bardziej opłacalne. Dziękuję. A widzę wy u mnie znowu o poranku i to takim dość. No zobaczcie, u mnie dzisiaj pogoda jakaś taka niemrawa, ale ona się rozkręci. Marek, idź spać, jesteś pijany. To słychać. Powinien to być vlog i nie będę. Przychodzę tutaj troszkę z wami pogadać, żeby was pogadać. Jeszcze obrażasz Elę, że zniszczysz jej serwer. No, daj spokój. Marek. Dzisiaj babę ze wsi przyszło. Wróciłam z kurka. Próbowałam tylko dłoń i stopy. Ale on nie tylko mi zniszczy serwer, ale zniszczy mi też kanał na YouTube. I doprowadzi do tego, żeby mi odebrano dziecko. To zmień hasło, Ela. Tak. To jeżeli teraz. Nic z tym nie zrobisz, to szybciej ci zabiorą, bo on i tak wszystko udostępnia i tak. Ela, nie pozwól mu się szantażować. Nie, nie, pozdrawiam. Elu, on cię szantażuje. Stylistka, wyrażystka. Czego pani mówi, że pani jej nie zna, skoro pracowała dla pani? No i słuchajcie. Przyszłam chwilkę pogadać, co z nimi dzieje. Wiecie, i wam dawno mówiłam, że u mnie czerwień jest bardzo intensywny i naprawdę jest to tak. Ja teraz codziennie pracuję, jeżeli... Zmutujcie tą Kaję, po chuj to napierdala. Tak jest. Kto to był? Ja wyciszę tę osobę. Kto to był? Katia? Już jest wyciszona. Ale ja ją chcę zbanować. Kto to był?
bo damy mało. Elu, nie banuj bez potrzeby. No co, jak ktoś nie umie korzystać z kanału głosowego, to wróci za pół roku, jak się nauczy, nie? Nie, ja wiem, ale może ktoś się zapomniał po prostu. Ale jak się zapomniał, to co, 300 osób ma czekać, aż ktoś się wyłączy? Nie, no racja, ale no raz się może zdarzyć. Ale ja się pytam, kto to był, chce zbanować tą osobę. Czasami trzeba wybaczać. Nie, Lu, ja nie widziałem, no nie powiem ci, no bo nie wiem. Słuchajcie, połączyłam się tutaj, bo chciałam po prostu skomentować tą zaistniałą sytuację, no ale nie dało się dzisiaj. Nie, Noelu, właśnie chcemy cię wysłuchać. Może pani skomentować sytuację o pani byłej asystentce, której podobno pani nie zna? Dlaczego się asystentka była źle wyraziła? Ale nie zadawajcie Eli teraz pytań, niech Ela sama skomentuje, co chce i tyle, no. No, połączyłam się o północy, jest 1:30, to myślę, że dobra pora, żeby się pożegnać i powiedzieć dobranoc i no nie wyszło nic z tej rozmowy. Dobranoc. Nie no, ale powiedz, że my czekaliśmy na ciebie. Ale powiedz, bo my czekaliśmy naprawdę długo. Marek tutaj przyszedł i przeszkadzał. Teraz masz nas tylko dla siebie, mów. Po prostu Marek mi przez ten ostatni rok znajomości przysporzył strasznie dużo problemów. Cześć wszystkim. No. Poczekajcie, cisza teraz, Ela coś mówi. Ela, zbanuj ją. Mogę powiedzieć taką rzecz, że Marek nie przekroczy progu mojego domu już nigdy więcej, ale też będę miała bardzo cenną nauczkę na przyszłość. W ogóle tutaj nikogo nie zaproszę po prostu. Ludzie są podli. Zaprosisz kogoś, podasz mu obiad, kolację. Kuratora pani zaprosi? Przenocujesz go, a potem ta osoba sfilmuje ci dom i cię wyśmieje przed całą Polską, także nie warto nikogo zapraszać do domu, mogę wam tylko powiedzieć, takie mam doświadczenie nowe. Ogólnie 10 lat ma moja córeczka i muszę wam powiedzieć, że to była pierwsza sytuacja taka, że ktoś nocował u nas parę dni i bardzo to była dla mnie cenna i taka przykra lekcja, nie? No po prostu nie warto nikogo do domu. No, jak to jest mieć rodziców wystarczy czerwonych krajonków ubeków? Fajnie czy nie fajnie? Wystarczy posprzątać w domu raz na jakiś czas. Ale nie mówcie tak, po co tak mówicie? Lebanuj też maty. Ale chcę dać jakieś oświadczenie, to dajcie jej się wypowiedzieć. Ja? I później zadajcie pytanie, jak będzie chciała odpowiedzieć, to odpowie. Na moim kanale jest prawie 1000 filmów. Na żadnym filmie nie pokazywałam, jakie mam meble w domu, co trzymam w szafkach i tak dalej, prawda? Jakieś tam ujęcia, widok na ścianę, kawałek stolika, siedzenie dobra, na krześle. Czemu unikasz odpowiedzi? Jak to jest być z ubeckiej rodziny? Jakaś tam po prostu wesalka, nie? A raczej nie ma ani jednego filmu, żebym po prostu filmowała każdy metr kwadratowy mieszkania i pokazywała wszystko, co mam w pokojach. A Marek po prostu przyszedł i sfilmował mi całe mieszkanie, pokój po pokoju, metr po metrze.
otwierał szafy i filmował lodówkę, filmował w środku balkon, łazienkę, kuchnię. No, bez przesady, nie? No. Jest na przykład youtuber Mateusz Spysiński. Macie gdzieś sfilmowane jego mieszkanie? Nie, nigdzie nie ma. Ale czemu się porównujesz do Mateusza znacznie? Ale przychodzą jacyś do niego ludzie i co? I nikt mu nie sfilmował wszystkiego, co on ma w domu i nie wrócił do internetu? Ale on nie zaprasza Marka. Nie zaprasza A na przykład taki Carioner. Jest sfilmowane... Też Marka u niego nie było. Ale on ma tylko jeden pokój, także tam nie ma co. On ma tylko jeden pokój. No, ludzie sobie filmują. Znajdują sobie jakieś tam tło, scenerię i sobie filmują. Ja setki razy filmowałam ten pokój w taki sposób, że była tylko jakiś jego fragment był przedstawiony, a nie żeby po prostu wziąć i całą panoramę, wszystko, każda półka, każda szafeczka, każde krzesełko. Ja bym chciała, to bym sobie sama to przedstawiła, no nie? A skoro nie chciałam, to znaczy, że nie było to na pokaz publiczny, prawda? No ale Elo, ty nam to mówisz? To ty go zaprosiłaś. My nie popieramy tego, co on zrobił, wręcz przeciwnie. Uważamy, że to jest świństwo, ale ty go zaprosiłaś. Ela, czy ty się go boisz? Przecież szantaż będzie jeszcze nie raz. Co to za gocha? Tak, ja się boję Marka, bo on mnie od trzech dni szantażuje, że więcej filmów, że ma jakieś na mnie haki i że więcej filmów opublikuje na mój temat w internecie, że zniszczy mój serwer i zniszczy Elu, mój kanał. Ale to trzeba zgłosić to na zablokuj go wszędzie i niech sobie wysyła i tyle, my to zrozumiemy, przynajmniej się z nim skończy raz na zawsze. No nie możesz dawać się tak, wiesz, zastraszać. Gdy pokazuje, że się boisz, to on jeszcze bardziej będzie. Już Elu, wszyscy wiedzą, że masz syf, nie daj mu się. Tylko go zablokuj wszędzie. Ale ja nie mam żadnego syfu, może ty masz syf, wiesz? No ja akurat mam syf, także ja ciebie rozumiem. Albo może twoja mama ma syf. Ja też mam syf. Tak, też babcia, ma syf. Babcia i brat. Ale ja nie mam żadnego syfu. Ja mam mieszkanie, w którym po prostu mam różne rzeczy. Przychodzę sobie do mieszkania z torbą pełną rzeczy, potem je wyciągam i sobie z tych rzeczy korzystam. I no to jest po prostu dom, a to nie jest jakaś scenografia, hotel, jakaś hala wystawowa, kwiaciarnia. No sorry, no to jest mieszkanie, ja tutaj mieszkam. Mam prawo chyba mieć książki, gazety, długopisy, pudełko z jakimiś kablami do komputera. No kurwa, ja tutaj mieszkam, ja tutaj pracuję. No wolno mi mieć jakieś rzeczy w swoim własnym mieszkaniu, czy nie? Elu, tylko widać, że Marek tobą manipuluje. Ja wiem, że byście chcieli pusty pokój, tak? Kwiaty, jakaś sofa, stoliczek, fontanna. Nie, ale twoje mieszkanie bardzo ładnie wygląda, normalnie, no jak normalny tak? Dom każdego Polaka. Słuchajcie, jakaś tam fontanna, nie? Małpa w klatce, no i pusta przestrzeń. No ale sorry, ja tutaj mieszkam, no kurwa. No ale Elu, każdy z nas tak samo ma w domu. Ja też mam czasami bałagan i też wiem o tym. No. Każdy ale jaki bałagan? A ja nie mam prawa mieć jakieś rzeczy w mieszkaniu? No ale masz prawo, ja tak samo mam, tak samo. Ja mam taką półkę, gdzie mam cały bałagan. No i co z tego? Ale ja nie mam żadnego bałaganu. Ja po prostu mam różne rzeczy, które mi są tak, potrzebne. Tak, Elu, masz czysto, dobrze. Po prostu. Put i syf. Nie mówcie tak. Ela, myślałaś, żeby podać Marka na policję? Nie będę go zgłaszać na policję. Po prostu on już więcej tutaj, jego noga nie przekroczy progu tego domu. No ale wiesz, on cię teraz szantażuje jakimiś filmami, no to też nie jest w porządku. Ale... Elu, a dlaczego, dlaczego mama ci wynosi wszystkie rzeczy z domu? Rozumiem, że
ludzie chcą mnie wyrobić w jakieś przestępstwa, w ogóle nie wiem w co. Ja sobie żyję normalnie, tak jak inni ludzie. Fajne nagrywam live'y, filmy. Robię zdjęcia. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie jestem osobą karaną. Mam normalne mieszkanie. Wychowuję córeczkę i chcę sobie po prostu żyć spokojnie dalej, no nie? To, a po prostu są osoby, które mają z tym jakiś problem. Najwidoczniej Marek. Są ludzie, którzy po prostu nie chcą, żebym była w tym domu, żebym miała dziecko, żebym sobie coś tutaj robiła, że mam się gdzieś wynieść na przykład. Nie wiem, może mam po prostu do jakiegoś innego mieszkania się przenieść albo do hotelu. Może w ogóle powinnam opuścić to mieszkanie, gdzieś tam kurde wyjechać, nie wiem. Może ja w ogóle nie mam prawa w tym mieszkaniu przebywać. Ale jak najbardziej masz prawo, bo przecież to jest twoje mieszkanie, no ale Marek trochę hejtuje to wszystko. Dlatego się o to martwimy. Ja nie wiem. Może to jest faktycznie bezprawne. Może należy mnie usunąć z tego mieszkania. Może ja nie mam prawa tutaj być i sobie trzymać na przykład gazet na może komputerze, na podłodze, bo... Ale Marek, na... czy grozi? Ma... Ale... Ma... do nas. Jedyna osoba, która ma problem, to jesteś ty, bo pierdolisz o tym od godziny. A ty Uwu zamknij ryj i wypierdalaj z mojego serwera. A gumer, Uro. Wredny chamski głos zawsze poznam. O, wredny chamski głosik. Uwu, wychodzi... kiedy będziemy Minecraft grać? Wychodzi na to, że żyjemy sobie w Polsce, nie? A tak naprawdę to tutaj jest Ukraina. Czyli Putin nie pozwala ludziom w Ukrainie, na Ukrainie mieć mieszkań, domów, bombarduje je i każe im wypierdalać z ich kraju. Nie, nie mogą sobie, musieli wszystko zostawić. Komputer, gazety, ubrania, majtki, buty, wszystko musieli zostawić, zbombardował im te bloki i ci ludzie teraz są w Polsce, nie? I to jest to samo teraz, a ja sobie Ej, Elka, mieszkam w wyjebali cię z Discorda, to i wyjebią cię z mieszkania, żulico. I wychodzi na to, że ja nie mam prawa do tego. Zanim zabrniesz za daleko. Czy ty właśnie chcesz się porównywać? Odsuń ja nie mam mordo prawa z mikrofonu. W własnym mieszkaniu postawić książek na podłodze, bo ja mam wydupczać gdzieś pod most, tak? Ty właśnie porównujesz się do ofiar wojny na Ukrainie, tak? No pierdolnięta jest. Dobrze to rozumiem. No to nie było. Ale masz pretensje do nas, jak to Marek robi wszystko. Zamknij mordy, kocha. A kto płaci twoje rachunki? Kogo? Mama. Putin. A jak się wam wydaje, na co ja wydaję zarobione pieniądze, skoro... Kurwy, wina i pianino. Skoro nie mam w pokoju jakiegoś wypasionego telewizora, monitora komputerowego, to na co wydaję swój hajs? Na ciężkie narkotyki. Porterki. Kokaina. A może na Marka wszystko wydałam przez ostatni rok, jak myślę. Na alkohol. Ja myślę, że na koks. Sugar mommy. Miałabym ładnie urządzony ten pokój, jakbym nie wydała tyle pieniędzy na Marka. A zarabiasz coś? Zarabiam więcej niż ty. Z live'u zarabia. To ile płacisz za prąd albo za wodę? Za seks. Za wodę nic. Za wodę płacę jakieś tam chyba 130 zł, a za prąd zależy w jakim okresie. Ale średnio 180 zł miesięcznie licząc okresy grzewcze. Czy za mieszkanie mam 800 zł miesięcznie? Za media płacę za internet 150 zł, za telefony 400, ubezpieczenie samochodu raz w roku 3000.
Paliwo. Ubezpieczenie firmy 1440 zł miesięcznie. Za 1000? Za takiego grata? Jedzenie, różne inne rzeczy, no to... Czy jedzenie masz za darmo od Heleny? No to skąd na to wszystko bierzesz pieniądze? Z samego YouTube mam 5000 zł miesięcznie, oprócz tego mam zlecenia firmy. Wystarczy. Aha, aha. Pani Elu, a mam pytanie. Helena, no tak, na jednym live'ie mam prawie 1000 zł. No to kurwa, mam 4000 z samych live'ów. Pani Elu, mogę zadać jedno pytanie? Jak nie wierzycie, to sobie puśćcie live i sobie spiszcie wszystkie donaty. Właśnie, na temat tych donatów, dlaczego już nie ma opcji płacenia PayPal, bo mam tylko taką opcję, żeby wpłacać. O, Marek mi to wyłączył w piątek. Ale on jest zazdrosny. No, a no, czemu on ci to wyłączył? Przecież ty na tym zarabiasz. Wiesz o tym, że osoby z zagranicy nie mają innej możliwości niż PayPal? Marek to wyłączył, bez mojej wiedzy. Żeby nie wycofywano donatów, o to mu chodziło. No, nie, chodziło mu o to, żeby nie było wyzysk na jego temat, zablokował mi to bez mojej wiedzy, a przez to straciłam też donaty od osób, które mi wysyłają jakieś miłe słowa. Wyłączył mi to, miał po prostu skonfigurowany w komputerze, wszedł sobie i mi wyłączył. Pozmieni hasło wszędzie. To jest 500 zł, którą on ci zabrał po prostu. No czemu ty nie pozmieniasz tych haseł? A możesz kogoś poprosić, żeby ktoś ci to włączył z powrotem? W piątek bez upoważnienia wszedł i mi wyłączył. A możesz poprosić kogoś, żeby ktoś ci to włączył? Ja cię mogę włączyć. Jeszcze raz. I just today I play it. Dzisiaj sobie to włączyłam, powtarzam jeszcze raz. Dzisiaj sobie to już włączyłam, bo kurwa, super, nie wiedziałam. Wczoraj na to wpadłam, że mi wyłączył, a w piątek na live nie wiedziałam, że mi wyłączył, bo przez ostatni rok nikt mi nie wyłączył PayPal. Właśnie się zastanawiałam, dlaczego na ostatnim live tej opcji nie było. Dzięki. Bo Marek mi wyłączył. Dziękuję. Ja serio, Marek? Nie, Marek. Nie, tutaj się nie wyłączyła. Duch Święty... Cześć. Ojciec Święty i kurde, jeszcze tam ktoś, no. Duchy. Jeszcze tam ktoś. A to skurwysyn. Bo jest dużo Hello. Osób. Mają Marek mi wyłączył PayPal. Rozumiecie? Powtórz to jeszcze 78 raz, bo nie słyszeli. Halo, słyszysz? To jest literka twoja. Palguma. Fake off, ludzie. Pani Elu, a mogę zadać jedno pytanie? Kto wyłączył PayPal? Chciałem zapytać, czy pokaże nam pani może kiedyś na vlogu przepis na tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym? Wyglądał bardzo apetycznie. A kiedy ja robiłam jakiegoś kurczaka? No tego kurczaka z ryżem. Ale kiedy ja robiłam takie nagranie? A tak, zaraz mogę znaleźć filmik, vloga, to zaraz wyślę. No nie, ale nie umiesz odpowiedzieć na pytanie, no to było z Markiem, z Marysią, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu, no nie wiesz nic? A kto tego PayPala zablokował? To z Marysią było i to było tak już parę miesięcy temu chyba, ale tak teraz mi się przypomniał. To jest taki filmik, Elu, ty gotowałaś to. Ładnie wyglądało. No właśnie i to właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak takiego kurczaka zrobić. Robiłam takiego kurczaka Markowi, ale niestety... Nie Markowi, to robiłeś wcześniej, Elu. To wcześniej robiłeś z Marysią, był taki film. Ale może Markowi też robiła, czy nie mogła? A, okej. Okay. Markowi co innego. Gotować. Robiłam Markowi codziennie obiad, ani jednego nie sfilmował, natomiast sfilmował mi szafy potem. A lody? No i co? To nasza wina jest? A dlaczego PayPal jest wyłączony? No wyłączony, bo hejtety wyłączyły, no. PayPal jest wyłączony, ponieważ Iskariota oraz UW i inne osoby z przystanku Kozborowo poprosiły Marka, żeby mi popsuł ustawienia mojego live'a w piątek i on to zrobił, bo jest pod wpływem tych ludzi. No.
Elu, ale ty musisz Marka usunąć ze swojego życia, no. Potem go poprosili, żeby czy ma jakieś filmy kompromitujące mnie, i on im je wysłał i umówili się, że jeszcze po prostu prześle im wszystko, co ma. I wysyła im za pośrednictwem WhatsApp i Messengera, ale też, o ile wiem, maile i te serwery takie po prostu transmitujące więcej danych. Także po prostu no, siedział 10 dni, wszystko sfilmował, co się da i przez te inne spotkania i teraz im wysyła, nie? Twoje fotki też tam wysłał, wiesz? Fajne takie. Co zamierzasz, Ela, teraz z tym zrobić, z tym, co on zrobił ci? Elu, on działa na twoją niekorzyść. Nago cię też kręcił znowu. No, są foteczki fajne. Ale dlaczego zablokował PayPal? Kto? Żeby miała więcej mniej pieniędzy, bo jest zazdrosny, że zarabiam na live'ach. To wszystko przez TVN. Elu, ale to nie może tak być. Marek działa na twoją niekorzyść. A ty potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz swoich fanów. To Putin zrobił. No przecież ja nie potrzebuję pieniędzy, bo mnie matka utrzymuje, tak? No. Nie, to nie jest prawda, Elu. A po co ja mam? Wszyscy, my jako twoi fani wiemy o tym, że to nie jest prawda. A po co ja mam w ogóle zarabiać? Przecież niech sobie wszyscy wokół zarabiają, a przecież ja nie zasłużyłam na to, żeby zarabiać pieniądze, nie? No Marek ci płaci. Jak to ja babcie mama utrzymuje? Nie tylko stać na to, żeby wyłudzać, nie? A zarobić to już nie potrafię, bo jestem łajzą. Potrafią zarabiać tylko różne takie zdolne osoby, które tutaj są na przykład na kanale głosowym. A ja przecież nie jestem zdolna nawet 5 zł zarobić. No ta, nie, na przykład ta UWU. No dobrze, ciebie utrzymuje matka, a kto utrzymuje Marysia? Ja jeszcze w całym swoim życiu nigdy nic nie zarobiłam, słuchajcie. Nigdy nie byłam w żadnej pracy. Albo prawie, albo wyłudzam, nie? Fajnie. Albo żebrzę, chodzę po ludziach i mówię, dajcie mi, albo kradnę, nie? Ale tak, żeby zarobić, to nie. No, kradniesz. Właśnie dlatego masz zakaz wstępu na stację benzynową jedną. Kto to powiedział? Dlaczego mówisz o Eli? Bladiem. Słuchajcie, powiedzcie mi, ta UW, to ona jest pod jaką nazwą? Ja już zablokuję. Nickiem Lady M. Madame Lady M. Bo ten głos, kurwa, normalnie, ale ona ma ten głos wredny, ja pierdolę. Ja bym powiem wam, jakbym po prostu gdzieś poszła w nocy i ona by się odezwała tym swoim głosem. Jezu, co to za po prostu baba. Ty na plecach byś nawet to czuła. Ale jaką ona ma w ogóle obsesję na moim punkcie, ta dziewczyna. Ale w ogóle co ja jej kiedykolwiek zrobiłam, nie? No ale widzisz, Elu, ty teraz jesteś gwiazdą i ludzie chcą się wybić na twoich plecach, no. To pewnie ona zablokowała PayPal. Przecież ja jej w ogóle nie znam, na oczy jej nie widziałam, nigdy jej nic nie zrobiłam. Ale to jest racja, Elu, ona pewnie zablokowała twój PayPal. Bo to polega na tym, że... To nie Marek? Nie, no pewnie UW to zrobiła. Jaki Marek? Ty nie widziałeś, za to Marek widział dokładnie. Ja teraz mówię dla moich fanów, nie? Ja miałam taki pomysł, że jak sobie będę w życiu się dzielić różnymi swoimi jakimiś przemyśleniami, tym co robię, jakieś pomysły, coś tam sobie będę nagrywać, pokazywać jak żyję, no nie? To, że ludzie mnie polubią i będę mieć jakiś przyjaciół. No i owszem, ludzie się zaczęli przywiązywać i to było dla nich fajne, że jest ktoś, kto się z nimi dzieli każdą sprawą. I rzeczywiście pojawili się przyjaciele, ale równocześnie okazało się, że się po prostu też oswoili psychopaci i oni też, ich też wszystko interesuje. A w co się ubrałam, a co dzisiaj myślę, a co się wydarzyło, a czy się spotykam z moim chłopakiem, a może już nie. I okazało się takie dziwne zjawisko, nie? Że ci psychopaci
Oni się 3 razy bardziej przywiązali niż ci normalni ludzie, którzy widzą we mnie jakiegoś przyjaciela, fajną osobę, która coś tam ma do powiedzenia. I ci psychole siedzą po 16 godzin na dobę i śledzą każdy mój krok, każdy mój wpis, każde moje zdjęcie, każde wydarzenie z mojego życia. Dzwonią do różnych instytucji, na policję, przyłażą pod mój dom, obklejają mi samochód jakimiś naklejkami. No po prostu tak ześwirowali na moim punkcie i do takich osób właśnie... Ale sama należy... sobie samochód obklejasz naklejkami. Do takich osób właśnie należy ta UW. Ona tak ześwirowała na moim punkcie. Ona się nie zajmuje swoją osobą, nie dzwoni do członków swojej rodziny, tylko siedzi cały dzień i czyta, co ja nowego napisałam, czy, co ja zjadłam na obiad, do czego by się tu przyczepić. A czy akurat jestem pogodzona z Markiem, a może pokłócona? A ile zarobiłam na live? Czyta każdy donate? A co mi tam ktoś mówi? I kobieta w ogóle nie ma swojego życia, dziewczyna nie. Tylko po prostu żyje moim życiem. Ułogadnij się. No bo jesteś biedny, dla niej inspiracją. Może jest psychofanką. Tak, każdy ma swoich psychofanów. A może się w tobie zakochała, Elu? No może się zakochała, bo to jest jakieś takie fatalne zauroczenie, nie? Ta, ale takie jakie słodkie. No ale ten na przykład Iskariota, nie? Siedzi, kurde, po nocach, nie śpi, nagrywa, przesłuchuje, montuje, wgrywa i tak codziennie. Iskariota się zakochał w tobie. Codziennie. No to po prostu on więcej o mnie wie niż sam o sobie, nie? Tyle tego produkuje na mój temat. Przeżywa, podnieca się. Wszystko go interesuje, każdy krok. Bo pani jest interesująca po prostu. Zjebana. Elu, chciałam po prostu przyciągnąć jakichś fajnych ludzi, a przyciągnęłam jakichś świrów internetowych. Ja też hejterzy to byli i panią obrażali. Przecież by Marysia też była influencerką tak jak ty? W sensie będziesz rozwijała jej karierę? No nie wiem, czy... A to mam pytanie. To zależy od Marysi. Na razie zabroniono mi cokolwiek robić w tym kierunku. Inne dzieci na całym świecie sobie występują. A ona nie może, bo się wymawia, że nie wolno w Polsce niby dziecku być youtuberem, modelką. Nie w Polsce. Chodzi o twoją córkę. No w Polsce, no. Są osoby, które mogą i takie, które nie mogą. Moje dziecko należy do tych, które nie mogą. Dlaczego? Dlatego, bo ich matka się rozbiera i robi z siebie kurwę na całą Polskę. No i co jeszcze? A jaki to ma związek z jej karierą i z jej życiem, bo nie rozumiem. To znaczy, w mojej opinii temat... Nie można mieć matki kurwy? No. Różne się ma matki. Jeden ma Elu, matkę... Ale ty nie jesteś kurwą, no przecież każdy dobrze o tym wie, że ty nie jesteś kurwą, no. Jeden ma matkę nauczycielkę, drugi ma matkę policjantkę, trzeci ma złodziejkę, czwarty ma bezrobotną, a piąty ma kurwę, no. No różne są matki, nie? Takie... Wbrew pozorom, kurę matek w Polsce jest dosyć dużo, słuchajcie. Halo, ja na ale... przykład kurtyzan. Mieszkam w milionowym mieście, mogę dużo wskazać. Halo, ale czy ty nam powiesz, co się stanie z Markiem w końcu, czy nie? Czy my mamy go dobrze traktować, czy nie? Bo to jest twoja decyzja. My zrobimy tak, jak ty chcesz. Ludzi u mnie na serwerze wszystkich się traktuje dobrze. Nie, jak najbardziej, tylko wiesz, no jak Marek cię hejtuje, no to my stajemy w twojej obronie i nie wiemy, co mamy trochę robić. A ja nie potrzebuję żadnej obrony. A, możemy czyli... wyjebać resztę zębów. Ela sama wyrwie chwasta. Nie, no po prostu... Nie, no Elu, my przychodzimy na ten serwer dla ciebie, więc no też chcemy znać twoją opinię na ten temat. Moja opinia jest taka, że jestem ofiarą przemocy psychicznej ze strony Marka i no jeszcze się dużo krzywdy wydarzy, zanim się od niego uwolnię.
No ale wiesz, my właśnie dlatego tego nie chcemy. No. Chcemy, żebyś ty jak najbardziej wyszła z tego obronną ręką, no bo on działa na ale twoją wodę. Po prostu odkąd go poznałam, to cała moja praca się zamienia w ruinę i będzie jeszcze gorzej. Będziecie tego świadkami po prostu. No, chcecie mieć teatr, no to oglądajcie dalej. Nie, Elu, my nie chcemy teatru. My chcemy ciebie w dobrej formie, żebyś była zadowolona z życia. Ale to mówię jako twój fan, tak? Ela, tak naprawdę masz bardzo dużą możliwość kreowania swojego wizerunku w internecie. Taka prawda. Nie wiemy dokładnie, co się ciebie dzieje. Widzimy ciebie i to, co robisz tylko przez kawałek dnia. I tak naprawdę większość ludzi nie ocenia ciebie po tym, kim naprawdę jesteś, tylko po wycinku, który w sobie żyje. Zbanuj ją do fiberka. Możesz to kontrolować. Ale zbanuj ją, bo to chyba naprawdę jest hejterka. Nie, ona chromosomy. Po prostu mówię spokojnie i grzecznie, tak? Ela, twoje życie, to ty masz pełną władzę. To jest czasami okropne, bo czasami ja sama chciałabym, żeby ktoś sam nie podejmował decyzji. W szczególności, kiedy jestem zmęczona. Takie. Aha. To zdarko, idź spać. Za chwilę pójdę, jeszcze kończę coś do pracy. Uzderko bana dostała, przepraszam bardzo. No jeżeli Ela tak zdecydowała, to tak powinno być, no. Jest jej serwer. Ona decyduje, komu daje bana. Do tego prawo. Chociaż nie każdy się z tym zgadza i czasami jej bany są za pochopne. Nikt się z tym nie zgadza. Niestety, taka prawda. To jest tylko serwer. Jakieś prawo, gdzie każdy z nas ma przymus tutaj być. Tak, nie, bo są hejterzy, którzy cisną po Eli, a nie powinni, no. Tak, też się z tym zgadzam. Nie zawsze się z nią zgadzam. Bardzo często się z nią nie zgadzam, ale uważam, że przychodzę do niej tylko po to, żeby pokrzyczeć to coś, co tylko nie wiem, nic nie zrobi. Ląduje na YouTubie i co dalej. Efekt nijaki. Elu, bo ja się chciałam ciebie zapytać o jedną rzecz, bo tam Marek ma dostęp do twoich kont, na przykład na YouTubie. Czy nie obawiasz się tego, że on by mógł gdzieś udostępnić te hasła i trafiłoby to do większej publiczności? I Najebi się i może ci kanał skasować, nie myślałaś o tym? No nie mówiłam już o tym dzisiaj i powtórzę jeszcze raz i opublikuję na wszystkich moich portalach w social media, że dzisiaj dzięki pomocy mojego moderatora sobie po prostu zmieniłam hasło do Google i automatycznie do YouTube i wylogowałam wszystkie urządzenia, które się logowały przez Google i Marek już nie ma dostępu do moich haseł. Dzisiaj od godziny 20. Dzisiaj, dokładnie wczoraj, 12 czerwiec 2022 o godzinie 20. Marek Łangowski, youtuber, stracił dostęp do wszelkich moich ustawień, w związku z czym nie może już wejść na mój kanał, nic nie może usunąć, nie jest też administratorem na moim serwerze, nie ma kluczy bardzo do mojego mieszkania, nie ma kluczy do mojego samochodu, odbanujesz nie ma mnie? Osobistego i nie ma żadnego dostępu do niczego. Może tylko przyjść jutro, rzucić się na mnie z siekierą, jak wyjdę z bloku i będę gdzieś jechać. A tak, żeby mi wejść na kanał i mi usunąć jakiś film, to nie może. Elu, bardzo dobrze zrobiłaś. On naprawdę jest toksyczny. On na ciebie źle działa. Jak siedział pijany i live'ował, to mógł wejść i mi wyczyścić cały kanał. Ale Elu, ja też na twoim miejscu. Elu, ale ty w ogóle widziałaś, co on live'ował? Bo on naprawdę mówił tam bardzo niemiłe rzeczy o tobie. No. Naprawdę takie to bardzo niemiłe. Dobra. Ujmijmy to w ten sposób. Marek był pod wpływem alkoholu. Pod wpływem alkoholu ludzie robią różne rzeczy, więc ja go nie winię, ale pozbawiłam go dostępu, no bo nie wiem, co mu przyjdzie do głowy, prawda? Więc no trudno, no.
jakby moja miłość mówiła o mnie takie rzeczy, to ja naprawdę byłbym bardzo smutny. Dlatego jesteś samotny. On dlatego mówił takie rzeczy, że naprawdę no aż przykro mi się robiło. No ale to co ja ci mam powiedzieć? Nie widziałeś mojego filmu dzisiaj, co nagrałam o 6 rano? Ja dzisiaj spałam 3 godziny, całą noc płakałam. Nie, no właśnie ja widziałem, że byłaś załamana i to było straszne, naprawdę. No ale no to co ja mam do jego matki pojechać? No co ja mam iść zrobić? Na terapię. Gdzie ja się mam na niego poskarżyć? Iść do jego pracodawcy, powiedzieć, żeby przestał mnie prześladować? Nie, Elu, właśnie najlepsze to, co zrobiłaś. Usunęłaś mu hasła i tyle. Ale co mam zrobić? Gdzie się mam poskarżyć na niego, żeby przestał to wszystko robić? Nie, Elu, jak najbardiej. Nikomu się nie musisz skarżyć. Tak naprawdę zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Usunęłaś mu hasła i tyle. No. Tak, słychać cię? Powiem wam, że dzisiaj, jak zobaczyłam ten film, nie z mojego mieszkania. Słychać mnie? Tak, słychać cię, Elu, słychać. Po prostu powiem wam taką rzecz, że jak spotkam Marka, to pierwsze, co zrobię, to mu po prostu przywalę w pysk za ten film. Ale on to lubi, bo on jest niewolnikiem. Albo będę sobie po prostu, o cześć, nie, tam przyjdę na spotkanie, nie, on będzie myślał, że go pocałuję, czy coś takiego, a ja wezmę się, tak zamachnę i tak go walnę z całej siły taką zwiniętą dłonią, żeby był kości. I go tak walnę w mordę i powiem mu, kochanie, kto jest za ten film? A teraz to sobie może mieć na spotkanie. Nie? A pierwsze, co zrobię, to po prostu... Chcesz się spotykać, czy nie? Pierwsze, co zrobię, jak go spotkam, to mu po prostu przywalę w pysk, bo dzisiaj sobie tak wyobrażam, jak to będzie, jak to zrobię. Że on się nie będzie spodziewał i go tak po prostu z całej siły walnę w twarz. Tak powiem, jak siebie na lajwie, czy nie? Nie, mocniej. Normalnie dostanie pięścią ode mnie w twarz. Ja myślę, że większość ludzi to interesuje, ale ty, Elu, dalej chcesz się z Markiem spotykać? Po prostu dam mu normalnie w pysk. No tak jak ludzie na filmach, widzieliście, jak kobiety facetom dają w pysk? Jak bardzo mocno. Ona się spotyka, on mówi, cześć kochanie, co słychać? A ona mu... Elu, ale ty dalej chcesz być z nim parą? Wiesz co? Więc jeżeli on się odważy na spotkanie ze mną, to pierwsze to dostanie w pysk. A nie, potem się ale... Amber. Jeszcze jedno ważniejsze pytanie. Czy ty chcesz się dalej z nim spotykać? No. Nie chcę już. A możesz to wszystko nagrać? Jak my jako twoi fani popieramy cię w każdej opcji, ale no myślę, że większość tak samo powie jak ja, że nie fajnie się zachował i nie fajnie, żebyś z nim się spotykał, bo naprawdę działa na twoją niekorzyść. Ale to nie chodzi... Ela, ale on ma więcej tych filmów, ty wiesz o tym, nie? Chodzi o to, że... Ale nie, ja mam to w dupie, ja mam na to wyjebane, niech sobie kurwa robi, co chce, nie? Przecież równie dobrze mógłby nawet wejść, jak ja chodziłam na, tam do pracy na zakupy, to mógł nawet rozwalać różne rzeczy i filmować, a ja wiem, co on tutaj robił, on miał klucze do mieszkania, przecież on był u mnie 10 dni, ja wychodziłam czasami na kilka godzin, więc po prostu on tutaj mógł w tym mieszkaniu kurwa wszystko zrobić. A jak ty się teraz z tym czujesz? Przecież ja nie mam żadnej kontroli, co on tutaj, ja mu zostawiałam klucze do mieszkania. Sprawdzałaś, czy coś ci nie zniknęło? Ela, bo on był dzisiaj bardzo pijany, a on normalnie jak był u ciebie, to też był taki pijany, on pił alkohol w ogóle? No naprawdę, dzisiaj tragicznie wyglądał, naprawdę był nachlany chyba. A się kiwał, nie mógł siedzieć. Aż skórki nie mógł naciągnąć. Nie, no nie mówcie tak, Ela mówiła, żeby nie mówić o nim źle, to nie mówmy, no. Także mówię, nie było mnie, wychodziłam wiele razy, codziennie wychodziłam, zostawiłam mu klucze. I co on robił w moim mieszkaniu, to tego nie wiem.
No to może on wzywa tą policję, to live'a. Elu, tak działa, no to... A jak on nagrywał ten film, to ty byłaś wtedy w domu? Nie, no, ale już mówiła, że nie było jej. Nie wiem, może byłam, może mu akurat gotowałam w kuchni jakiś posiłek, a on z wdzięczności za to, że za chwilę dostanie jedzenie, mi sfilmował pokój z myślą o tym, że wróci to do internetu i ludzie się będą ze mnie śmiali, a potem sobie usiadł do stołu i po prostu zjadł sobie kotleta, ziemniaki, które obierałam, gotowałam, śmietankę dodałam, masełko mi zelię zrobiłam, rosołek, najadł się zadowolony i potem sobie poszedł spać. A wcześniej nakręcił film i chichotał do siebie, że rzuci go do internetu i 300 osób powie, że jestem świnią. Ja przypuszczam, że on sobie to zaplanował, że siedziałam w kuchni, gotowałam, on to kręcił z myślą, co z tym zrobi, no nie. Potem sobie zjadł wszystko, co mu podałam. Pocałował mnie, powiedział, że nie boisz się, Elu, że na przykład on jakieś ukryte kamery. No właśnie, Elu, bo to jest dobre pytanie. Nie boisz się tego, że on zostawił jakieś ukryte kamery w domu? Może podsłuch masz w domu? A skąd on wiedział, że dzisiaj jest u ciebie Andrzej? Właśnie. Pierdola. Kurwa, mocne. Nie, no to też warto się zastanowić, ale no, naprawdę, no skąd on o tym wiedział? Że faktycznie gdzieś ci podłożył podsłuch, a one są takie małe, musisz dom przeszukać. A zima jest płaska. Ja wiem, że na pewno podłożył pluskwy, Eli. Ale ja nie robię nic w domu. Że mógłby to podsłuchiwać. Ale pluskwy były wcześniej. Nie, Elu, tylko chodzi o to, że nawet jak udostępnił twoje mieszkanie, zdjęcia twojego i filmy twojego mieszkania, tak samo te odgłosy to może udostępni. No, myślę, że to by było bardzo niefajne. No, ale jak coś dał, to ja tego nie znajdę. Nie wiadomo, gdzie to przykleił. Znajdzie. Że to jakaś mała rzecz, która jest zazwyczaj ukryta pod stołem, pod krzesłem, no... W maskotkach są takie czasem podsłuchy. Mógł umieścić w Marysi, trzeba wyrzucić z domu. Książki mógł włożyć w regały wszędzie. Mój były mąż założył mi podsłuch, który był wielkości paznokcia i znalazłam go dopiero po roku. Więc jest to naprawdę realne i nie ma się co z tego śmiać. Gdzie on to założył? Wiesz co, ja miałam taką szafkę, na której były takie książki, encyklopedie, inne rzeczy i on to po prostu włożył do góry na to. Ja tam ani nie sprzątałam, ani nic nie robiłam, on wiedział o tym. I jakby uważajcie, naprawdę uważajcie, bo zakupienie czegoś... Na AliExpressie kosztuje mniej niż, nie wiem, 100 euro, czyli tam, nie wiem, 300-400 zł i ktoś ma normalnie live'a z waszego domu. No tylko samego głosowego, nie? No ale tam po jakimś czasie baterie wysiadają, no nie? Więc ile to chodziło? Nawet rok może chodzić, Ela. Oczywiście, ponad rok chodziło. Bo jak ja to znalazłam, to jeszcze bateria działała. Bo to wykrywa na przykład... Teraz baterie są bardzo wytrzymałe, to nie są te baterie, co były kiedyś, tak więc... I to jest tylko ten nadajnik, nie? Ta główna bateria jest w tym, gdzie to się odbiera i nagrywa, nie? Więc, Elu, warto przejrzeć naprawdę wszystkie meble, wszystkie takie rzeczy, naprawdę przeszukać. A przy okazji to zrobić. Każdy skrawek mieszkania po prostu przejrzeć i tyle. Posprzątać, wyrzucić to, co niepotrzebne i tyle. Ela, zobacz sobie w internecie Spy Shop i zobacz, jakie przedmioty. To może być długopis, pendrive, cokolwiek. Ale słuchajcie, akurat ze strony Marka się tego nie obawiam, ale tak właśnie myślę o tym. Dlatego ja nie lubię tych różnych instytucji jakichś różnych, które się ładują ludziom do domu, nie? Ten ośrodek pomocy społecznej, policja. Elu, no bo oni na przykład mogą podłożyć. Ja z nimi współpracował. No bo on chce cię oczernić. Dzisiaj to ja... Iskariota mu to pewnie wysłał, założy się. Też tak może być.
dla ciekawki, że ktoś mu to wysłał, na to wysunął, a on to zrobił. I to działa na twoją niekorzyść. No nie, ale słuchajcie, dobra, bo to są z jednej strony takie ciekawe pomysły, ale z drugiej strony to trochę tak podpuszczacie mnie, to też po prostu... Nie, Ela, przepraszam cię bardzo. Tak. To nie jest podpuszczanie, tylko martwimy się teraz o twoje dobro. Halo, ale jedną rzecz to powiem. Odbanuj mnie, tato. Jakby mi ktoś powiedział... Mam w domu podsłuch, to ja bym powiedziała, że on jest popierdolony i pojebany. Tak bym mu powiedziała. Ja nie miałam pojęcia, skąd mój mąż wiedział o pewnych rzeczach, o których ja nie mówiłam nikomu. I bym sobie pomyślała, że mam jakąś schizofrenię albo jestem jakaś zjebana, dopóki nie znalazłam tego gówna. I wiesz, to się tak mówi. Nie, to na pewno mnie nie dotyczy. Lepiej sprawdzić. Skoro był zdolny, żeby nagrywać twoje mieszkanie, to jest też zdolny do tego. Dokładnie. On jest w stanie cię z każdej strony podejrzeć. I to jest bardzo słabe, Elu. O kurwa, to teraz się mi niezłego schiza. Nie, Elu, to nie schiza. To nie chodzi o to, żebyś teraz zafiksowała się i zwariowała na ten temat. Przeszukaj sobie troszeczkę mieszkanie, zobacz, czy może coś takiego nie jest. Czy może dronem nie zagląda. Rozstrzymałam na przedpokój link. Link. To jest link materiału z BBC. To jest odnośnie po angielsku. Odnośnie właśnie kamerek internetowych w hotelach miłości. To jest bodajże w Korei. Bardzo ciekawy materiał, bardzo krótki, ale jak coś można sobie oglądać. To nie w związku z tą sytuacją, bo to już jest paranoja, żeby się doszukiwać, że Marek coś takiego zrobił, ale dla ciekawskich odnośnie właśnie takich kamerek polecam zobaczyć. Ja mam takie pytanie, a dlaczego PayPalem nie można płacić? Marek popsuł. PayPal. Generalnie jak pluskwa nie spierdala przed światłem, to trzeba sprawdzić. Powiem wam, że ja chciałam powiedzieć taką rzecz, tak, bo będziemy za chwilę kończyć, no nie, bo trzeba iść spać, ale chciałam wam powiedzieć taką rzecz, to teraz mówię do moich panów, nie? Że muszę wam powiedzieć, że no miałam tam różnych jakichś chłopaków, mężczyzn w życiu i nie związałam się z nikim, bo wiele osób było takich po prostu toksycznych, nie? Ale może kurde, z kobietą spróbuj. Ale na tym tle, co przez całe życie przeżywałam, jakieś tam były związki nieudane, no to kurde, to co Marek zrobił z moim życiem, To po prostu chciałam powiedzieć wam taką rzecz, że to jest najbardziej, że to jest taka najbardziej toksyczna osoba i która najwięcej mi krzywdy wyrządziła chyba przez całe moje życie, tak jak sobie tak popatrzę wstecz. Bo tak się cieszyłam, robiłam sobie te live'y. Jeszcze jak go poznałam w sierpniu, wszystko było fajnie w moim życiu. Zobaczcie sobie te moje filmy z Władysławowa, byłam na wakacjach z córeczką, codziennie uśmiechnięta, tyle pasji, radości, potem sobie tam kręciłam te daily vlogi, zobaczcie, codziennie sobie robiłam daily vlog, codziennie był film na moim kanale. Tak się cieszyłam po prostu, że wreszcie coś fajnego sobie robię, że to YouTube jest, nie? Te pierwsze live'y takie fajne w plenerze. Zero łez, zero żalu, jakichś kłopotów, zmartwień, nic, nie? I potem jak zaczęłam się z nim umawiać, to tak stopniowo, coraz więcej zmartwień, coraz więcej trosk, rozterek, a dzisiaj jest jak jest, no nie? Więc po prostu ten miniony rok znajomości z nim kompletnie rozpierdolił cały mój świat, całe moje życie. Na kanale nie ma filmów. Doszło do tego, że live'ów nie jestem w stanie prowadzić. Po prostu narzekam, płaczę, nie mogę się skupić. No, firmy mi próbują zabrać dziecko, nie? Policja przychodzi. To się wszystko stało, jak się Marek pojawił w moim życiu. Ten ostatni takie rok. Pytanie. A co się stało z PayPalem? Cześć, to tam
Także to był strasznie pechowy moment, dzień, kiedy ja go po prostu poznałam, bo fajnie mi naprawdę, fajnie mi szło. A o kim mowa? Rozjebało. Jeszcze tak sobie pomyślę, tam w lipcu, w sierpniu robiłam te fanboxy, tak się cieszyłam, widzowie przyjeżdżali, robiłam sobie notatki, sprawdzałam pocztę na Messengerze maila. Kurde, naprawdę chciało mi się żyć jeszcze po prostu latem ubiegłego roku, a teraz mi się już nie chce. No dobrze. Elu, ale dalej możesz żyć dla swoich fanów, takich jak my, no, bez przesady. Odetnij się od niego. Ale ty, Elu, wiesz, że mam planowanie nad swoim życiem. Możesz się od niego... Przerywa strasznie. Przerywa cię! To, że go poznałaś, to już jest, nie jest już do końca życia. Coś przerwało, w ogóle nie słychać. Ja mama dostała. No powtórzę jeszcze raz. Najgorsze jest to, że poznałam po prostu Marka, nie? A za nim przylazło parę tysięcy hejterów. O kim mowa? Jaki Marek? To jest w ogóle zdumiewające, ponieważ on od samego początku założył kanał, zaczął robić live'y, zaczął skupiać tych hejtujących mnie ludzi. Wpisy, których źle o kimś, rzadziej o czymś pisze, obrażają żadnej rzeczowej krytyki. Przykładem hejtera jest Elżbieta Kalwin. To rozumiem, że następny live musimy czekać do piątku. Tak, live będzie w piątek. Okej. Okay. Czyli PayPal będzie działać? No dzisiaj sobie sprawdzę. To jest chyba kwestia tylko włączenia go. To bo super. Są dwie koncepcje. Albo było jakieś zakłócenie, ale nie sądzę, żeby przez cały live po prostu musiał mi Marek wyłączyć, bo nikt inny nie ma dostępu, a jeszcze się nie zdarzyło przez cały rok, żeby to nie działało. Ale on jest zazdrosny o twoją sławę. O donaty, bo on tyle nie dostaje. Ja mam pytanie, czy Marek dalej się umawia z kurwami? A co to jest ten PayPal? To jest nick jakiegoś hejtera? No właśnie, co to jest PayPal? Takie tabletki chyba. Słuchajcie, chciałam coś fajnego powiedzieć na koniec. Dobrze, właściwie nawet... Elu, powiedz nam jakąś miłą rzecz. Naprawdę. Nie wchodź w słowo. A to jest chyba ten Albus, ten. On ma taki tak, głos. To on musi być. A jak on się nazywa, to ja go zbanuję. Kasia. To jest ten Albus, on ma taki głos, takiego. Kurde, ten Albus to ma taki głos, próbuję zimitować. On ma taki głos takiego dziada jakiegoś. Elu, powiedz tam jakoś, że... Babcie Gawin. Sorry, ale nie chcę go obrażać, ale ten Albus ma taki strasznie wieśniacki głos, no kurwa. A to zabrzmia jak dziecko. A ty pedofilski. Nie lubię bardzo tego Albusa. Nie wiem jak wygląda, nie? Ale jakbym miała takiego faceta w łóżku i on by do mnie mówił tym swoim głosem, głosem Albusa. No Elu. A jaki on ma głos? Ruszaj się szybciej. To kurde, ja bym chyba normalnie taki ma odpychający ten głos, kurde. Kompletnie aseksualny. To nagrywa filmy. To jest taki jakiś facet. Totalnie jakiś taki wymoczek, nie wiem, jakiś taki aseksualny, taki głos.
Bo kurde, bo Marek ma przynajmniej na przykład fajny głos, nie? No to można go dildem zakneblować. Ale ten Albus ma ten głos no strasznie kiepski. Ja... Nie powiem, że to jest dość słabe krytykowanie ludzi ze względu na ich głos. My nie mamy żadnego wpływu na głos. Możemy ewentualnie przestać zeplenić, mówić wyraźnie, mówić szybciej, mówić inteligentniej, no, ale sama barwa głosu jest niezmienna. Ale... I takie czepianie się jest bardzo słabe. Bo na przykład ale tak samo nie możemy powiedzieć, czy coś jest wysoki, czy niski. Ale on jest moim hejterem i używa tego głosu. Ale to nie ma znaczenia, do... ponieważ zniża się do jego poziomu. Warto jednak być ponad po prostu mieli ozorem cały czas po prostu tym swoim głosem takim i cały czas tam po prostu ale to jest takie dość słabe. Powinien zamknąć. Wcale nie, dlaczego nie? No kurde, jednak to jest taka dyska na poziomie podstawówki, a jednak od osoby, która jest wykształcona, która ma swój kanał, powinno wcale jednak nie czegoś więcej wymagać. Wcale nie. Fakt, to tylko jest głosówka. Okej, okay, rozumiem. Ja, ale... oceniam swój głos w skali od 1 do 6 na dobra, 5 i dlatego ludzie mnie lubią słuchać, a Albusa oceniam w skali od 1 do 6 na 1 i uważam, że powinien zamknąć ryja, skoro ma taki zabcie głos. Pizdę. No, mam prawo oceniać głos. Ale się bało jednego do 10 na minus 1. To jest normalna ocena. Oceniam głos. Ma do dupy głos i powinien się zamknąć. Ale Iwana Szczoto mówię normalnie, a nie czysta, kurwo, głupia. O Boże, ale normalnie jaki ty masz ten głos. Masakra. Normalny głos. Przynajmniej o zęby myję. Głos takiego jakiegoś lumpa, co po prostu na placu targowym handluje jakimiś używanymi gazetami. Ty masz głos starego alkoholika. Albo zrób coś z tym głosem, bo ty, jeżeli ty wyglądasz tak, jak masz jaki masz głos, to nie ja to byś nie śmiałka. Boże, nie ma. Przy tobie Mika jest mniejszą pijaczką. Ty chyba jesteś jakimś takim karłem niskim, jakimś takim z krzywymi nogami, bo jak ktoś ma taki głos, to chyba musi też tak wyglądać jako okropnie. Bo się ja jestem jakimś takim potworem po prostu. Potworem z wyglądu, z potwornym głosem i człowiek o potwornym, wrednym charakterze. Osoba niebezpieczna. Ja się mu teraz, słuchajcie, naraziłam. Wiecie, co on zrobi? On przyjedzie do Krakowa, obleje mnie kwasem solnym. No to jest tego pokroju psychopata. On ten kanał Iskariota robi, nie? On musi biedny używać generator głosu, bo nie może użyć swojego prawdziwego. A ja, ale my na to nie pozwolimy. Albo my na to nie pozwolimy na pewno. Jaki ty jesteś, po prostu musisz być takim strasznym przegrywem życiowym. Że a kiedy się podniecałaś? Powiedziała osoba, która chce zabrać dziecko. Współczuję ci strasznie, kurde, Albus. Już podabiera. Co się wydarzyło w twoim życiu, że ty jesteś takim przegrywem życiowym? Ja pierdolę. Zmienił sobie świat. Ocenę jest wydarzenie na pewno. Możecie mi powiedzieć, który to jest ten Albus, to ja go po prostu wywalę. Madame Mao. PayPal. Bo ten Albus... Marek Łangowski. Ezico. I ja jutro zgłoszę na policję ten kanał, bo to jest naruszenie dóbr osobistych, publikowanie czyjegoś mieszkania na YouTube. Naruszenie dóbr? Bo Marek wysłał to prywatnie z jakiejś głupoty pod wpływem alkoholu komuś, ale Albus z premedytacją to upublicznił, narażając mnie na szkodę, no nie? I on za to odpowie. Ale jaką szkodę? Jaka szkoda ci się wydarzyła realnie? Nie ma szkody. Tam nie ma żadnej szkody. To było twoje mieszkanie, które sama pokazywałaś przecież na filmiku z Marysią kilka lat temu. Mam wszystkie. Nic się nie zmieniło. Zostałam publicznie znieważona, obrażona, wyśmiana. Ale za co? Nękanie. Ale za to, że masz bałagan, czy ci pokazał mieszkanie? Bo jeżeli masz bałagan, to można to zmienić. Ja miałam taką sytuację, że sklep bez zgody właściciela i zapłacił 30 tysięcy odszkodowania.
To jest miejsce wykonywania mojej działalności gospodarczej. Ja mam tutaj zarejestrowaną firmę i pokazywanie tego lokalu bez mojej zgody tak samo się łączy z odszkodowaniem. Proste? Ale nikt nie wiedział, że to jest twój lokal, jakbyś nie się nie przyznała. 3000. Dobrze wiedział po prostu. Ja tutaj nie tylko mieszkam, ale też pracuję. I tak samo jak nie można kręcić bez zgody organizatora targów czy pasażu handlowego, tak samo nie wolno kręcić mieszkania. No to jest miejsce działalności gospodarczej. Ja mam tutaj różne rzeczy, mam tutaj różne dokumenty, mam po prostu różne jakieś swoje przedmioty, no nie? I ktoś, kto to upublicznił, naraził mnie na straty różnego rodzaju, bo na przykład... Ale jakie straty? Z czego wynikają straty? No ja mam na przykład tutaj różne dokumenty i nie chcę, żeby ktoś wiedział, co ja mam, no nie? Bo to jest miejsce wykonywania działalności gospodarczej. A ja mam prawo do tajemnicy zawodowego. Dokumentów nie było. To jest tak samo. Właśnie nie było bardzo dużo dokumentów akurat właśnie na tych ujęciach kręconych. To jest tak, jakby ktoś wszedł do kancelarii adwokackiej i sfilmował wszystko, co tam jest w środku. No to jest karalne. Za to, to chroni kodeks karny. Za to grozi więzienie. Nie wolno. Elu, nie to wolno. Dlaczego Marek to nagrał? Mam drzwi antywłamaniowe, mam kraty w oknach. Nie ma tutaj takiej możliwości, żeby sobie ktoś przyszedł, sfilmował i dał do internetu, co ja tutaj mam. To jest szczelnie zamknięte na cztery klucze mieszkanie. Elu, ale dlaczego Marek to nagrał? On to nagrał prywatnie, a Albus to udostępnił 1000 osób i on poniesie za to. Ale kto mu to wysłał? Marek mu to wysłał. Przecież Albus mu tego nie ukradł z telefonu. No to jak Albus zostanie podany do odszkodowania, to on po prostu zgłosi sobie wtedy swojego wspólnika, no nie? Ale Marek już powiedział, że jutro kolejne nagranie wysyła. I sąd ustali, czy oni współpracowali, czy on wszedł w posiadanie po prostu tych materiałów przypadkiem, bo to jest jeszcze kwestia po prostu dla policji i sądu, czy ktoś od początku z zamiarem zaszkodzenia po prostu wykorzystał te materiały, bo Marek być może nie bezmyślnie to wysłał, prawda? Ale Albus miał od początku zaplanowany zamiar zaszkodzenia. I to z punktu kodeksu karnego to jest 5 lat więzienia. Ale najpierw musisz udowodnić, że odniosłeś jakąkolwiek stratę. Udowodnić. Czy Marek ma jakieś orzeczenie o niepoczytalności czy coś, że po prostu jego głupotą można wszystko tłumaczyć? Ja nie wiem, w jakich okolicznościach ten film został nagrany i udostępniony, czy to było robione na zamówienie, czy to było zaplanowane wcześniej, czy to wyniknęło później, nie wiem, po prostu policja to ustali. Wszyscy wiedzą, tylko ty nie wiesz, jak zwykle. No policja wzywa osoby i przysłuchuje, tak? Zostaną wezwani na przesłuchanie i będą musieli udzielić odpowiedzi, tak samo w sądzie. Znaczy jedyną osobą, którą możesz teraz pozwać, jest tylko Marek. Marek jest widoczny na tym filmie, albo jest anonimowy. Policja będzie w jakim celu to zostało nagrane, w jakim celu to zostało udostępnione, w jakich okolicznościach to zostało pozyskane. Trzeba będzie zeznać na policji, no nie? Ale najpierw musisz powiedzieć, jaką podniosłaś stratę. Jaką poniosłaś stratę realnie. No to mam stratę. Ja się kontaktowałam z prawnikiem w tej kwestii. Jest niedziela. Ja się kontaktowałam z prawnikiem w niedzielę. Tak, wyobraź sobie, że dzwonię do niego. Jest to normalnie. I udziela ci porad prawny w niedzielę? Tak, przed nas brandy. Potwierdzam, tak było. To jest mój znajomy, mieszka niedaleko, dzwonię sobie do niego, kiedy chcę. I z jakiego artykułu możesz go oskarżyć, w sensie Iskariota? Że co złamał, jakie prawo? Kodeks cywilny, prawny, naruszenie dóbr osobistych, naruszenie dóbr, to chodzi też o cały jego kanał, naruszenie dóbr osobistych, nękanie i znęcanie się i pomawianie. To są konkretne artykuły. Mówisz teraz ogólnikowo, ale to muszą być konkretne artykuły. Nie możesz powiedzieć, bo się znęca. No to nie tak. Adwokat mówi konkretnie, jaki paragraf, jakiego kodeksu, co złamał, co naruszył.
Jeżeli ci tego nie dał prawnik, to okan dupy takiego prawnika teraz można. Teraz komputera nie będę włączać, bo mam już po prostu wzór pozwu na ten temat, więc spokojnie. Ale do kogo skierujesz ten pozew, skoro do YouTube'a, czy do Marka? Bo znasz adres Marka, ale czy znasz adres właściciela kanału Iskariota? Oczywiście. Do czego ty mówisz, że Albus jest przegrywem, skoro ty całe życie płacisz za miłość, ty szczoto bez piątej klepki? Ty jesteś szczotą bez piątej klepki. Ale mu dojebałaś teraz. Chyba ty. Ej, a wiecie może, co z PayPalem się dzieje? Właśnie, dlaczego PayPal nie działa? Próbowałam wpłacić i w ogóle nie widać nic. PayPal ponad usunął kanał. PayPal to jakiś portal? W każdym razie... Słuchajcie, to kwestia jest taka, jeszcze może skończę tylko ten wątek. Mam prawnika, który się zajmuje sprawą Mateusza Spysińskiego już od 2 miesięcy. I ta sama osoba się zajmuje w tej chwili tym kanałem właśnie Iskariota. Wszystkie filmy są pobrane. No i po prostu będę żądała wyciągnięcia konsekwencji wobec tej osoby, bo tam jest po prostu, są kłamstwa na mój temat, jest manipulacja, jest jawne działanie na moją szkodę przedsiębiorcy, jest publikacja właśnie mojego mieszkania, to jest wszystko bezprawne, a żyjemy w Polsce, w państwie Prawa i Sprawiedliwości, tak? Ale ty wiesz, że jak masz prawnika na Facebooku znajomych, to nie znaczy, że ty masz prawnika naprawdę? Ja was właśnie chciałam teraz w tym momencie moich fanów prosić, żebyście ten kanał Iskariota też po prostu zgłaszali tam filmy. Nękanie, nabóstwa, mowa nienawiści, przemoc, spam, wprowadzanie w błąd. Bardzo was proszę, zgłaszajcie ten kanał i tą osobę, no nie? Ile odszkodowania dostaniesz? Ale widzicie, patrzcie, uderz w stół, a nożyce się odezwą, nie? Jak zaczęłam krytykować Iskariotę, to się wszystkie hejterki nagle, a ile kobiet, nie? Ile kobiet jest? Zaczęły denerwować te hejterki, wszystkie, ostatnio nie? Tak pierwszy głupotę na moim głosie też gadałaś. A nożyce się odezwą, tak? Zdenerwowaliście się. Tak się zdenerwowaliście, jak opowiadałam, ile zarabiam na live'ach, to też mieliście taki po prostu ból dupy, no nie? I trzeba było Iskariota, Albus podawał linki, jak wycofywać donaty, no bo bidula sam siedzi po prostu, kurwa, ani grosza nie ma, nie? I żal mu było, jak powiedziałam, że po prostu mam 5000 zł z samych live'ów, no to... W końcu wyłączyłaś przez Iskariota, czy przez Marka? Że bolała cię dupa, że wycofują ci tego tak było strasznie, że mam ten hajs z tych donatów. Czemu wyłączyłaś donaty? No to biedny po prostu wszędzie podawał, wycofujcie, zgłaszajcie, wycofujcie, bombardujcie jej live'y. A ile osób mówiło, z czego się utrzymuje ten Albus? On jest po prostu bezrobotny, siedzi kurwa cały dzień w domu i nagrywa te po prostu głupoty, a bardzo często nie może nagrać, bo już nie ma miejsca na dysku i nie ma pieniędzy sierota na nowy dysk, nie? Ile razy tak było, że nie nagrał, bo nie miał dysku, kurwa? Skąd ty wiesz, kogo nie śledzisz? Znowu ja mam przestrzeń dyskową, mam nieograniczoną, bo po prostu kupuję sobie dyski i mam na to pieniądze. Kłamiesz? Albus nie ma. Weźcie go za sponsorujcie. Ela, dlaczego kłamiesz? Ale przecież Albus dostaje z... Dajcie mu, zaszczyłem dostaje dla bezrobotnych po prostu 300 zł miesięcznie, a dysk 5000 gigabajtów, 5 terabajtów to kosztuje 50 zł. Iskariota zarabia 10 koła na wyświetleniach. Ja widziałem jego faktury. Elu, czemu ty tak ciśniesz Iskariota, skoro cię Helena całe życie sponsoruje? Nie sponsoruje mnie Helena całe życie. Ja zarabiam. Nie, od 18 roku życia zarabiam. Pracowałam jako fotomodelka
prawie 30 lat, bardzo dużo zarabiałam na sesjach zdjęciowych, bardzo dużo, a potem założyłam działalność gospodarczą, miałam masę zleceń ślubnych, mam katalog. Ale wiesz, że od 39 była denominacja? A jak przestałam pracować na ślubach jako fotograf i kamerzysta ślubny, to było związane z urodzeniem przeze mnie dziecka, nie miałam po prostu czasu, żeby ją zostawiać ciągle gdzieś wyjeżdżać, to wtedy się zajęłam YouTube. Tego ją zostawiasz z Martin na parę godzin. No, i rzeczywiście przez parę lat trzeba było budować ten kanał, nie? I nie było zarobków, dochodów. Musiałam czekać trochę, zanim zebrałam subskrypcje, odsłony. A jak już po prostu mój kanał miał 1000 subskrybentów w 2019 roku, no to przez pierwszy rok też dochody były takie symboliczne, a teraz to wszystko ruszyło z kopyta, za rok będę zarabiać dwa razy więcej niż teraz. I jestem wiesz, bardzo że dwa razy zadowolona. Zero, to dalej zero. Jestem bardzo zadowolona. Ja mam rok, to ty będziesz choroszczy. Dzięki po prostu mojej pracy na YouTube, no to w tej chwili jestem w stanie do 10 tysięcy miesięcznie zarobić. No to 10 tysięcy to już jest całkiem nieźle. Aczkolwiek oczywiście w porównaniu na przykład z takim Frizem Wiśniewskim, nie? Ekipą tam Iversow, no to on ma na przykład 100 tysięcy. Do kogo ty się porównujesz? Ja mam 10 tysięcy. Do kogo ty się porównujesz? No porównuję się, no mam się prawo do porównać do kogo chcę. A mam takie mogę pytanie. Się porównać do takich osób. Na przykład Donalda Trumpa też się mogę porównać jak chcę. A dlaczego nie? A jak zdjęcia będę zamawiać u ciebie, to mogę PayPalem zapłacić? Także po prostu tak jak mówię, no 10 tysięcy mogę już wyciągnąć dzięki YouTube, no to jest chyba moim zdaniem nieźle. I z czego? Z 500 subskrypcji. Jedyny, kto wyciąga 10 tysięcy, to Helena za pensję czerwonych pająków. Wyliczę. Jeszcze raz wyliczę. Live'y, odsłony filmów, zlecenia, które mam od widzów pod tytułem jakieś tam filmy z życzeniami, sesje na zamówienie i zlecenia, które mam na moją działalność gospodarczą, które dzięki temu, że zwracam uwagę live'ami i filmami, ludzie bardzo dużo rzeczy, dużo usług zaczęli u mnie zamawiać i sobie zarabiać. Powiedz w końcu, wytłumacz się, dlaczego twoja była pracownica źle o tobie mówi? I Elu, czemu, skoro masz 10 tysięcy, to czemu Marysia dalej ma obiady z MOPS-u, a ty nie płacisz dochodowego podatku? Przed chwilą mówię, że Ania K., która nie znasz jej, nie była twoją pracownicą, a jednak są informacje na twoich stronach, że była twoją pracownicą, asystentką, wizerzystką i źle o tobie mówi. Jak się do tego ustosunkujesz w końcu? Boże, koleś, przestań męczyć tą bułę. Claymore. Skąd ty wiesz, co on robi pod stołem? Że ma bułę. Nie, ja miałam bardzo dużo różnych modeli, statystów, współpracowników, także nie pamiętam w tej chwili imion, nazwisk, musiałabym sobie sprawdzić, ale nie przypominam sobie takiego. Ale twój Social Blade mówi, nie że przypominasz asystentki miesiącu głównej. Zarobiłaś około $1000. Gdzie te 10 tysięcy? Słuchajcie, teraz może tylko do moich jakichś fanów, że tak powiem, kogo? Osób, które powtórz, nie pomyśl lubią, jeszcze raz, co powiedziałaś. Do kogo? Słuchajcie, jak się nazywa ten typek, bo on też ma taki po prostu, kurde, taki ma obślizgły głos, że ja bym z takim facetem, to bym na pewno nie mogła mieć orgazmu. Jakby dwa tygodnie temu mówiłaś, że mam piękny głos, taki fajny, tylko świnia jestem, więc decyduj się. Nie, ty masz taki głos. Lalunia jestem. Kurde, wszystko musiałabym... trzeba do seksu porównać, nie? Rucha, nie plać, no, dwa tygodnie temu ci się podobał, więc coś się zmieniło. No nie, to widocznie coś ci się zjebał ten głos, wiesz? Może twój mózg się spieprzył, co? Jak on się tutaj nazywa, bo chciałam go wywalić? Madame Mamao. Elu, ale wiesz co, bardzo brzydko zrobiłaś. Czekaj. Elu, ja się o twoich zarobkach nigdy nie wypowiadałem, ale jutro ci kurwa odpowiem na Iskariocie, wiesz? A to co mówiłaś, ale posłuchaj, to co mówiłaś, że namawiałaś ludzi, to też kurwa też odpowiem ci na to, wiesz?
Słuchajcie, w końcu ja dostałem przerwę, kurwa, w pracy. A, tak, bo no normalni bo ludzie pracują, a Elka siedzi na piździe i z matki, się kurwa, ciśnie. A bo ty się lubisz mścić, prawda? Twój motyw robienia tych filmów to jest zemsta, nie? Nie, nie. Byłem Milusi do czasu. Tak, Milusi, jak robiłeś film o moim mieszkaniu? Ty się lubisz mścić. Ela, ale posłuchaj, ty nie rozumiesz tego, bo ci Marek coś nawciskał. Marek sam powiedział, że mi to wrzucił na kanał. Marek sam powiedział, że mi wrzucił to na kanał i powiedział, że mi to wyśle. Przecież to kurwa wszystko Marek. Wiesz, że on ciśnie w ciebie bekę. Masz dowody? Ale udowodnię. Ale to było na Discordzie. To było na Discordzie. Ale Ela, to było na Discordzie, kurwa. Czekaj, jaki to było Discordzie. Ale jak jakimś nowym. Dowody, jak tobie dwa tygodnie zajęło dojście tego, że Marek pisze z Sabriną. Ty jesteś jakaś pieprznięta. Też pomysł, dopiero się dowiedziałaś prawdy, że Marek pisze z Sabriną, jak ci to udowodniłem, Ela. Pisali ci ludzie. Dwa tygodnie ci na to zeszło. On ci wyśle Ela, pisali ci ludzie w donate'ach, że Marek wysyłał zdjęcia do Sabriny. Nie wierzyłaś nikomu. Zrobiłem film, dopiero wtedy się wkurwiłaś. Na Pandorze to było. Ale ja nie śledzę, ja nie wiedziałam nic o jakim. Ja nie śledzę, nie wiem. Ela, to zacznij słuchać ludzi, to co ci ludzie mówią, a nie tylko słuchasz tego, co chcesz usłyszeć. Zadufana w sobie egoistko. Albo ja bym nawet o ten donate wysyłali przecież, tak więc nie mów, że nie wiedziałam. Ja wiem, jaki motyw jest Albusa. Motyw Albusa jest taki, że mu kutas nie staje, nie ma gdzie zamoczyć, zadupczyć. Jaki jest twój motyw? Bez mózgu. Ale czemu ty od razu takie rzeczy mówisz? Kobieta, no to masz zarobkiałą wizdę, nie umytą, kurwa śmierdzisz i inne rzeczy. No po co tak się uruchamiać? Kanał, który on prowadzi, to polega na tym, żeby rozdupczyć moją znajomość z Markiem, bo on sam ale jest... Ale jaka znajomość, jaką z ciebie sam bekę ciśnie? Twoje były kochane moderatorki Kasia i Marta wreszcie zrozumiesz, że on sam z ciebie bekę ciśnie? Zrozum to wreszcie. Masz po prostu problem, bo siedzisz sam i musisz, jak się chcesz spuścić, to tylko w drodze ona nie zwalnia się. Bo nie ale muszę... widzisz, jaka jesteś płytka i głupia, bo ty od razu wszystko do seksu porównujesz. Wcale nie, jest... po prostu. No jak wcale nie jesteś Marką wykształconą, a od razu mówisz o seksie, że kurwa jakiś spór. Się retorycznie wiesz, to Mareczek w minutkę dochodzi, kurwa, no dziewczyno. Trafi się retorycznie, elokwentnie wypowiedzieć, jak to Polska przestało, czy masz kurwa, czy masz kurwa, po prostu z boczyńcem Albusem rozmawiać tutaj na własnym serwerze. Jak on się nazywa? To porozmawiaj ze mną. Madame Mało. Elokwentnie się wypowiedzieć, czy nie? Madame Mało, no właśnie. Nie, albo to był znacznie z boczeńcem. Ja go tutaj nie chcę. A co ty, kurwa? Jest to człowiek zawisny, złośliwy, podły, bez skrupułów, niebezpieczny i zboczeniec. Nie chcę go tutaj. Już Marysia w wieku... Ale ja się przecież... Ela, ale przecież ja cały czas, kurwa, lecę na tym, co dajesz na Discorda, to dajesz publicznie. Co? Wiesz... Wątpię, że zdjęcia twojej córki po darknecie latają. Kurwa, bo nie wczoraj godziny szukać Albusa, bo nie potrafisz kogoś zbanować, a tak Marka cisnęłaś? Dajcie mi po prostu tutaj informacje, muszę po prostu wycieszyć tych... Ja nadaję z Niku i z Kariota. Nie da się rozmawiać po prostu. Nie możesz banować. I tak, kurwa, jak piszesz wysryw, no to zanim ledwo wciśniesz enter, ja już mam screeny, kurwa, tego. Wiesz, Marka, że kurwa zdjęcia twojej córki o tobie, a sama latają. Martynę wystawiłaś, zdjęcie, nie pamiętasz? Kurwa, te, które sama wystawiłaś, idiotko? Jak na Marka płakałaś, ale Martynę wstawię pierwszą, jako jak pisze do mnie informację. O, się Kasia nazwał. Czemu się coś zacięło? Cisza się zrobiła? Skończył jak PayPal. Bo wilka gwiazda dla Gawiny się kurwa zamknęła, bo kurwa obstrzelała zbroję po tym, co powiedziałem. Ja tylko chcę wiedzieć, czy PayPal będzie działać. Jak ty tak zapewnisz, że ciebie nawet nie słychać. Mnie? Elu, bo coś kiedyś opowiadałaś, że chcesz być korespondentką wojenną. Co z tym całym fantem? Będziesz tą korespondentką wojenną? No przecież jest, ona ma codziennie zgon po porterkach. Słuchajcie, wywaliłam tego Albusa, ale jutro mi dojedzie za to, co... Otóż nie.
Ale to nawet nie był on. Elu, a powiesz, co to wam kieruje, że jeżeli coś ci się nie podoba, głos, osoba, sprowadzasz wszystko na temat seksu? No spokój, stary. No bo to są właśnie te teorie freudowskie, że wszystkie problemy ludzkie wynikają z ich niezaspokojonych popędów seksualnych, które gdzieś tam... Freud przestał być... Polega na tym, że jeżeli ty ciągle o tym mówisz... Ja tylko skończę. Mogę? Tylko skończę. Nie, nie ma zaś. Gdzie PayPal? Do psychiatry. Nie możesz skończyć. PayPal... Ale to nie ja zachowuję się jak pięciolatka, tylko ty. Wiesz o tym. Że to nie o mnie źle świadczy, że ja nie skończę zdania, czy cokolwiek. Nie kończ, bo ten twój ton głosu to już zapowiada, że powiesz coś chamskiego, także najlepiej od razu się zamknij. Nie, proszę. Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie, ty mówiąc cały czas o tekście, to ty go masz cały czas na ty cały czas o nim myślisz, i ty cały czas każdemu wymawiasz. Rób jak chcesz. Twoja sprawa. Ale to jest jakiś problem i ten problem... Pani z MOPS-u, tak. Cały dzień dzisiaj pisała u nas. Już jej nie ma. Elu, a co sądzisz o moim głosie? Jedno mogę powiedzieć, bo powiem szczerze, że chciałam się połączyć, no nie, żeby chciałam takiej awantury, jakieś takie chciałam burzy mózgu, bo powiem wam, no nie wiem, po prostu cały czas się łamie, co zrobić z tym fantem opublikowania tego filmu z mojego domu. Przede wszystkim sprawdź cały dom, czy nie masz pluska. Dzisiaj, prawda, jest taka burza mózgu, awantury, różne krzyki. Marek próbował nie dopuścić do tego, żeby doszło do tego spotkania, tej rozmowy, żeby ludzie mi powiedzieli, co oni o tym myślą, no nie? I po prostu reasumując, dochodzę do wniosku, no to było po prostu straszne skurwysyństwo ze strony Marka. I no i strasznie mi jest przykro to stwierdzić, ale niestety, to była ostatnia skurwysyńska rzecz, jaką on zrobił, bo ja nie jestem w stanie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Ela, on jeszcze ci zainstalował dwie kamery ukryte. Przeszukaj dom. I w sumie chodzi o to, że chciałam właśnie tak pogadać, nie? Nieważne, czy tam hejterzy, czy fani, kto tam się wypowiada. I fajnie, że nawet i była ta awantura i w ogóle, bo bije się z myślami. Od dwóch dni próbuję się zastanowić, co nim kierowało, dlaczego on to zrobił, co z tego wynika, jak ja powinnam teraz wstąpić. Że ci się jeszcze wpierdolę w słowo, to no nie umawiałem się z Markiem, by do ciebie jechał. To on po prostu wymyślił. Nigdy czegoś takiego nie było. PayPal to ty? Jaki PayPal? PayPal dostał bana słusznie. Także chciałam po prostu poznać waszą opinię. No i po prostu no szkoda, no. Rok znajomości z Markiem Szlak trafił właśnie razem z tym filmem. No. I to już... Babciu. Nie ma żadnych złudzeń, nie? Zrobił po prostu... Babciu, strasznie... dochodź szybciej. Zrobił strasznie chamskie... Jak to... Ale ogólnie to on dużo zrobił chamskich rzeczy, bardzo dużo, ale... Tam nawet mnie bolały inne rzeczy, nawet jeszcze bardziej niż to, no nie? Ale nie chcę już teraz tego omawiać wszystkiego. Babciu, szybciej, rozłóż nóżki. O. Ale co cię bolało, Gawina? Kto to powiedział? Jak to on nie wziął, w ogóle prysznica wychodzą z pociągu, dlatego...
Ela, wszystko okej? Tak. No to dobrze, to będę kończyć. Chciałam tak właśnie sobie pogadać o tym. Laura, babcia. Dziękuję za obecność. Może tak nie było za wesoło. Smutno też w sumie nie było, nie? No i cóż, jutro poniedziałek, trzeba się zabrać za jakieś obowiązki i tak dalej, nie? Szkoda, że się Marek tak zachował na koniec. Szkoda. Ale to dobrze, bo widzisz jego prawdziwe oblicze przynajmniej. Dokładnie. Ale a jakie teraz... masz na jutro plany, Elu? To jeszcze nie jest koniec. Mieliśmy jechać nad morze, mieliśmy tam różne jakieś plany, działania i wszystko nieaktualne. On przyjedzie. Ale jutro możesz odblokować PayPal? To są skurwysyny, rozdaję państwowe pieniądze i nie robię żłoby i w ogóle nie wiadomo co. A tak na tym moim dzisiaj serwerze Discorda to tak pisałam, że ten mój były mąż to taki fajny, tam te sesje przygotowywał i tak dalej. Ale on był taki sam jak Marek, nawet jeszcze gorszy pod innymi względami, więc po prostu wcale nie był fajny. No nie masz szczęścia do tych facetów. Faceci są do dupy, no. No co? Jakie masz plany na jutro, Ela, poza szukaniem pluskwy? Najgorsze jest to, że okazujesz, zaraz odpowiem na to pytanie, okazujesz komuś zainteresowanie, uczucie, chcesz mu pomóc w jego sprawach, chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, a ktoś ci opłaca tym, że ci próbuje zniszczyć życie, ciebie, twoją rodzinę, dziecko, firmę. Jakiś kosmos normalnie. Czy ja temu Markowi jakąś krzywdę kiedykolwiek zrobiłam? Nie, dałaś mu słabe. Sprawdziłaś, że my go poznaliśmy wszyscy. Sam po prostu przecież dzwonił, za mną jeździł, nagrywał filmy, że mu na mnie zależy przez parę miesięcy. Sam zabiegał o tą znajomość. No to się w końcu zgodziłam. Zaczęliśmy się spotykać. No i się zaczął jakiś koszmar w moim życiu. Ale on coś tam mówił, że to ty mu płaciłaś, żeby przyjeżdżał do ciebie. To jak to w końcu jest? Ja mu nigdy nic nie płaciłam, ani on mi nie płacił. Nikt nikomu nie płacił, tylko po prostu Marek jest dosyć oszczędny, więc na przykład jak coś tam mieliśmy wydawać, to ja wolałam sama zapłacić, niż z nim dyskutować, czy coś tam możemy sobie jakąś rozrywkę zafundować, czy coś robić. Miałam to w dupie i sama po prostu organizowała wszystko. Wykorzystał sytuację. To polegało na tym, że on nie chciał żadnych live'ów robić, być youtuberem, nie chciał żadnego laptopa, nie chciał żadnych robić streamów. Sama poszłam, kupiłam ten komputer, ustawiłam, bo chciałam po prostu to robić, no nie? Czy tam nie chciał jechać na przykład do Zakopanego, nie chciał jechać na Kasprowy Wierch, czy kąpać się w termach, więc po prostu sama to zorganizowałam, bo ja chciałam. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. To Marek spłacił w końcu tego całego laptopa, czy jeszcze nie? Nie, no hejterzy mu mówili, że nie powinien mi oddawać żadnych pieniędzy za nic. Ja
Jak przyjedzie do ciebie z laptopem, to zabierz mu tego laptopa. I PayPala. No, a miałaś się odnieść co do jutra. Co będziesz robić jutro? Nie wiem, pewnie wstanę załamana w depresji, bo o tej rozmowie jeszcze się będę gorzej czuła. Potem się spróbuję jakoś rozkręcić i muszę opublikować tą szerszą wersję tego listu otwartego do TVN-u. Ale to będzie list czy pilot? To będzie ten pilot, tylko teraz w wersji pełnej po prostu. On, to już mam napisane. A będziesz go przesyłać drogą mailową, tak jak poprzedni? Tak, tak. Już sobie przygotowałam więcej jeszcze tych adresów różnych takich mediów prawicowych. Tylko Ela, ja chciałem się pospiesz, bo tam już ten reportaż to ponoć za parę dni ma wyjść. Ty się bawisz. To ja się już wypowiedziałam. Oni już byli tydzień temu i prawdopodobnie mnie nagrywali już w ukrytej kamerze, jak się już wypowiadałam na ten temat z tym dziennikarzem. I ten list otwarty już dostali. Wcześniej dostawali SMS-y, także mają już po prostu komplet materiału na mój temat. A ludzie w Polsce jest 37 milionów ludzi, z czego połowa wie o tym, że telewizja TVN kłamie, więc po prostu masa ludzi w ogóle nie ogląda tego gówna. Ci, co oglądają, to wiedzą, że oni kłamią, manipulują. Nawet rozmawiałam tutaj z rzecznikiem sądu w Krakowie i różnymi osobami tutaj z kręgu instytucji i wszyscy mi mówili, żebym absolutnie żadnych wypowiedzi im nie zgadzała się na nagrywanie, bo oni kłamią, manipulują, wrobią mnie w coś. I tutaj te akurat instytucje w Krakowie nie lubią TVN-u. I oni będą próbować jakąś presję wywołać na opinii publicznej, na jakichś urzędach, mediach i tak dalej, ale to się nie uda, bo wszyscy wiedzą, że to są oszuści i kłamcy, no. Ja nie wiem, ja słyszałam, że reklamodawcy to się biją, bo taka oglądalność ma być. A nie mówiłaś, że krakowski sąd jest lewicowy? Przecież moja córka ma 11 lat, a wiesz, że TVN to jest gówno i kłamią. To się indoktrynizacja nazywa. Tak jak wiesz, żeby... Mi wystarczy, że ja pooglądam minutę jakiegoś ich reportażu i już widzę, jak to po prostu śmierdzi kłamstwem, nie? No i wszyscy mają wyrobione zdanie, bo oni już sobie strasznie zjebali opinię. No najbardziej... Policja bije. Najgorsze jest to, jak się włączy te fakty, nie? I potem jak się porówna to, jak oni interpretują zdarzenia w Polsce, a jak na TVP się interpretuje. Poza tym bardzo dużo jest przyłapano TVN setki razy na przekręcaniu faktów i oni musieli bardzo wiele razy przepraszać, oświadczenia publikować, że okłamali we wiadomościach i tam w tych prasowych wydaniach i tak dalej. Nie? Po prostu kłamią. Tylko wiesz, Elu, że to jest odwrotnie. Ale ile osób to obejrzy, to już jest, wiesz, to jest ważne, jak obejrzy 10 milionów Polaków. No to będę miała reklamę. Te 10 milionów obejrzy, z czego 500 000 wejdzie na przykład na mój kanał na YouTube albo profil na Facebooku. Ludzie są inteligentni, potrafią sami oceniać, nie potrzebują, żeby ktoś im interpretował. Przejrzą sobie parę filmów, przejrzą sobie parę postów, zobaczą zdjęcia i mój kanał się broni sam. Mój kanał się obroni sam. Ty naprawdę w to wierzysz? Oj, ja tak. Tak, oczywiście, że tak. Ja mam bardzo dużo fajnych tam materiałów, które świadczą o tym, że jestem osobą inteligentną. Mam dużo do powiedzenia. Bardzo fajnie się wypowiadam. I stwierdzą, że jakieś tam rzekomo patologiczne fragmenty to są tylko jakieś tam wstawki od czasu do czasu. A liczy się content taki podstawowy, który polega na tym,
że ja się liczę szacunek ludzi ulicy. Chcę zawsze coś mądrego. Staram się zawsze na tych live'ach coś fajnego powiedzieć, podzielić się z ludźmi swoimi przemyśleniami. Dużo mnie osób młodszych ode mnie ogląda i staram się im też... A przede wszystkim bardzo ciekawe. A poza tym z tego widać, że bardzo sobie dobrze radzę. Nie potrzebuję żadnych rad. Jestem przedsiębiorcza, jestem samodzielna. Mam szerokie horyzonty. Ogarniam idealnie kwestie wychowania dziecka, prowadzenia firmy, prowadzenia kanału i wszystkiego. Wystarczy oglądać jeden... Czy chociażby przesłuchać tą głosówkę, żeby wiedzieć, że się ma do czynienia z kobietą inteligentną, ciekawą, na poziomie charyzmatyczną, fajną, a TVN niech się pocałuje w dupę ze swoimi kłamstwami. No, ale ty nie jesteś ani charyzmatyczna, ani inteligentna. No jak nie kobieta na poziomie? Zawsze jak ktoś się nie zgadza, to trzeba do seksu porównać. No, proste. Jakbym nie była charyzmatyczna i inteligentna, to byś tutaj nie, kurwa o drugiej... Jakbyś była charyzmatyczna i inteligentna, byś... byś miała coś do powiedzenia, byłabyś elokwentna, byście kurwa tutaj o drugiej nocy nie siedzieli, tylko a byście spali, albo byście oglądali się falem. Nie nic więcej. Musimy jemy z małpy, bo to jest ciekawe. To po co tutaj torbo siedzisz? No po co? Ciebie bekę! A po co ty tutaj siedzisz, co? Bo ja sobie rozmawiam ze swoimi... Ja sobie rozmawiam ze swoimi widzami. Ty rozmawiasz tylko z tymi, którzy cię z gówny obrzucają. Ale tu jest bardzo dużo osób, które mnie lubią. Wymień trzy. Kto? Jedną. Jedną, jakie trzy się... jedną nie pomieli. No to dobrze. No to Helena cię nie lubi. To chwileczkę, zamknijcie się. Możecie, proszę moich widzów, którzy mnie lubią, możecie, mogą się odezwać osoby, które mnie lubią? Jest ktoś? I nastała cisza. To nie jest to, Mela, bo jakoś nie słyszę. Mój osób. A będzie odblokowany PayPal? Co twoi widzowie, kochani fani? Jest ktoś, kto mnie lubi, bo jeśli faktycznie no, nie ma nikogo, to ja... Ja cię lubię, Ela! Ja cię bardzo lubię, tylko się spóźniłam, bo maluję. O, dziękuję. Pozdrawiam was. Dziękuję. Ja też was lubię. Ela. Na 10 tysięcy osób, 500 tysięcy, które cię zna w Polsce, tylko dwie cię lubią. Co za wyczyn. Ja też lubię oglądać. No, to już więcej. Ja też lubię. Dziękuję. Pozdrawiam Radio Ceglarska i Albusa. Ela, nosiłaś już torebkę, którą dostałaś w prezencie? No właśnie, dziękuję za tą torebkę. Dzisiaj byłam w niej, z nią w sklepie. Też lubię Elę. O, widzicie, lubi mnie ktoś. Kocham was. Dziękuję, bo już normalnie miałam się wyłączyć albo rozpłakać. O, nie, dziewczyna się płacze. Niech cię nie lubi, będę płakać? No a dlaczego nie? Muszę płacić chłopakom, żeby mnie lubili? To kiedy wychodzi ten reportaż w końcu? Nie wiem, pytaj się tych kutasów z TVN-u. Ale ty jesteś wulgarna. No, właśnie tak schamiałam, ale powiem wam, że nie byłam dawniej taka. Nauczyłam się od tej zawsze byłaś taka chamska. Nie, ale właśnie... Pokaż, tak... będzie w piątek przed twoim live'em. Właśnie tak schamiałam na skutek kontaktu z tymi hejterami, ale mi się to podoba. Bo to mi dodaje pewności siebie. A poza tym bardzo dużo twórców literackich, różnych artystów używa wulgaryzmów, na przykład Chłasko, Gombrowicz, masa po prostu ludzi. I to... Ale oni byli inteligentni w przeciwieństwie do ciebie. Dla mnie powiedzenie od czasu do czasu kurwa, to jest... Ale to mówisz ciągle. To nie, to jest jako przecinek. Jako znak artystyczny środek wyrazu. Ja po prostu wulgaryzmów potrzebuję. Zresztą są dowody, są badania ale naukowe. Ale nie jesteś artystą. Kobieto, mogę coś powiedzieć? Nie. Na własnym serwerze, czy może, może chcesz przejąć dyskusję? Dobra, to ja się nie będę odzywać. No to mów. Powiedz, co masz ciekawego do powiedzenia. Posłuchamy ciebie. Nie, bo mnie zbanujesz. Powiedz coś mądrego. Jestem aż tak głupia jak ty. Podziel się jakimś fajnym pomysłem, tak jak ja mam czasami fajne wnioski. Przekaż jakiś fajny wniosek. Swój masz jakieś?
ale taki niezwiązany z przemocą psychiczną wobec mnie, ale powiedz coś takiego mądrego, jakaś taka uniwersalna mądrość, ale bez aluzji do mnie. Stać cię na to? Idź spać, kobieto. Ela Gowin, nasza polska Madonna. Ja na przykład polecam najnowszy odcinek Astronarium, który jest dostępny na YouTubie. Jest to akurat o trzeciej generacji gwiazd, czyli gwiazd, które są najstarsze w naszym wszechświecie. Powstały między innymi z wodoru, więc bardzo ciekawy materiał. W tym momencie ich poszukują. Nie wiadomo, czy jeszcze istnieją. Bardzo interesujący materiał, polecam. Coś jeszcze raz, jak się nazywa ten materiał? Astronarium. Kanał. On jest produkowany przez TVP. To jest jeden z takich ciekawszych. Jest dostępny na internecie. Od kilku lat prowadzono. Czasem są takie kolaby. Był jeden z astrofazą. Naprawdę ciekawy, na wysokim poziomie, z profesorami z wielu różnych krajów, przeważnie z Polakami albo osobami polskiego pochodzenia, rewelacyjne materiały, rewelacyjne prowadzące. Tam super, dzięki. Ziemia jest płaska i tu wyświetlają, tylko żebyśmy się cieszyli. A to nie jest jakiś dysonans poznawczy, kiedy TVP robi materiały o tym, że są gwiazdy, które mają miliardy lat, a potem puszcza jakąś transmisję z kościoła, gdzie ksiądz mówi, że świat ma 6000 lat. Ale przecież to nie są gwiazdy, tylko komety. Słuchajcie, trzecia w nocy. Ja się będę żegnać, ale chciałam tylko powiedzieć na koniec, że przepraszam, jeśli byłam niemiła tutaj dla niektórych osób i przepraszam, że miałam zły humor. No ale mam nadzieję, że niektórzy rozumieją, co się wydarzyło, bo nie tylko zostałam ośmieszona, ale też po prostu moja znajomość z Markiem dobiega końca, no nie? To nie ma co do tego wątpliwości. Także mam powody, żeby to przeżywać, wydaje mi się. Także tylko to chciałam powiedzieć. To na koniec, no, także nie gniewajcie się na mnie. Mówię teraz do moich... Mówię teraz do moich widzów, do moich fanów, a jeśli chodzi o hejterów, to mam ich w dupie po prostu. Ich za nic nie przepraszam, mam na nich wyjebane. A ile się rozstaje z Markiem? Chciałabym, żeby oni po prostu wypierdalali i tym hejterom to życzę, żeby jutro wpadli pod samochód albo, nie wiem, cegła im spadła na głowę. Nawet jestem skłonna się o to pomodlić. Tobie sorry, już spadła. Nie jestem może jakaś sympatyczna, ale tych hejterów nienawidzę. Ja mówiłam, że ja jestem z rodziny, ale ja nie stosuję zasady, jak cię uderzą w policzek, to nadstawiam drugą. Po prostu chciałabym, żeby ci ludzie umarli. Jesteś paraplegiczny, naprawdę. Ja tylko kurwa twoje widzów. Naprawdę uważasz, że to są dobre słowa do powiedzenia do kogokolwiek? Nie, nie uważam. Karma do ciebie wróci. Człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce. Mam prawo nienawidzieć. No tak, potem... masz prawo nienawidzieć, ale nie. Życzenie śmierci jest przestępstwem w prawie polskim. Oj, będziesz w kasztanie, Elka, będziesz. A nie słyszałam. No ale przecież ona jest taka inteligentna, no. Nie słyszałam o życzeniu śmierci, że życzenie śmierci jest przestępstwem. Zwłaszcza, że... Nie, jest groźby, są. Jeżeli nie, osoba, przestępstwem, nie kurwa życzenie, ty bidu jebany. Cichutko. Jeżeli osoba, do której to mówisz, odczuwa lęk, to może być to potraktowane jako czyn noszący znamiona przestępstwa. Aha, no to zgłoś się jutro na pobyt. Jak ona nikogo z imienia nie wymieniła, kurwa, dzbanie. Powiedziała o swoich literach. To zgłoś się jutro na policję, że odczułaś lęk. Nie miałam palpitację serca z tego punktu. Nie, świat był lepszy, jakby hejterzy. Jak pierdolnie mnie samochód, to powiem, że to przez ciebie.
Mało, będzie moja wina, jak ci jutro przejedzie. Pamiętajcie, czym człowiek mniej inteligentny, tym bardziej przekonany jest o swojej inteligencji. Tym bardziej przekonany. Chciałam po prostu powiedzieć, że popatrzcie na takie różne... Jak będę kaleką. Uczyłam się z córką historii teraz i tutaj królowie polscy, no nie? No i ciągle jakieś walki z Niemcami, najazdy, wschodnia granica, zachodnia. I nasi przodkowie, dziadowie, nie mieli skrupułów, żeby swoim nieprzyjacielom życzyć śmierci. I nikt nie widział w tym nic złego, prawda? Najeżdżali Polskę, brało się dziedzinę i należało ją komuś wyjść. Ale my żyjemy w XXI wieku. Żeby wypierdalał z naszego kraju. A dzisiaj hejterzy są takimi samymi najeźdźcami jak ci setki lat temu, bo to są ludzie niepolskiego pochodzenia, którzy nękają Polaków, którzy sobie robią coś w internecie, na przykład tworzą kanał na YouTube, promują jakieś polskie wartości i oni tak samo jak kiedyś nas palili, gwałcili i najeżdżali, to teraz walczą w internecie, żeby niszczyć po prostu Polaków. I tak jak nasi dziadowie, husarzy czy tam inni walczyli z najeźdźcami, to tak ja walczę z nimi w internecie. I tak jak oni setki lat temu życzyli śmierci, to ja życzę śmierci. No mamy, no. Wrogowi, który niszczy Polskę, życzy się śmierci. No, sorry. Kiedyś walczyli, hitlerowcy ścierali. Albo nie lubisz Eligamin, nie nazywaj się więcej Polakiem. Dokładnie. Palili w obozach koncentracyjnych, a hejterzy drą mordy w internecie. Ale to są tacy sami ludzie, jak ci, którzy mordowali, nie? To są tacy sami ludzie. To są te same motywy. Gdzie no? Ci sami ludzie. To jest wojna. Tak, to jest wojna, no. Ja chuj. Nie prześladują. Przecież po co ci hejterzy tutaj siedzą o tej drugiej w nocy? No bo im przeszkadza to, że ja mówię, że chciałabym, żeby Polska była Polską, nie? Oni promują... Im przeszkadza, że jesteś alkoholiczką i że masz zły wpływ na dziecko. No, skoro jestem alkoholiczką, to dlaczego jeszcze nie jestem najebana akurat dzisiaj o tej porze? Normalnie w niedzielę to każdy alkoholik... Może akurat dzisiaj nie jesteś, no akurat dzisiaj, no. A kiedy na jakimkolwiek moim filmie, jest. Czy na głosówce, zawsze, czy na była ja przypominam sobie. Ela, na każdym live jesteś po prutach my serce. Ja pierdolę, co piątek chlejesz na live'ach. Tak? A miniony też? Jesteś spójna, kurwa. Zobacz, jak ty wyglądasz. Ani oczywiście, że w piątek byłaś napierdolona. W ostatni piątek nie piłam ani kropli alkoholu, zresztą dzisiaj i wczoraj też nie. Ty wywracałeś z córką po podłodze, jasne. I nakładałaś się na łeb folię. Myślisz, że inni ludzie nie widzą tego, jak ktoś inny jest pod wpływem jakichś środków odurzających? Przecież to widać. Słuchaj, jest inną kwestią, jak ktoś wypije jedno piwo, a inną, jak ktoś wypije pół litra wódki, tak? Weszłaś na live'a na jebana. Już alkoholizmem, rozumiesz? Picie codziennie, picie co dwa dni, co trzy dni. Picie regularne jest alkoholizmem. No, ale ty póki co nie masz zainstalowanych u mnie w domu żadnych kamer, ani nie mieszkasz w domu. Tak zainstalował. Nie, ale udostępniasz wszystko i tak samo jak na live'ach się pokazujesz, czy tak jak na głosówkach, no to kurde słychać, że Boże, jest słuchajcie, wyspira, tak? Słuchajcie, trzecia w nocy, ja mam jutro obowiązki, także będę się żegnać. Trzecia w nocy. Biedony 13, no tak. Natomiast jeszcze się tylko tak odnosząc do tego, już mówiłam parę razy, że picie alkoholu w Polsce nie jest zabronione, także nie wiem w ogóle o co chodzi.
Zabycie alkoholikiem nie idzie się do więzienia póki co. Ale na odwyk tak. No też nie. Nie ma odwyków, obowiązkowych. To znaczy, to że zawsze miejsce jest. Jako szybko. No zobaczymy po uwadze. To znaczy jest coś takiego, że jak rodzina zgłosi na przykład kogoś do komisji alkoholowej, to no, mogą się zająć po prostu. Każdy może zgłosić, nawet obca osoba. Wystarczy wypełnić wniosek. A. No to jeszcze lepiej. Kurwa, mać. Sąsiad. Jodolony też. Wypełniamy. 13, bo to chyba 13. No to zgłoście mnie. Natomiast... Takiego wyszczęśliwy też nie będzie. Bo ktoś oszukuje i ktoś odpowie za to. Ja to słyszałem, że rodzina, ale że ktoś... Ostatnie pieniądze... Nie, każdy może. Nawet nie mam. No, no to będziecie mieli zajęcie na jutro, zgłaszajcie mnie. Sobie, dobra, trzeba iść pod dach. Ja nikogo nie będę zgłaszał tam. Za mało mam problemów, a w lipcu jadę nad morze. No niech pan przez drodze nie rozmawia. Ale prawdopodobnie pojadę bez córeczki, bo ona idzie do domu dziecka, także Marcin nie trzeba pojedzie. Trzeba się kupić z Mareczkiem. Także ja sobie jadę nad Bałtyk. Kurwa, wszystkim przymokło. Nic nie mogę sprawdzić nawet. Ja tak będę spokojnie sobie o tym mówić. Na deszcz. Będę sobie siedzieć nad Morzem Bałtyckim, będę sobie pływać w morzu, a moje dziecko będzie... Będę się jebać z Mareczkiem. Będzie z załamaniem nerwowym siedzieć w domu dziecka. No i hejterzy będą wreszcie zadowoleni. I ty, a to jest wina tylko twoja. To jest twoja wina. Ty tak spokojnie o tym mówisz, że ty sobie pojedziesz na wakacje, tak? W momencie, kiedy twoje dziecko będzie w domu dziecka? Nie będę liczył. Helena ci nie da na wakacje, rozumiesz? Spokojnie o tym zapamiętam. Ponieważ ja już jestem przyzwyczajona. No nie? Helelico, jak ci zabiorą dziecko, to nie będziesz miała 500+. Helena ci utnie korek. Kurek ci zakręci. Każda mama walczyłaby do samego końca o swoje dziecko, a nie kurwa wyjeżdżała nad morze i mówiła o tym, że o, ja będę sobie siedzieć nad morzem. Ja będę mam tutaj ten, a moje dziecko będzie w domu dziecka. Ale wiesz, najgorsza matka na roku, po prostu matka roku. Źle mnie kobieto zrozumiałaś, ponieważ ja muszę jeździć nad morze, bo dzięki temu potem cały rok nie choruję i jak pojadę się przewietrzyć, ja mieszkam w najbardziej zanieczyszczonym mieście w Polsce i potrzebuję wyjeżdżać po prostu na świeże powietrze. Potrzebuję się kurwa dziwić, że to od ciebie telewizja kurwa chce zrobić reportaż o tobie. Poza tym testujesz dziecko jak pociąg 35. Zacznijmy w ogóle od tego, że o dziecko mogę walczyć tak samo w Krakowie, jak i we Władysławowie. No nie, też mam tam internet, jest poczta i tak dalej, nie? No przecież ja nie pójdę pod dom dziecka i nie będę strzelać z jakiejś ale amunicji. Szmata. Mogę szmata. W dowolnym mieście, nie? Ale szmacisko. Niech cię zamkną w psychiatryku najlepiej. Jezu, ja to czuję. Ale ja dziecko do domu dziecka, żeby tak, sobie po prostu, wiesz, miała Marysia gdzie wrócić do jakichś chyba normalnych ale jak warunków. Ale jaka jest mentalność tych hejterów, jak oni się potrafią do każdego zdania, oni tylko tak czekają jak sępy. Ale do kobiety, słuchaj, co ty mówisz, naprawdę. Bo ja się zgadzam, znaczy ja lubię prowokować, bo ja bardzo lubię sobie robić jaja z hejterów, a oni tylko tak czekają. Do czego tu się przypieprzyć, nie? I tak tylko co jakieś zdanie, że można, nie? A są takie zdania, że się nie da, a tutaj jak jest temat dziecka, to się zawsze można przypierdolić, prawda? Zawsze można wtedy... A potem siedzisz i płaczesz, że cię wyzywałem, że cię obrażałem, że hejterzy źli. Weź się zastanów w końcu nad tym, co ty mówisz. A co ja niby takiego złego zrobiłam? A co nie? Nie ma ludzi, posłuchaj, o czym ty mówisz. Życzysz ludziom śmierci, chociaż... Dokładnie. Ale w Polsce jest wolność wypowiedzi, co nie wolno mi się wypowiadać, co ja myślę. Wolność wypowiedzi. Ela jest szmatą, menelicą, alkoholikiem, pierdoloną dziwką. Ja pierdolę. Zaraz będzie hejterzy źli, hejterzy to, hejterzy tamto, nie dają mi żyć. No cóż. Wolność słowa. Mogę zadać pytanie? To co będzie z tym PayPalem? Będzie działać?
Jak Marek wrócił. Ja tylko chciałam powiedzieć, czego hejterzy w swoim braku inteligencji nie zrozumieli, że oni myślą, że jak moje dziecko pójdzie do domu dziecka, to że oni mnie złamią, a ja będę dalej żyć tak samo jak do tej pory. No, no oczywiście, że tak, bo jesteś menelicą i tobie dziecko jest zbędne. No, jestem matką, ale nigdy nie dopuściłabym tego. Tak, właśnie fajnie, że to ktoś powiedział, że ja nie musiałam tego powiedzieć. O, ludzie myślą, że oni mi zrobią krzywdę, złamią mnie, dojebią mi, dokopią mi, a ja już sobie wymyśliłam scenariusz na swoje życie, jak będę żyć bez dziecka, jeżeli chcecie wiedzieć. No, człowiek, jak się mu mówi przez 5 lat, że się mu zabierze to dziecko, to sobie już planuje życie bez dziecka. Ja sobie już wszystko od A do Z zaplanowałam. Normalny człowiek by myślał, co zrobić, żeby mu tego dziecka nie zabrać, a nie co by robił, gdyby tego dziecka no dobrze, już nie miał. No dobrze, ale może ja nie jestem normalna. No, słuchaj, ja mam no, prawo myśleć. Ewidentnie. Czy ty chcesz być jakimś żandarmem i będziesz mi mówić, w jaki sposób ja mam prawo myśleć, a w jaki nie? To ja ci absolutnie niczego nie narzucam, po prostu mówię, no że jesteś odklejona. Masz dziecko? To sobie nie myśl o nim, jak masz ochotę, a nie wpierdalaj się... do mojego mózgu, nie? Czy ja mam prawo... Nie masz. Czy ja mam prawo myśleć za siebie? Mam prawo nie. myśleć za siebie? Nie, absolutnie nie. Myśleć to... Mam myśleć tak, jak ty mi każesz. Najpierw trzeba myśleć, a poza tym powinnaś być ubezwłasnowolniona. Ty powinnaś mieć opiekuna prawnego. Ale ja mam prawo sobie żyć, jestem obywatelem polskim, płacę podatki. Zobaczymy jak długo. Zobaczymy mam jak prawo długo. Sobie myśleć i... Ale widzicie, jak oni się zdenerwowali, mówię teraz do moich fanów, no nie? Bo oni myśleli... Oni się zdenerwowali, ty nie masz fanów. Ale nie. Fani odezwijcie. Chciałam powiedzieć taką rzecz, tak, bo wszystkim się wydaje, dobra, uwaga się jej, dojebie do dupy i po prostu szlag ją teraz trafi, nakryje się nogami. A ja wam powiem, fajnie, dobra, niech sobie zrobił ten film. Więcej ludzi wejdzie na mój kanał, zobaczą moje filmy, tam jest bardzo dużo fajnych materiałów, tak samo na Facebooku. Uważam, że te portale obronią się same i z 10 tysięcy subskrypcji będę miała 100 tysięcy subskrypcji, tyle co Mateusz Spysiński. Co no ty bardzo za głupoty? Ela, ale w psychiatryku nie będziesz mogła robić live'u. Także to jest jedna rzecz. Nie chcę słuchać zakłamanych głosów. Jeżeli zakłamana szczoto. Jeżeli ten reportaż dojdzie do skutku, no to trzeba... Ja mam zasady, ja mam taką filozofię życia i chciałam się podzielić tym z moimi fanami. Jaką filozofię? Ty nie znasz pojęcia tego słowa. Nie ma tego złego. Ja zawsze... Ja po prostu... Dlaczego ja tyle lat przetrwałam i się nigdy nie załamałam? Bo Helena ci płaciła pieniądze, żebyś miała dach nad głową, ty idiotko. Bo karaluchy nawet wojnę przeżyją. Ale myślę, że ten cały lalunia... Ona się pewnie tam produkuje dalej, nie? Chyba jej się telefon wyładował. No nie ma jej teraz. Może do psychiatryka ją zabrali. Może nakryła się nogami. Albo... Może pozdrawiam wszystkie grzyby. Odblokować. Thank you.
No i co narobiliście, wy hejt? Pewnie Marek jej wyłączył telefon. Nie, to wina hejterów. Hejter Bonzu zhakował płytę główną. To chyba nie ma jak przejść, bo leje w tym momencie. Żeby na... Zdrowienia dla Grzybolandii. Nie wiem, proszę. Nawet jakbym miała te kuwa 5 zł, bym nie zapłaciła więcej za bilet. A co to jest Grzybolandia? Zobaczymy, czym co się dzieje. Na Ukrainie. Czy szczepimy. Słuchajcie, rozłączyłam się, nie wiem, w którym po momencie długo mnie nie było. No, trochę ciebie nie było. Pół godziny. Zaczęłaś o mnie mówić i wyszłaś. Chciałam po prostu powiedzieć taką rzecz, że masz problem z tym, cały czas twierdzisz tak, że od matki biorę pieniądze, więc chciałam tylko po prostu to podsumować w taki sposób. Owszem, przyznaję się, całe życie mogłam nie pracować. I mam za co żyć. I przez następne 20 lat mogę dalej nie wstawać z łóżka, nic nie robić i będę miała za co żyć. I ty masz. A ty nie problem. Żyjesz, ty wegetujesz. I rzeczywiście przyznaję się, że. To ja mam problem z tym, że masz obecnie pieniądze. Tak. Przyznaję się, że przez. Jak skończyłam studia, przede wszystkim do ukończenia studiów miałam pieniądze od rodziców na wszystko, nie? Jak skończyłam studia, to nie poszłam do żadnej pracy przez 5 lat. Tak jak ludzie normalnie po studiach składają gdzieś CV, szukają jak pracy. Jak z ubeckiej rodziny, no to nie trzeba chodzić do pracy. Nie szukałam pracy, bo nie potrzebowałam, bo było po prostu pieniędzy w domu tyle, że po co miałam chodzić do roboty, jak nie musiałam. Nie? Założyłam tą moją działalność gospodarczą po prostu z nudów, nie? Która nie przynosi ci dochodu? Tak. Rodzice mi sfinansowali te firmy. Żebym się po prostu czymś zajęła, no nie? Żebym po prostu gdzieś tam nie łaziła po dyskotekach, się nie lupiła, nie spotykała się. Potem wyzywasz Dumbledora i innych od przegrywów, a sama płacisz za wszystkie, za wszystkie rzeczy. Po prostu 500 000 złotych w tą firmę, nie? I ja sobie ją po prostu prowadziłam. I tak naprawdę to zawsze do tej firmy dopłacałam. I wcale nie mam z powodu tego żadnych kompleksów. Stać było na to moją rodzinę i mi ale po prostu... Ale wiesz, że była denominacja. I ty masz po prostu problem z tym, bo ty widocznie musiałeś, jak odkąd skończyłeś 15 lat, to widocznie musiałeś chodzić na 8 godzin do pracy jakiejś ciężkiej, a ja nie musiałam. Po prostu jesteś wrzodem, pasożytem własnych rodziców, taka prawda. A co ty masz 8 godzin do pracy? Wiesz, jaka żadna praca nie hańbi. Tym, że w tej chwili mam ciebie dziecko, prawda? I myślę o tym, mam teraz dziecko i moim planem, jakby takim celem życiowym, no nie, jest to, po co ja właściwie, dlaczego ja jestem tutaj, czy ja w ogóle cokolwiek robię? Bo ja chcę, żeby moja córka przeszła... Niszczyć jej psychikę. Chcę, żeby ona przeszła przez życie tak jak ja, żeby też nie musiała zapierdalać do roboty, jak jej się nie będzie chciało. Czyli jak pijawka. Zapewnię jej pieniądze. Jak, córkę, jak być pijawką, moja tak? Córka dostanie pieniądze ode mnie i jak nie będzie chciała Marysia pracować do końca... Marysia będzie pasożytem tak jak ty, tak? Tak. Elka. Ale ja wiesz, że matka nie będzie wiecznie żyła. Brat ci zabierze mieszkanie, wylądujesz na ulicy. No ale póki co. W końcu czemu pieniądze... Czemu ty uczysz córkę, jak być pasożytem? Co to ma być? W końcu zaczęły pieniądze płynąć i teraz moim celem jest to, żeby zapewnić mojej córce, która skończy studia, żeby nie musiała od razu żyłować się, że musi iść do jakiejś roboty. Poczekaj, jak u ciebie jedyne, co płynie, to kolejny porter. Moja córka dostaje ode mnie... Poczekaj. Jak moja córka tak... wychodzi codziennie ze szkoły i mówi do mnie, mamo, możesz mi... Będziesz się z bratem kłóciła, to to nagranie wypłynie. Ona ode mnie dostaje po 50 zł dziennie. Twoja córka nie mówi do ciebie, mamo, tylko Shreku. No i to jest bardzo ładnie. A to jest mój pseudonim tutaj domowy. Shreku! Dobra, bardzo pasuje. Shreku! Ale się zlazło tych hejterów, Jezu. To od tego Albusa chyba, ja pierdolę. Wysiada do następnej klasy. Albusa nie znam, więc... Z kochanego gangu Radio Ceglarska. W każdym razie teraz
moim planem życiowym jest to, żeby zorganizować pieniądze dla mojej córki, żeby ona nie musiała nigdy pracować. Żeby trafiła do domu dziecka. Tak. Przedaj nerkę, chociaż nikt nie kupi zachlanej. Jak trafi do domu dziecka, to będzie musiała zapierdalać do roboty, jak skończy 18 lat. Ale u mnie nie. Jak i zostanie... Kariota, wszyscy cię kochamy, czekamy na kolejny film. Ja też was kocham, kurwa. Babciu. Babciu. Kariota, zaprzyjaźnimy się, bo podobno jestem od ciebie. Podobno jesteście jedną i tą samą osobą. No, zbanowałaś go przecież. No, wyszła znowu. No. Serio, bo nie wiem, czy mogę się odzywać. Siłę. Jest. Idiota. Babciu. Babciu Elu. No więc nie udało mi się tak pociągnąć tego wątku do przodu, więc ten koleś, który cały czas... Mówi... Ale pociągnęłaś Markowi. Pociągnąć to ty możesz Markowi się spuści w minutkę, kurwa. Ale o którym kolesiu mówisz? Bo ty jesteś zagubiona, Ela. Nie mam tamtego filmu. Kto to jest Marek? Jest Luni. Która ma problem, że żyje po prostu rodzinę. Tak, owszem, nigdy nie musiałam pracować i nigdy nie poszedł i na policję też. No i z tym masz problem. Zamknij mordę, tam gada za nią. Ja mogę robić filmy na YouTube, a mogę równie dobrze w ogóle jutro nic nie zrobić, nigdzie nie wyjść i też będę miała pieniądze. No to nie rób. Nie rób. Ale Ela, na prostytutkę już jesteś za stara. Ja pracuję tylko i wyłącznie dla zabawy, nie? Co ty robisz? Ela! Chyba skamlesz o te donaty, jak jakaś żebraczka. Wcale nie wiem. Skamle o donaty, to Mateusz Spysiński skamle o donaty. Karioner tak samo jak skamlałaś. A ja nigdy o donaty nie włożyłem. To zrób to kurwa tak jak ja i nie zarabiaj na tym YouTube. Wyłącz wszystkie karty, wyłącz, odłącz wszystko. Ela, mam pytanie. Ty napisałaś już ściągę z historii? Ela, jak ty masz ból dupy, że Marek za ciebie nie płaci, tobie tak żal dupę ściska, że Marek komuś by zapłacił za hotel, a tobie nie. Ela, mam propozycję. Ela, mam propozycję. Skasuję konto, jak przez rok nie będziesz brała złotówki z live'ów. Skasuję konto. Skasuję i serio. Skasuję i serio. Za 5 złotych tak się powinni dawać poniżać. Ja pierdolę. Ale ja już wyjaśniałam, że aktualnie chcę mieć pieniądze, bo chcę zapewnić mojej córce życie takie, żeby nie musiała pracować do końca życia. Może. No to masz już pieniądze, czy jej nie. Ale napisałaś już tę ściągę z historii, czy nie, bo się nie dowiedziałam. Ty, ale jak sprzedasz te śmieci z Teglarskiej, to może uzbierasz na batonika albo na nową kurteczkę. Ja babuszko. Ktoś kolejny, ten znalazł. Kto to powiedział? Damy kakao. Kakao. Także wiesz ty, Laluniu, wiesz, no, ja ci bardzo współczuję, że rodzice ci nigdy nie byli w stanie zapewnić żadnego bytu finansowego, ale wiesz, to nie jest żaden wstyd, że się miało jakichś rodziców na poziomie, że lepiej zarabiali, naprawdę. Ja się tym na poziomie, a ty taki śmieć, takie chuj wie co. Mówisz, że SBC byli na poziomie? Twoja rodzina Czerwonych Pająków była na poziomie, sprzedając Polaków? Ubecja! Twoja matka chyba bez pieka za mocno uderzyła, jak była z tobą w ciąży, że takie głupoty pierwsze. Ela, czemu jesteś takim kłakiem? Nie, ale bez przesady, ludzie. Kurwi kłakiem. Ela, tata byłby z ciebie dumny, jak chuj. Ten to na ścianie wisi. Nie, od rodziców się odczepcie, bo to nie jest ich wina.
No nie, czemu? Uczepiajcie się rodziców. No bo sama zaczynasz się czepiać rodziców. Obrzućcie wyzwiskami moich rodziców, proszę bardzo. Nie krępujcie się. Ej, no ale przecież ty dopiero co wyzywałaś komuś rodziców i teraz masz o to ból dupy? A w jaki sposób wyzywałam rodziców? Chwilą kazałaś nam się zabić, miałeś nadzieję, że wpadniemy pod auto, że spadnie nas cegła. Moich rodziców wyzywałaś, halo, zaraz halo. Zgrywasz 2 godziny ofiarę. Temu. Ale przecież tylko powiedzieli, że twój tata powinien być z ciebie dumny. Proszę, ostatecznie to opinia, proszę. Nie będzie. Tylko zaczęć ten kurwa kierowcy, to ofny. Za każdym razem tak będzie, bo... Ale tylko się nie będzie zobaczyć. Andzia, wycisz się, cały czas cię słychać. My całą twoją podróż słyszymy w każdym szczególe. Okej, okay, wtedy... Tylko wy zginą, bo nie odnajdą się. Aha, my cię odnajdziemy. Aha. Słuchajcie, dobrze, to ja się żegnam. Dobranoc. No, zbanowałam około 30 osób na tej głosówce dzisiaj. I tylko chciałam powiedzieć moim widzom, że to taki mały podstęp. Celowo prowokowałam tych różnych ludzi, żeby się darli. I dzięki temu bardzo dużo pobanowałam osób. Miałam fajną zabawę dzięki temu. Że ich po prostu pousuwałam. Ciu. A to sprzebiegło. Zarycz. Ja słyszałam, że na ciebie mafia poluje, bo ta córka Słowika tam na ciebie wyrok wydała. Dlatego, że na przykład jak mówię normalnie, nie, to hejterzy, jak mówię normalnie, to hejterzy się tylko odzywają jednym wyrazem i nie mogę zdążyć. Zarycz, nie mogę zdążyć znaleźć, kto mówi, nie? Ale jak na przykład zaczynam mówić o zarobkach, że dobrze zarabiam, to ich to tak strasznie boli, że oni wtedy wrzeszczą. Już nie myślą o tym i ja wtedy szczał. Trafiony, zatopiony, nie? Potem mówię, jak zaczęłam mówić o tym, że dzięki rodzicom nie muszę pracować. Oj, ty stara ruro! Że zbanowałam 10 osób w czasie tego wątku o... Profesorze. 10... Babko, Zarycz, kurwa. No. O wszystkich nas nie zbanujesz. I im takie mówiłam rzeczy, no nie, że ktoś może zazdrościć. To a Marysia mówiłam... do następnej klasy? Też to by siedzą. To by mają tak nogi zmęczone, że muszą siąść. Oni tak piali, że wtedy mogą ich banować po prostu, więc... Marysia, co do następnej klasy? LK, co napisałaś do wszystkich jednostek wojskowych? Właśnie, namierzyłaś już, gdzie ona pracuje, ta twoja była moderatorka w której jednostce? Tak, rozesłałam to pismo. I co, to husaria na konna jest, tak? Nie, w Poznaniu wszystkie jednostki zawiadomiłam, że... Ty, kurwa, inwalidko życiowa. Do roboty zapytanie, byś się zapytaniem, czy tam taka osoba nie pracuje, że ona jest hejterem, jeśli pracuje. A ty się nie boisz, bo ona jest córką mafioza, nie? Nie boisz się? Nie, to nieprawda jest. Co oni mieliby zrobić, gdyby dowiedzieli się, że pracuje u nich jakiś hejter? No, na przykład miałam takie sytuacje, że skontrolowano to i zwolniono osoby dyscyplinarnie. Za to, że powiedzieli do ciebie babciu w komputerku. A tak, tą sekretarkę tam, nie? Tą, co tam pracowała w tym biurze, nie? Akurat miałam na przykład nagrania. Jak ktoś mnie wyśmiewa,
przekazałam pracodawcy. Pracodawca stwierdził, że to jest jego pracownik i że nie chce mieć takiego pracownika i zwolnił. Ty naprawdę jesteś odklejona. Ze wszystkich historii, które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej. Ten PKP. Ja ten bilet koszuluję. W sumie za 32 przez ten z przesiadką otwarty. Ten 35,70. Słuchajcie, dobrze, to ja się żegnam. Dobranoc. Trzeba się tam przespać troszkę. I do usłyszenia mam nadzieję za niedługo. Mam nadzieję, że nie. Cały czas próbuję sobie rozpracować jakieś techniki rozmawiania z tymi. Nie chcę powiedzieć jakiegoś niemiłego wyrazu, nie? Z hejterami, prawda? Próbuję różnych technik drażnienia, ich prowokowania, wkurwiania i po prostu patrzę, jak oni reagują. Cały czas się uczę po prostu tych zachowań. No. Na pewno jest to jakaś kolejna... Jestem stara Ruro. Najbardziej lubię śledzić właśnie tą chorą argumentację hejterów, bo na przykład jak z tymi hejterami postępować, tak na koniec powiem, nie? Jak z tymi hejterami postępować, że tak, najlepiej jest ignorować, prawda? Czyli mieć to w dupie, mówisz swoje, chcesz coś przekazać ludziom, nie radujesz. Tak jak oni ciebie. Ale czasami też trzeba. No przecież można bardzo jasno, na przykład ktoś ci coś zarzuca, no to ty mu odpowiadasz, wojna na argumenty, prawda? Tylko hejter będzie zawsze wmawiał jakieś durne argumenty, ale jeżeli inteligentnie będziesz argumentować swoją rację, to ludzi, którzy cię słuchają, przekonasz, no nie? Udowodnisz, że oni się mylą, że oni kłamią, manipulują. Więc na przykład myślę, że tutaj było dużo krzyków, wrzasków, a udało mi się udowodnić. Pierdalaj spać, stara Ruro. To udało ci się udowodnić co i było komu? Było widać, że za każdym razem jak się na przykład chwaliłam z czymś, prawda? To oni znów nie wystrzeli wszyscy. Czyli... To jesteś naszą hejterką. Jakim ich motywem jest, jaki główna cecha, nie? Zazdrość i zawiść, to oni się tym po prostu kierują. Ty jesteś hejterką, zazdrościsz. Mają dyżurne tematy, takie sobie wynajdują jakieś słabe punkty, do których się przypierdalać, żeby kogoś gnoić. W moim przypadku to jest moja córka i Marek. To są ich dwa punkty, w które cały czas celują, no nie? Bo nie mają się do czego przyczepić, więc... No jeszcze mój były mąż bardzo często jest też celem. Rodzina, rodzice, prawda? Że jakaś ubeska rodzina... Najlepiej zaatakować, jak się chce kogoś poniżyć, to należy zaatakować bliskich tej osoby, no nie? Wtedy na 100% ją to zaboli i hejterzy o tym wiedzą. No i tak dalej, i tak dalej. W sumie zrobię sobie jutro może jakieś notatki, nawet z tego opowiem o tym na live'ie. Przynajmniej wtedy nie pyskują, tylko w donate'ach można się odezwać. Ale w ogóle to najciekawsze jest w ogóle to, że te wszystkie odruchy hejterskie, ta nienawiść, to ona jest instynktowna, bo to są różni ludzie w różnym wieku, a reagują ciągle według tych samych schematów, także to jest instynkt, nienawiść, zawiść, zazdrość, rywalizacja taka chora, niestety jest instynkt. Chcesz, żebyś ja... nas potrącona i tak dalej, no to jest ja zauważyłam hejterstwo. Ale plusa powinna mieć według te wszystkie takie podłe cechy, które jesteś dzisiaj ludzi, to na przykład hejterką, sama musisz sobie walczyć. Moja córka ma 11 lat, nie?
a te dzieciaki już u niej w klasie mają te same instynkty. Ona się boryka z takim samym rodzajem przemocy psychicznej jak ja, tylko na mniejszą skalę, bo takie dzieci 11-letnie nie są od swojej córki. Nie są, takie dzieci 11-letnie nie są zdolne do takiej dawki jadu, no nie? Ale to jest taki sam rodzaj przemocy psychicznej, ten sam. Czyli to jest instynkt. No niestety. Czyli ludzie z natury niestety mają takie niefajne instynkty, ale na szczęście nie wszyscy. Bo ja na przykład jestem przykładem osoby, która nie jest taka wredna jak ci pozostali. Ja jestem fajna, sympatyczna, wartościowa, utalentowana, uśmiechnięta, szczęśliwa i tym wnioskiem chciałam skończyć. Pozdrawiam moich kochanych fanów, a wszystkim hejterom mogę tylko powiedzieć jeden wyraz na koniec. Wypierdalajcie. Wypierdalaj. Bardzo miła jesteś. A moich kochanych fanów, widzów, czytelników, obserwatorów całuję, pozdrawiam. Pierdala! Kocham was, jesteście kochani. Nie przejmujcie się. Zamknij mordę już. Po prostu musicie się strzec w życiu przed takimi jadowitymi drzwiami, które tu się właśnie cały czas odzywały. No taka Ela jest, no. Ja sobie tutaj tak gadam i cały czas mi się udaje ban. No powiedzcie coś jeszcze, to jeszcze sobie uszczelę ze 3 osoby przed snem. Lepiej mi się zaśnie. Poluję na tą mędę tego Albusa. Możecie mi powiedzieć, który to jest ten typ, bo kurwa jeszcze go nie zbanowałam. Tak, zapamiętam. Czy nie bym wiedziała, że nie ten to nie wypłacała gotówki. No, dziękuję. I on z tego jedzie tutaj. A jeszcze, a dobra, w sumie to mi się nie chce o tym mówić. Ale zobaczcie. Ja jestem z 200, nie akurat. Zobaczcie, jaka jest mentalność tych lewackich bojówkarzy internetowych, nie? Bo jest na przykład Monika Jaruzelska, córka, wiadomo, Jaruzelskiego. Ale umiała się iść. I co? I ona mieszka sobie w dworku po rodzica, który został ukradziony, zabrany rodzinnie, żołnierzy AK. Ona dzisiaj się zajmuje dziennikarstwem i śledztwem, tak jak ja. I jakoś nie słyszałam w ogóle w czasie ani żadnych live'ów, ani głosówek, żeby ktoś miał jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, że Monika Jaruzelska nie musi pracować, bo dostała tyle pieniędzy po rodzicach, którzy okradli Polaków walczących Solidarności i mieszka sobie w dworku po rodzicach i jest youtuberką. I jakoś nikt nie ma... I nie ma problemu z tym, nie? Że ona żyje ze spadku w rodzicach. A mi cały czas jest wypominane, że mi rodzina pomaga. A dlaczego nie macie problemu, że Monice Jaruzelskiej całe życie tatuś pomagał, który mordował Polaków? Bo ona nie chleje. Nie idzie pan na ten? Jeżeli tak, to pan krzyknie. Ja też. Miała całe życie szyneczkę, towary z Peweksu. No Polacy ty wiesz przecież. Polacy nic nie mieli, puste półki, ona miała wszystko i jakoś nikt jej nie zazdrości, tylko no, mi. No tak jak ty, to skąd twoi rodzice mieli pieniądze? A czy Monika Jaruzelska się rozbierała na live'a? Ona nie musi, bo ona dostała... I nie musi sobie dorabiać. Chodzi o to, że ja podstawy finansowe z domu miałam, ale chcąc mieć więcej, no to musiałam jednak pracować, żeby coś tam mieć więcej tych pieniędzy po prostu w portfelu, nie? Ela, chcesz sobie dorobić?
A taka Monika Jaruzelska, no to nie musi, bo kurwa jej ojciec tylu ludzi zabudował, że to nie musi. Wysłał na śmierć, podpisywał wyroki, podpisywał rozkazy szczelania do górników. Chcesz sobie dorobić? Do strajkujących i ona teraz nie musi pracować. Tatuś sobie zapracował na to jej. Tym, że był zdrajcą ojczyzny. Ty, ktoś głosując tu chrapał... na PiS, głosując na PiS też jesteś zdrajcą ojczyzny. Ktoś tu chrapie. To ja mam taki fajny głos, że widzicie, nie jest tak źle, skoro ktoś zasnął i chrapie. Dobra, ale okej, czwarta ronda, ale będą jaja, w ogóle się nie podniesiemy jutro. Słuchajcie, dobrze. Chyba ty. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że tak, trochę miałam zły humor, nie chciałam się taką trochę pokłócić z tymi hejterami. A słuchajcie, fani, ta Queen z tymi ustami, to jest chyba hejterka, nie wywalę ją na koniec. Queen przez Q, kto to jest? Hejterka, nie? Hey. No Queen, królowa po angielsku, przez Q się pisze, takie czerwone usta ma. Po jakiej literze jest Q? Gdzie jest Q w alfabecie? Po P. PQR. I tu jest taka postać Queen, to chyba jest hejterka, nie? Zbanować ją? Ja w ogóle nie słyszałam, że ona się wypowiadała. A wypowiadała się? Z chwilą coś pyskowała. O, uciekła. Nie. O, czekajcie, jeszcze się zapytam. No dobra, nie, idziemy spać. Zastanawiam się, co wam powiedzieć na koniec fajnego. Ja tylko chciałam powiedzieć, może na swoje usprawiedliwienie i na usprawiedliwienie. Powiedz, kiedy się umyjesz. To jest bardzo trudno. Czasami próbuję coś mądrego powiedzieć, ubrać w słowa moje myśli i nie zawsze mi się udaje. No nie, jestem z jednej strony polonistką, ale wiele osób twierdzi, że ja nie ale jednak umiem, że no właśnie, nie że nie umiem właśnie, myć babciu. Że nie umiem właśnie mówić, pisać, więc na przykład coś czuję, chciałabym przekazać jakąś myśl. Ale bardzo trudno jest jakoś fajnie to powiedzieć, jeszcze w sytuacji, kiedy cię przekrzykują, próbują cię poniżyć, zdeprymować, żebyś nic nie mówił. Tak samo na przykład na live'ach, jak lecą te wyzwiska, to przez pierwszą godzinę ja w ogóle nie potrafię nic mądrego powiedzieć, po prostu jestem tak zdeprymowana tą sytuacją. Także chciałam was przeprosić, mówię teraz do moich fanów, widzów, którzy mnie lubią, że czasami coś tak powiem może niezbyt fortunnie, a to wynika z tego, że naprawdę nie jest tak łatwo podzielić się swoimi myślami. Jest tak, wiem, jak chrapie. Tak jak mówiłam o tym dziecku, czy tam o innych sprawach, chodziło mi o to, że, bo ludzie myślą, że jak mi odbierze się dziecko, to ja się załamię, będę płakać na live'ach i w ogóle mi odbije do reszty, natomiast myślę, że zaskoczę wszystkich tym, że się wtedy zmobilizuję do działania, będę żyła tak samo, będę robić live'y, kanał nie zniknie, tylko po prostu zacznę taką kampanię polityczną szerszą i już sobie to wszystko jednym słowem rozwiniesz wtedy skrzydła, co? Natomiast na przykład... Już cię na radną wybrali. A będziesz szerski z Marysią? Natomiast też się zastanawiam, prawda, bo no ludzie wyrok walczyli, żeby zrobić Markowi pranie mózgu, żeby mnie w końcu olał, żeby mnie zaczął po chamsku traktować. I udało się to hejterom, no nie, na koniec. I ja sobie już od dłuższego czasu planowałam, jak będzie moje życie wyglądało, jak jego już nie będzie. No i teraz po prostu przejdę na ten plan B, no nie? Obudzę się jutro i zacznę się tak zachowywać, jakby go nie było. To ten plan będzie polegał na tym, że nie będzie już wypowiedzi na jego temat, nie będzie już postów na jego temat. Rzucę sobie trochę po prostu tych... Mam jeszcze dwa filmy z naszego ostatniego spotkania.
No i koniec, nie? Będę czasem sobie tam będę coś wspominać, zdjęcia pokazywać, bo mam dużo. Następnych już nie będzie. I trochę w inny sposób się będę przedstawiać teraz w tym internecie. Także ja sobie już to wszystko zaplanowałam, no nie? No i... No i tak to wygląda. Także ludzie myślą, że oni mnie tam złamią, dokopią mi, że coś mi zepsują, a ja sobie... Na tyle to są procesy wolne, że sobie od razu, jak coś mi się rozpierdala, rozpada, wiem, że to się już nie uda, to sobie planuję swoje życie bez tego po prostu. Więc sobie zaplanowałam już moje życie bez Marka, zaplanowałam sobie moje życie bez córki, zaplanowałam sobie moje życie bez innych rzeczy, które innych osób, które są, chciałabym, żeby były, ale ich po prostu już nie będzie, no nie? I dzięki temu przez całe życie jakoś przeszłam i się nie załamałam po prostu, także to też jest taki... Może sobie zaplanuj życie bez alkoholu. To też jest taki internet. Jeżeli chodzi o alkohol, to nie planuję życia bez alkoholu. Alkohol mi smakuje, wywołuje uczucie przyjemności w mózgu, relaksu. Zamierzam sobie z niego... Nie to, co posiadanie dziecka. Zamierzam sobie korzystać z alkoholu w umiarkowany sposób i nie mam powodu ani go rzucać, ani ograniczać, skoro sprawia mi przyjemność i mi smakuje i mi pomaga. Tak samo jak jedzenie czekolady. Czasami też stwierdziłam, że zapalenie papierosa też mi dobrze robi, chociaż nie polecam tego. Polecam heroinę. Nikotyna stymuluje mózg. Czasami jak się bardzo czymś zdenerwuję, nie mogę skupić myśli. To jest tak jak studenci na studiach. I sięgasz po tego papierosa i uspokajasz się tak wewnętrznie. Jesteś się w stanie wtedy bardzo szybko skoncentrować. I no, nie polecam nikomu palenia papierosów, ale bardzo mi to pomogło w tych takich trudnych teraz momentach, stresach. I sobie tam po prostu, przyznam się szczerze, palę tam ze 4 papierosy dziennie, nie? W jakichś takich trudnych sytuacjach. I to mi bardzo pomaga. No. Tak samo pomaga mi alkohol też po prostu przebrnąć przez różne sytuacje. Przede wszystkim... tylko, że nie można przesadzać, nie? Napije się czy takiego piwa, czy tam ktoś inny, jak to się mówi, tam sobie szczeli drinka czy coś, nie? Przed jakimś stresującym zdarzeniem, to łatwiej mu jest podejść do niego z takim dystansem. Wtedy ludzie nie są w stanie tak łatwo mnie sprowokować. Ale jak przesadzisz z tym alkoholem, no to niestety efekt jest odwrotny. Wtedy emocje wychodzą na wierzch i bardzo ci łatwo wtedy wkurwić po prostu. Także to wszystko... To wszystko jest dla ludzi. Ja nie chodzę pijana, także mogę sobie pozwolić na picie alkoholu i nie muszę rezygnować. No nie, po co mam rezygnować z czegoś, co lubię? Dlaczego mam rezygnować? Nie rozumiem. To mi nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu w żaden sposób. Co innego, jeżeli bym leżała pijana cały dzień, nie była w stanie się podnieść, wyjść, myśleć, funkcjonować. Jak widać, jest rano, myślę logicznie. Jak na alkoholiczkę, no to chyba całkiem nieźle, nie? Jaki to dziecko ma przykład z ciebie? Jak na 40 lat chlania wody, to kurwa jestem w całkiem dobrym stanie właściwie. I psychicznym, i fizycznym. No, można dyskutować. Gratuluję. Ja mam takie pytanie. A co z tym PayPalem? Co się stało? Słuchajcie, także... Udaje, że nie było pytania. Nie było o PayPalu pytania. Nie słyszę. Chciałam coś mi o to powiedzieć na koniec, ale nic, nie wiem, co wam więcej powiedzieć. No nie martwcie się po prostu. Elu, a kiedy kleks na live? Normą jest taki, że myślę, że moje życie bez Marka będzie fajniejsze nawet.
Także dobrze, że to jest koniec. To jest jedna konkluzja. Kocham Marka, druga... nienawidzę Marka. Kocham Marka, nienawidzę Marka. Druga konkluzja jest taka, że program TVN bardzo fajnie niech robił. Będę miała więcej osłon, a że przy okazji mnie ośmieszą, będą ludzie mnie wytykać palcami. No trudno, to jest skutek uboczny bycia sławnym. Ale dobra, może niech to się zdarzy, nie? Zobaczymy, kurde, może... będę sobie chodzić po ulicy i teraz czasami musi godzina minąć, zanim jakiś widz mnie rozpozna, a po emisji TVN-u, no to po 10 minutach już ktoś mnie rozpozna, podejdzie i no poprosi. Miała tłumy pod domem. Albo walną we mnie pomidorem, będą wrzeszczeć, że jestem kurwieszony, nie? No ale jest to jakaś... Jakie aspekty życia się poprawią, gdy nie będzie Marysielu? Jesteś naszą współczesną Madonną. No, a jeżeli chodzi o zabranie Marysi do domu dziecka, to może rzeczywiście, tak jak ludzie mówią, jej będzie tam lepiej, prawda? Może to rzeczywiście, może ja faktycznie jestem dla niej zła. Tobie też będzie lepiej, będziesz mogła dupy dawać za pieniądze już jawnie. No, ja myślę, że na przykład tak patrząc przez pryzmat dobra dziecka, to może to będzie dla niej dobre, bo rzeczywiście ktoś się nią wreszcie zaopiekuje, zapewni jej potrzeby. Ale Ela, tu chodzi o ciebie. Czy ty się nie będziesz lepiej czuć? Wydaje mi się, że nie ma sensu z tym walczyć, bo jeżeli jej będzie lepiej gdzieś indziej, no to... Odetnij wrzoda, tak jak Helena cię odcięła. No to w sumie chyba dobrze, nie? Żeby trafiła do jakiejś rodziny, która o nią faktycznie zadba, skoro ja nie jestem Elu. W stanie... Ale ty jak jeżeli ja nie byłam w stanie o nią zadbać przez ostatnie 10 lat, no to nie będę w stanie też zadbać przez następny rok, więc może lepiej, jeśli ją odbiorą. Tak uważam. Elu, a jak ty będziesz się czuć? Bo to wiesz, także że to może, chodzi o ciebie. Może hejterzy mają rację, nie? Tylko problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie ona trafi, bo może trafić do rodziny, w której... Marysiu, ważne, żebyś ty mogła chlać. Może trafić do rodziny, gdzie będzie na przykład molestowana seksualnie, prawda? No, a ty jak pokazujesz Marysię jako dziecko z gołą pipą na wierzchu? Może trafić do rodziny, gdzie ludzie tylko biorą pieniądze na zajmowanie się tymi dziećmi, a no to nie tak żadnego, jak ty. To tak jak ty. Żadnego ciepła. Może też trafić do rodziny, gdzie jej matka będzie pokazywała, gdzie miała mężczyznę, który pokazuje kutasa w internecie, nie? Ale masz fajny głos, aż mi mokro się zrobiło. Ale widzicie, jak oni się odpalają, jak poruszam temat dziecka. Dla nich to jest dorzucenie... No bo taka szmata jak ty nie powinna mieć dzieci, no taka prawda. Czy Ela nas w ogóle słucha? Bo mi się wydaje, że już do siebie rozmawia. Daje, bana to gada. No. Natura to inaczej rozwiązała, bo zdaniem natury każda kobieta, która jest płodna, może ma prawo... Musi się puszczać na lewo i prawo. Taka jest natura. Taka jest natura. Nawet w Polsce jest takie prawo, że ludzie chorzy, upośledzeni też mogą mieć dzieci. Niedorozwinięci. No to no właśnie masz dziecko. The cat that... Setunia, widzowie, setunia. Ban. Kotka wybył teraz, zbanowałam na koniec. Cat returns. Żegnam panią. O. Właśnie na takich tematach o dziecku najwięcej banów mogę szczelić. Bo to jest jak rzucanie węgla do pieca. Oni wtedy syczą. Płoną. Jak nie ma, rozmawiam o mojej córce, jak mówię o mojej córce, to aż słychać takie po prostu taką parę z pieca. I jak o Marku, też ich strasznie bolał mój związek z Markiem. Pierdolnij głową w ścianę. A jaki to ma związek z tym, co ja powiedziałam? Tym, że gadasz jak potłuczona. To po co tu siedzisz? Bo lubię cię słuchać. Jestem twoim fanką.
Chyba antyfanką. A może psychofanką? Nie, psychofanką nie. Słuchajcie, dobrze, no to, to dobranoc. No, miało być dobranoc o drugiej. Pierdalaj. O pierwszej, potem o drugiej, potem o trzeciej, potem o czwartej. Za godzinę mało. Nie wiem, czy dobrze zobaczyłam, że to Mortis krzyczała? Ale dużo dzisiaj wyczyściłam. Czemu mi bana dałaś? Bo cię nie lubię. Dobrze, nie martwcie się, drodzy widzowie. No to pa. Ale ja ciebie lubię, Ela. Odblokuj mnie. Jutro też jest dzień i... Ale jak mam cię odblokować? Ty mówisz z zapasowego konta teraz, a chcesz, żeby cię odblokować inne? No, przed chwilą mnie zablokowałaś. Jako kogo? The cat returns. Aha, ty jesteś tym kotkiem. Miau. Cześć. No, za takie ładne miauknięcie to myślę, że cię mogę odblokować. Dziękuję ci. Ale naprawdę, Ela, idź już spać, bo już jest czwarta rano, wiesz, nie wyśpisz się. No, też racja. No. Ale i tak bym nie spała chyba. Tak się źle czujesz? Przez te emocje? No, chodzi o to, że... Będzie dobrze. Cały czas próbuję zrozumieć, dlaczego Marek ten film dał i nie pojmuję tego. Myślę, że jak się prześpisz, to z innej strony na to spojrzysz. I w ogóle nie tylko to, ale też te inne wydarzenia. Wszystko mi się takie wydaje nierealne. Ale dobrze, to jest racja, trzeba iść spać. No to dobranoc, życzę wszystkim. Dobranoc, nie zapomnij mi odblokować, proszę cię. Dobrze, to zaraz to zrobię. Dziękuję. Kocham cię. Buziaki, papa. No, no to cześć, pa. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Pa, pa.